Co osiągają panie lekkich obyczajów? Sukces. Witam was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj przedstawię wam nawyki sukcesu, ale nie z książki, nie z teorii, nie z kogoś gdzieś tam, tylko moje takie nawyki, które uważam, że zmieniają mi życie na lepsze. Dlaczego uważam, że warto mówić o takich rzeczach? Dlatego, że po pierwsze, nawyki prowadzą do sukcesu. Każdy chce osiągnąć ten mityczny sukces, choć dla każdego oczywiście on oznacza coś zupełnie innego, ale te wszystkie sukcesy tak naprawdę osiąga się nawykami. Nie jednym wielkim strzałem rzutu karnego w ostatniej minucie, tylko konsekwentnym, ciągłym graniem w tę grę życiową, robieniem rzeczy codziennie, małych rzeczy, nieraz niezauważalnych, nieraz myśląc, że tu w ogóle nie ma postępu, a tu się nagle okazuje po czasie, że to wszystko prowadzi do wyników. Nawyki prowadzą do sukcesu. To po pierwsze. Po drugie, sam wielokrotnie inspirowałem się ludźmi, którzy przedstawiali gdzieś albo na YouTubie, albo w książkach o sukcesie, przedstawiali swoją poranną rutynę, wieczorną rutynę, śróddzienną rutynę, czy po prostu pokazywali, co po kolei robią, i brałem te rzeczy, testowałem. Niektóre mi się bardziej sprawdziły, inne mniej, ale widziałem, że często jakaś taka pierdoła, że jak wstaniesz rano i pościelisz łóżko, to już nastraja cię tak, że dobra, aha, to teraz ja już mam jakiś sukces, jeden mały sukces, już coś jest zrobione, już jestem do przodu i jest taki mały zastrzyk energii, który powoduje, że delikatnie łatwiej przejść do kolejnych rzeczy. I takich rzeczy dziś ci przedstawię aż 69. Czemu tyle? Nie wiem, no jakoś po prostu ta liczba mi się dobrze kojarzy. Stwierdziłem, że akurat tyle. Co ważne, te nawyki to są nawyki, które ja robię i robię je celowo, tak? Czyli, znaczy, teraz robię już automatycznie, no bo są nawykami. Nawyki się automatyzują, ale nie są to przypadkowe nawyki. Na przykład miałem taki przypadkowy nawyk, że w biurze czasem jak byłem zmęczony albo coś, to sobie siadałem na kanapie i tam chwilę pracowałem na tej kanapie. I stwierdziłem, że to bez sensu, bo po to sobie zamontowałem biurko do stania, żeby nie siedzieć wcale w biurze, więc to był taki nawyk, który się zrobił sam, tak? Wiele razy w życiu mamy takie nawyki, zwłaszcza te szkodliwe, tak? Jakieś palenie, picie i tak dalej. To są rzeczy, które się robią same. To nie jest tak, że ktoś wstaje rano i dziś decyzja, będę pijakiem, albo będę obijać się, będę leniem i tak dalej. No nie, to są rzeczy, które się robią same. Natomiast te nawyki lepsze, te nawyki sukcesu, mówiąc górnolotnie, one się jakoś same robić nie chcą i im trzeba pomagać. W związku z czym o takich nawykach dzisiaj będę mówić, które wprowadziłem do życia celowo, świadomie, rozkminiając, że tak, chcę taki nawyk mieć. I potem wprowadzając go konsekwentnie z metodami, o których mowa w książce Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Także jeżeli chcecie wprowadzić potem te nawyki, któreś wam się spodobają, no na 69 muszą wam się któreś spodobać, to polecam tę książkę, bo to jest ponad 400 stron, na których piszę, jak to zrobić konkretnie, krok po kroku, żeby rzeczywiście te nawyki wprowadzać. No bo tak naprawdę to nawyków nowych wprowadziłem setki dzięki wiedzy, którą zawarłem między innymi w tej książce. No ale dziś wybrałem takie najbardziej praktyczne. Część dotyczy typowo bezpośrednio produktywności, część dotyczy trochę innych rzeczy. Na przykład zdrowia, bardzo dużo dotyczy zdrowia, ale uważam, że to i tak jest wszystko połączone, bo jak nie jesteś zdrowy, to nie jesteś produktywny, tak? Nażresz się burgera w fast foodzie, to potem przez parę godzin jesteś mniej efektywny, mniej skoncentrowany i po prostu do bani. Albo nie wyśpisz się, czy nie zadbasz o coś zdrowego, to cały kolejny dzień przez 8 godzin będziesz robić coś, co byś zrobił w 4 godziny innego dnia, kiedy byłbyś wyspany. Więc to i tak wszystko się przenika, wszystko jest wspólnie tutaj ze sobą współgrające, wszystko jest połączone. Tak to działa. No i jest jeszcze jeden argument, czemu warto o tym mówić i ten temat poruszać. Ponieważ każdy żyje w swojej bańce, tak? Na przykład w mojej bańce znajomych, czyli ludzi, którymi się otaczam, oraz tych wirtualnych, tak? Czyli że oglądam coś na YouTubie albo czytam jakiegoś rodzaju książki, no to ludzie na przykład są pozytywni, uważają, że świat jest raczej fajnym miejscem niż niefajnym, chociaż oczywiście każdy z nich zauważa, że syfu też nie brakuje, tak? Ale ogólnie każdy widzi możliwość, że coś z tym trzeba robić. Każdy z ludzi, których znam na żywo lub wirtualnie, to jest człowiek, który uważa, którego pierwszą myślą, jak pojawia się problem, jest: dobra, co z tym zrobić, tak? Jakie jest rozwiązanie? Nie mam już chyba żadnego znajomego, który by powiedział: ojej, ale nam się przydarzyło.
a kiedyś miałem takich znajomych, więc to jest moja bańka, tak? Moją bańką jest też to, że ludzie gadają i myślą o biznesie, tak? Że jakbym poszedł ze znajomymi na piwo do jakiejś restauracji, to po 10 minutach każda z osób, z którymi bym tam poszedł, miałby wyliczone, ile tu pracowników jest, ile tu jest stolików, ile tutaj średnia cena jest za obiad czy kolację i w związku z tym prawdopodobnie ile ta restauracja zarabia i prawdopodobnie dlaczego jest to słaby biznes. I po 10 minutach ten temat by wyszedł zupełnie naturalnie z moimi znajomymi. Więc każdy żyje w swojej bańce. Dla mnie to jest oczywiste, dla mnie to jest normalne, a ktoś z Was tego słucha i mówi, ja pierniczę, jakich on ma znajomych w ogóle, co on ma za ludzi. I tak samo jest w drugą stronę, tak? Jeżeli ktoś ma znajomych, z którymi rano idzie do żabki po małpkę, że tak zwierzęco się tutaj zapowiem, no to dla niego to też jest normalne, a dla mnie to jest jakiś absurd, nie? No jak tak można? Przecież to jest nielogiczne. To się kupy nie trzyma. No i właśnie, każdy żyje w swojej bańce, więc dzisiaj chciałbym zaprosić Was do mojej bańki. Trochę jak pan Kleks, parafrazując, tylko on zapraszał do swojej bajki, a ja Was zapraszam do swojej bańki, żebyście zobaczyli, jak ja żyję, co konkretnie robię, ponieważ uważam, że są to rzeczy, które, z których no, na pewno nie wszystko, niektóre Wam się z tych nawyków wydadzą nudne, nieprzydatne, nieprzyjemne albo bezsensowne. Ja również tak robiłem, tak? Czyli jak pokazywano mi nawyki różnych ludzi sukcesu, no to też wybierałem sobie te, które mi nie pasują. Na przykład wstawanie o 5 rano uznałem ostatecznie za głupie. Próbowałem o 5, o 6 i zawsze to działało niekorzystnie. Potem poznałem naukę i się okazało, że część ludzi nie powinna wstawać wcześniej rano, bo nie jest to dla nich korzystne. I to dało mi dużą taką ulgę, odetchnięcie. Więc z 60 nawyków dzisiejszych Ty też wybierz sobie te, które Ci pasują. Kilka, kilkanaście i po prostu wprowadź w życie po to, żeby było lepsze. Zanim do tego mamy dwie premiery. Przedsiębiorcze dzieci. Książka, jak widać, dla dzieci. Napisał Andrzej Ciborski. Książka z obrazkami, z dodatkowymi tutaj gadżetami, w sensie można najechać na kod QR i zobaczyć dodatkowe materiały. Fantastyczna, kolorowa historia dla Twojego dziecka po to, żeby stało się ono przedsiębiorcze, jak sama nazwa wskazuje. Także gorąco zachęcam. A druga rzecz również dla dzieci to jest dziennik mistrzowski. To już można powiedzieć dla starszych dzieci. Nie wiem, czy 5-latek sobie da, chociaż z pomocą rodzica da radę sobie na pewno, ale 8-10-latek to już na 100%. To nie jest stricte książka. To jest dziennik, tak? Organizer. Tak jak dla dorosłych są dzienniki, my mamy na przykład biznes planer, tak wreszcie mamy również dla dzieci wzbogacone o grywalizację, o kolorki, o zdobywanie monet, o wprowadzanie epickich nawyków i bohaterskich zadań, o codzienne sprawunki i za to są złote monety, za każde zadanie. Tutaj pociski do kuszy się zbiera i miecze się ulepsza i tak dalej. To wszystko na ilu? A w sumie nie wiem, ile tu jest stron, ale na pewno wystarczy na wiele miesięcy dla Twojego dziecka. Gorąco zachęcam, bo jest to mega innowacyjny również produkt, także zapraszam. I co jeszcze zapraszam, jak już jest blog reklamowy, instytutlingwistyki.pl. Tam zapraszam po nasze kursy językowe, a na sekretyspółek.pl dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, dlaczego warto prowadzić spółkę z o.o. i płacić 9% podatku i nie płacić ZUS-u, bo to jest kluczowe, a można to robić, a nawet trzeba robić to legalnie. Sekretem jest właśnie spółka z o.o., a sekrety spółek z o.o. poznasz na sekretyspółek.pl. No i co? Jedziemy zatem z tematem. A jeszcze Dzień Kobiet się zbliża. Wpiszcie sobie w Google Slavia Cosmetics i zobaczycie nasze wegańskie kosmetyki do twarzy dla kobiet, zupełnie naturalne. Firma nam się już nieźle rozkręciła, także zachęcam gorąco, żeby Wasze panie przetestowały coś premium, co jest zdrowe, w pełni naturalne i naprawdę dobre. Dobra, dosyć tych reklam, chociaż uważam, że trzeba się reklamować, bo inaczej nie ma jak zrobić efektów. Jedziemy z tymi nawykami, wymienię Wam te nawyki i jednocześnie do każdego powiem mniej więcej po trochu dlaczego. Także jedziemy najpierw nawyki, które głównie kojarzą się z produktywnością. Po pierwsze, biurko stojące i monitor wysoko. Kiedyś zrozumiałem, że w naszym życiu stoimy za mało, tak? Są różne tam badania, teorie, że nie można siedzieć dłużej niż 3 godziny dziennie, bo coś tam, one już zostały obalone, bo się okazuje, że jak się siedzi i się tak zwane fidgeting uprawia. Fidgeting to jest takie wiercenie się, że ktoś macha nogą, ręką, tak, siedzi na tym krześle, przewraca się, to działa prawie jakby chodził, jakby stał, tak, czyli jeżeli ktoś z Was tak ma, bo niektórzy to potrafią siedzieć jak mumia, jak on usiądzie, to przez godzinę się nie ruszy i to jest rzeczywiście bardzo szkodliwe, od tego mogą być żylaki, problemy z krążeniem i tak dalej, ale jak już ktoś na biurku usiedzieć normalnie nie może, tylko się tam wierci, znaczy na biurku usiedzieć, no może szef i jego sekretarka, nie, dobra, słabe, w każdym razie jak ktoś na krześle nie może usiedzieć normalnie, tylko się tam telepie, to nie jest tak źle, natomiast ogólnie i tak stoimy za mało. Więc ja mam w biurze
nie mogę tego nazwać biurkiem, bo to jest deska zwykła, wycięta, która jest przyczepiona do ściany na wysokości, no na jakoś takiej wysokości mojej klatki piersiowej. Następnie na tym jest taki podeścik i monitor zewnętrzny. Dlaczego? To jest celowe i bardzo ważne. Bo robienie sobie stojącego biurka, po czym praca na laptopie, to jest bez sensu. To jest bez sensu po prostu, bo patrzysz, co z tego, że stoisz, tak? Czyli niby nie siedzisz, więc już lepiej dla kręgosłupa, jeśli i tak patrzysz w dół na laptopa, na ekran laptopa, no bo tak jest. Możesz oczywiście sobie całego laptopa dać wyżej na podest, ale to jest też bez sensu, bo wtedy owszem, masz ekran na wysokości oczu, czyli prawidłowo, ale znowu ręce masz tak, no i jak surykatka, tak? I tak próbujesz pisać, nie da się tak, bez sensu. Więc rozwiązaniem jest postawić laptopa na tym stojącym biurku, a następnie podłączyć do tego monitor, który z kolei będzie na wysokości Twoich oczu. I to jest świetna rzecz i wtedy w ogóle nie czujesz, że stoisz, nie boli Cię kręgosłup. Można, oczywiście za pierwszym razem pewnie parę dni nogi kogoś będą bolały, ale doświadczenie moje pokazuje, że po paru miesiącach tak naprawdę można stać po 8-10 godzin i nie ma najmniejszego problemu, zwłaszcza, że i tak nie da się ustać. W przeciwieństwie do siedzenia, to ustać się nie da w bezruchu, tak? Także siłą rzeczy trochę się tam z jednej nogi na drugą przerzucisz, coś tam zrobisz, to jakiś spacerek, a to do kibla pójdziesz, a to herbatkę sobie przygotować i tak dalej, więc wtedy jest to super, tylko naprawdę dla mnie kluczową zmianą było to, że jest zewnętrzny monitor, do którego jest podłączony ten laptop. I wtedy rzeczywiście ani nie muszę się schylać, ani nie muszę dźwigać dziwnie rąk, jest naturalnie i wygodnie i fajnie. To był pierwszy nawyk. Drugi nawyk, naczynia od razu. To jest nawyk produktywności. Jak coś zeżrę albo wypiję, to nie bawię się w zmywarkę, mimo że mam takową, ale z niej nie korzystam. Idę od razu umyć naczynia. Po pierwsze, dzięki temu nie muszę używać chemikaliów, a zawsze część chemikaliów zostaje na naczyniach. Sprawdźcie sami. Po 10 minutach od zjedzenia obiadu nie da się domyć talerza bez użycia płynu do naczyń. No nie da się, no bo już coś zaschnęło i tak dalej, jest słabo. Ale jeżeli od razu pójdziesz, ten talerz jest jeszcze ciepły od tego obiadu, jeszcze się tam tłuszczem oblewa, no to tak naprawdę lejesz to wodą, to samo schodzi, trochę dodajesz gąbeczką i nie musisz używać żadnego płynu do naczyń, a jednocześnie wszystko jest umyte od razu. Nie trzeba potem siedzieć z tym, ślęczeć, ładować tej zmywarki, wyładowywać, zobaczyć jak to się wszystko zbiera, jest tego 10 razy więcej. Bez sensu, wkurza mnie to i wolę mieć szybki sukces, tak? Zjadłem, idę umyć, dzięki, cześć, załatwione i to mi pomaga od razu z kolejnym małym poczuciem sukcesu ruszyć dalej w świat. Trzecia rzecz, dwa telefony. To może być dziwne. Robiłem kiedyś eksperyment, żeby w ogóle nie włączać telefonu i tylko raz na dobę zapodawać go na pół godziny, zrobić to, co trzeba, a potem mieć wyłączony. Natomiast od tego czasu wymyśliłem jeszcze lepszy patent i teraz mam dwa telefony. To się wydaje dziwne, tak? Kojarzy się to raczej z tymi ludźmi, którzy nie ogarniają swojego życia. O kurde, on ma dwa telefony, a tu ma służbowy, tu ma prywatny i tak dalej, ale okazało się, że jak to dobrze rozkminić, to jest to genialne. Mam główny telefon, w którym mam kartę SIM. I na tym telefonie mam apki do języków, Kindle, czyli apkę do czytania książek, słowniki i Signala z jednym numerem, który służy tylko dla rodziny, a dla firmy w rzeczach totalnie urgent, tak? Takich, że pali się, dzieje się tragedia i tak dalej, to wtedy mój zespół ma ten numer po to, żeby się na nim odzywać i prawie nigdy się nikt tam nie odzywa, no bo rzadko kiedy się wydarzy coś takiego, że nie wiadomo co. W związku z czym to jest mój główny numer i tam mam SIM-a, ponieważ okazuje się, że jednak warto mieć czasem telefon włączony, jak się używa GPS-a na przykład, albo coś tam, albo rodzina. Jak robiłem eksperyment z wyłączonym ciągle telefonem, to rodzina narzekała, że nie odpisuje, nie odzywam się i tak dalej, więc teraz ten telefon jest i na nim się generalnie niewiele dzieje, a to, co się dzieje, jest mega produktywne, tak? Czyli czytam sobie książkę, jakieś słowniki, czy tam coś innego. Na YouTubie się edukuję. 90% moich wizyt na YouTubie to jest jednak edukacja, a tylko 10% to są skaczące kotki. Także nie jest źle, myślę. Więc mega produktywny jest ten główny telefon. I jednocześnie dlatego na nim 2 godziny dziennie, jak mam użycie, to jest max i z tych 2 godzin zazwyczaj to jest na przykład godzina, 20, to jest Kindle od Amazona, czyli czytanie książki, a potem 30 minut to jest apka do języków, do powtarzania słówek i tak dalej, no i tam 10 minut to jest jakaś przeglądarka typu DuckDuckGo, gdzie sobie szukałem może jakiś głupot, ale jednak, więc to jest to. A drugi telefon to jest telefon firmowy, czyli tam jest w zasadzie jedna tylko apka pod tytułem Signal. Nie ma tam nic więcej, jest tylko Signal, jest to drugi numer signalowy, musi być drugi numer, w związku z czym on tam jest, ale nie ma karty SIM. Czyli raz tylko została aktywowana karta SIM po to, żeby zrobić ten numer, po czym wyjęta została z tego telefonu. Czyli ten telefon nie ma karty SIM. Co to oznacza? Że w praktyce, jak jestem teraz, no nawet go tutaj nie mam, bo go nie biorę,
Ale jakbym go miał, ten drugi telefon, to żeby sprawdzić Signala i to, co się dzieje w firmie, to muszę go najpierw włączyć, bo on generalnie jest wyłączony. Więc muszę go najpierw włączyć, potem się okazuje, nie ma internetu. Czyli teraz muszę na głównym telefonie włączyć hotspot osobisty, udostępnianie internetu, połączyć tamten telefon z tym, poczekać, aż się wszystko wgra, włączyć Signala i włączyć VPN-a, poczekać, aż przyjdą wiadomości i dopiero zacząć odpisywać. Jeżeli nie mam nic ważnego do załatwienia, to mi się po prostu nie chce. I to jest świetne. Wiesz, co jeszcze jest świetne? Że kończę pracę w biurze i ten telefon może tam zostać. Albo mogę go wziąć ze sobą, ale już go wyłączyć. I potem on już jest wyłączony. To już nie jest tak, że kusi, tak? Masz telefon, on jest włączony i tam jest na przykład Signal albo WhatsApp i kusi, a coś sprawdzę. Tak jak ludzie mają Facebooka czy TikToka i to ich kusi, tak? Bez sensu, dlatego ja nie mam takich głupot TikToka ani Facebooka na komórce. Co za absurd, czy Instagram. Głupota straszna. W związku z czym, ale Signala głównego, firmowego też nie mam, na którym się najwięcej dzieje. I wtedy nie kusi, tak? Idę do kibla, siadam, no i co tam mogę zrobić? Mogę sobie czytać książkę, mogę sobie zrobić coś produktywnego, ale nie mogę sprawdzić, co tam w firmie, bo nie mam tego przy sobie. To jest na drugim telefonie, który jest wyłączony i tak dalej. I pod tym kątem drugi telefon to jest rewelacyjna sprawa. Naprawdę drugi telefon bez SIM-a, którym ogarniam całą firmę. Wtedy rano go włączam, jadę tam, mam 50 nowych wiadomości, jadę po kolei, sru, wszystko na prędkości 2x i jedziemy, odpisane, załatwione, zamykam, wyłączam, idę załatwiać inne rzeczy, ogarniać, a potem dopiero za 2 godziny na przykład znowu włączam, sprawdzam, odpowiadam na wszystko, co trzeba, wyłączam i znowu biorę się za swoją robotę. Tak to działa. Kolejna rzecz, o której już wspomniałem między wierszami, kolejny nawyk, to jest słuchanie z podwójną prędkością. Signala, YouTube'a, wszystkiego. Wszystko słucham na prędkości 2x, nawet jak się uczę języków, a może zwłaszcza jak się uczę języków, to również na przyspieszeniu. Czyli pomijając oczywiście Netflixa, tak, bo jak oglądam francuski serial, no to bez sensu jest przyspieszać serial. To jest słabe, ale już YouTube'a po francusku jak słucham, no to sobie robię, no po francusku jeszcze nie ogarniam na 2x, ale już półtorej daję radę. Angielski 2x, hiszpański 2x, polski oczywiście 2x. Przy polskim to żałuję, że nie da się na YouTubie zrobić 3x prędkości, bo już bym popróbował. W każdym razie potężna oszczędność czasu. Chwilę się trzeba przyzwyczaić, oczywiście na początku, ale teraz już mam tak, że czasem jak kogoś zapomnę włączyć 2x prędkości na YouTubie, to dziwnie mi się kogoś słucha i mówię, co on ma taki głos ten człowiek? Jak to? W życiu go takiego nie słyszałem, bo zawsze go słyszałem przyspieszonego. Także przetestuj przyspieszenie, dużo rzeczy bardzo Ci pomaga, może pomóc. Kolejny nawyk, wyłączanie drugiego telefonu z domu, to już powiedziałem, ale jeszcze raz podkreślę, tak? Czyli ten drugi telefon firmowy, jak wychodzę z biura albo wracam do domu, to go wyłączam. Wyłączam i już. W praktyce to robię tak, że rano go włączam po to, żeby się pobrały wiadomości i wychodzę z domu. Idę pieszo, więc ten czas mam na ogarnięcie właśnie tych wiadomości, tak? Czyli idę i sobie gadam do tego Signala. Jak dochodzę do biura, to już tak naprawdę połowę rzeczy już mam ogarniętych, więc potem w biurze dokańczam, no i tak naprawdę w pół godziny wszystkie Signalowe tematy są załatwione i wszystkie rzeczy zlecone i tak dalej, i tak dalej. Także wyłączanie tego telefonu, świetny nawyk. Kolejna rzecz. Korzystam z prostych narzędzi, bo uważam, że prostota jest matką sukcesu. Także tylko notatki, czasem doksy jak trzeba, bo potrzebujemy doksy do niektórych rzeczy związanych na przykład z naszą apką LingoMouse, do nauki języków, tam robimy sobie schematy całe te UX-owe, tak, jak to ma wyglądać i tak dalej. To robimy czasem na doksach, aczkolwiek szukam alternatyw, bo chcę zrezygnować z Google'a poza YouTube'em w całości. W każdym razie nie stosujemy żadnych Asan, Basecampów, Todoistów, Trello, Slacków, żadnych skomplikowanych rzeczy. Prostota. Signal plus notatki, tak? Czyli na Signalu mówimy co i jak i gdzie, a spis zadań jest w notatkach. W notatkach Apple, z których może korzystać każdy, nawet jak ma Androida, bo można wejść na iCloud.com i mieć normalnie notatki. I to jest świetne, proste. Dla kogoś innego może być na przykład Notion, aczkolwiek też wolę notatki, dlatego że są szybsze. Notion zawsze ma jakieś pliki, cookies do zaakceptowania, jakieś tam pierdoły dodatkowe muszą się załadować. Te notatki w Evernote zazwyczaj też. Natomiast notatki Apple działają tak na strzał, na klik, więc stosujemy praktycznie tylko notatki Apple plus Signal. I to jest całe zarządzanie firmą u nas. Żadnych skomplikowanych rzeczy. Oczywiście, jak są pliki, to trzeba je gdzieś udostępnić, więc tam jeszcze jest Google Drive, ale niedługo będzie już tylko Dropbox. Więc jasne, do jakichś dodatkowych rzeczy, ale do takich, do zarządzania firmą, do projektów nie stosujemy już po wielu testach żadnych skomplikowanych apek typu właśnie te Basecampy, Asany i tak dalej, bo się okazywało, że to jest
moim zdaniem, przerost formy nad treścią, tak? Czyli tyle różnych funkcji, tyle różnych przycisków, a to tu, a to udostępnij komuś, a ten może skomentować pod czyimś komentarzem, ja pierniczę. Nie lepiej sobie stworzyć grupę na Signalu 5-osobową, każdy powie, co mu leży na sercu, a potem co kto ma robić, każdy sobie wpisze sam w swojej notatce plowskiej, do której oczywiście inni mają dostęp i tyle, i za robotę się brać, a nie kombinować nie wiadomo co. Także tak to działa. Kolejna rzecz, kolejny nawyk, który dosłownie mi zmienił życie na lepsze. Nie używam telefonu do dzwonienia od wielu już lat. Wszystko robię na Signalu. Tam załatwiam. Nie robię żadnych spotkań, meetingów, zoomów. Nigdy. Nigdy od lat. I działa to. Działa. Firma się nie rozpadła. Wręcz przeciwnie. Zrobiłem sobie kiedyś taki test. Czy jak przestanę odbierać telefony, jak ktoś dzwoni, to mu będę pisać. Sorry, ja już nie używam telefonu do dzwonienia. Tu masz mój numer, pisz na Signal. Czy nagrywaj się. Jak ktoś się nie dostosuje, no to widocznie jego sprawa nie jest ważna. No, to jest oczywiste przecież. Dajmy na to ważna sprawa. Na przykład miałbym jakąś chorobę i gość byłby taki, który jako jedyny w Polsce ją umiał leczyć. I on by mi powiedział, słuchaj, ale ja się kontaktuję tylko przez Trello. Przez apkę Trello i tylko tam piszę wiadomości, bo taki mam fetysz. I tylko tam. I co? I pytanie, czy ja bym się dostosował, czy bym się nie dostosował, gdyby sprawa była dla mnie ważna. Oczywiście, żebym się dostosował, jutro bym pobierał Trello i bym tam z nim pisał. No, to jest oczywiste, więc można się dostosować jak najbardziej. No, jak się jest właścicielem firmy, to jest łatwiej, tak? Bo siłą rzeczy cała firma się dostosuje, no bo nie bardzo mają wybór, ale tak naprawdę okazuje się, że na Signalu zorganizowałem już tyle rzeczy. Sprzedałem jedną firmę na Signalu parę lat temu. Nie wierzyli, że ci, z którymi chciałem to robić, mówili, spotkajmy się najpierw na żywo. Mówiłem, nie ma takiej opcji, bez sensu. Na żywo to potem sobie możemy opić szampanem nasz sukces, naszego deala, ale nie samo dealowanie. Dealowanie musi być na szybko po konkretach, a nie tam farmazony. Więc dobra. No to chociaż na Zoomie. Nie. Signal. Spotkajmy się, czy wtedy to jeszcze były czasy WhatsApp. Więc na WhatsAppie dealujmy, ustalajmy i tak dalej. No i co? Sprzedałem jedną firmę, kupiłem też inną firmę na Signalu, organizuję od lat wszystkie swoje firmy tylko na Signalu i tak dalej, więc już mam dowody ewidentne, niepodważalne, że działa to totalnie dobrze i wszystko da się na Signalu zrobić. Więc i nie dzwonią do mnie ludzie, więc nikt mi nie przerywa pracy. Już się ludzie przyzwyczaili, że do mnie dzwonić nie ma nawet sensu. W dodatku mam nawet inny numer telefonu do banków, czyli tak naprawdę na karcie SIM, a inny mam na Signalach. Więc nawet ci ludzie, z którymi pracuję na Signalu, nie mają mojego numeru, żeby zadzwonić. Więc tutaj nie ma nawet takiej opcji. Także, a jak już się zdarzy, że ktoś do mnie zadzwoni na mój właściwy numer, ten SIM-owy, no to będzie ktoś z rodziny i będzie dzwonić nie bez powodu. Więc wtedy akurat odbiorę, bo to będzie naprawdę jakaś gruba akcja i ważny temat. Także to jest to. W związku z czym duży spokój jest. Nikt mi nie przerywa roboty, tak, że co chwilę coś dzwoni. Spamerzy, jak ktoś do mnie dzwoni, to wiem na 100%, że spamer oszust. No bo kto do mnie może dzwonić, skoro nikt do mnie nie dzwoni, tak? No wiadomo, że bank, żeby mi coś wcisnąć, jakieś kredycisko albo inne badziewie, albo jakieś tam turbo oszuści, że leki na potencję, nie wiadomo co, i tak dalej. Nie, dzięki. W związku z czym jestem odporny na takie oszustwa, bo nie odbieram telefonów od lat. Rozumiesz to? Od lat nikt się do mnie nie dodzwonił. Także rewelacyjna sprawa. Oczywiście wprowadzałem to krok po kroku, tak? Trwało to kilkanaście tygodni, żeby kolejne osoby wdrożyć w ten mój dziwny sposób zarządzania, ale teraz to naprawdę 100 razy bardziej praktyczne to jest. Kolejna rzecz, to może wydawać się dziwne, ale to jest oparte o naukę. Jak idę w nocy do kibla, to nie włączam w tym kiblu światła. Idę po ciemku, jest to niebezpieczne, ale robię to celowo, od niedawna, od około miesiąca, kiedy to posłuchałem podcastu Andrew Hubermana, genialnego naukowca ze Stanfordu, który omawiał badania nad światłem i powiedział właśnie taką rzecz, że włączenie światła, jak masz lampę na pysk, to wystarczy, nawet parę sekund takiego światła wystarczy, żeby ci wyzerować poziom melatoniny. Czyli środek nocy, druga, budzisz się, bo siusiu, idziesz do kibla, włączasz światło, poziom melatoniny spada do zera i nawet jeżeli nie będziesz mieć problemu z zaśnięciem, a część ludzi już będzie miała, to nawet jak zaśniesz od razu, to ten twój poziom snu będzie gorszy, bo masz za mało melatoniny w organizmie, organizm odpoczywa gorzej i rano budzisz się bardziej zmęczony. Czyli to jest rada związana z produktywnością, ponieważ budzisz się bardziej zmęczony, czyli mniej efektywny jesteś przez cały dzień. Przez to, że włączyłeś światło do siusiu. Ja wiem. Kobiety mają trudniej, tak? Bo ty, facet, no to sobie tam pójdziesz jakoś, chociaż zależy. Zależy, jak nisko masz. Dobra, nie wchodźmy w to. Ale ewentualnie, jak już trzeba, to latarka, a najlepiej to nawet nie latarka, tylko nacisnąć na telefon, żeby to delikatne światło z telefonu wystarczyło, zamiast pełną lampę. Naprawdę, no nie powiem, żeby to był nawyk, który mi zmienił całe życie, ale na pewno pomogło mi to trochę i jest to niegłupie.
Kolejna rzecz, która mi już na pewno zmieniła całe życie, to jest brak mediów społecznościowych. Od paru lat, podczas pandemii, jak zobaczyłem, że ludzie na Facebooku walczą o wszystko, tak, oni się gotów są pozabijać o to, że ten się zaszczepił, a ten się nie zaszczepił. Czyli o totalną głupotę, co do której no, każdy ma swój wybór i tyle, no nie, ale o nie, ten się zaszczepił, to jest systemowym idiotą, śmieciem zmanipulowanym przez Karla Schwaba. Bo nie, ten się nie zaszczepił, więc jest foliarzem, idiotą z czapeczką foliową, który nie ma żadnej inteligencji. Ja pierniczę, nie, dzięki. Nie, idę stąd. Wywaliłem swojego prywatnego Facebooka, mimo że miałem tam 5000 znajomych. Stwierdziłem, nie, przetestuję przez Facebook akurat, i tak nigdy nie usuwa twoich danych wbrew prawu. W związku z czym, i tak jak po miesiącu, roku chcesz wrócić, to on i tak ci w tydzień przywróci wszystkich znajomych, tak? Zacznie ci ich podrzucać, tych, których znałeś magicznie, nie wiadomo skąd. W związku z czym tutaj nie ma obaw, że coś stracisz, nie ma ryzyka. Jeśli wywalisz Facebooka na miesiąc, to nic się nie stanie. Po miesiącu, albo nawet jak nie wytrzymasz i po trzech dniach wrócisz, to spoko. Nie mam od 2 czy 3 lat Facebooka, TikToka nie miałem nigdy, Instagrama też nie mam od 3 lat, mam tylko YouTube'a z mediów społecznościowych, nomen omen, aczkolwiek nie używam go do społeczności, czyli nie piszę komentarzy, nie czytam komentarzy, używam to jako platformę edukacyjną, bo do tego jest świetny i to trzeba przyznać. Natomiast Facebooka mamy firmowego, czyli jest oczywiście fanpage Maciej Wieczorek i stosujemy go do reklam, do ogłaszania nowych rzeczy jak najbardziej. To jest wartościowe dla naszej firmy, ale ja do tego nie mam nawet hasła. Rozumiesz, to nie mam hasła do tych rzeczy, nie mam hasła do swojego TikToka, nie mam hasła do swojego, nie, do Instagrama akurat mam hasło, bo tam często nadzoruję, często, w sensie raz w miesiącu nadzoruję, czy jest wszystko robione zgodnie ze strategią, bo tam mam jakiś pomysł i ogląd na to. I to tyle. I moje życie jest lepsze, bo nigdy się nie zdarzy, że mając chwilę wolnego włączę sobie TikToka, zacznę oglądać jakieś głupoty na odmóżdżanie. Albo na Instagramie i tak dalej, albo na Facebooku. Co trzecia wizyta na Facebooku kończy się pogorszeniem nastroju według badań. Więc co za głupota, żeby w ogóle to mieć? A jeśli już musisz, tak? Bo masz firmę, w której ci to pomaga, tak? Czyli robisz swój marketing, a jeszcze nie jesteś na takim etapie, żeby to zlecić, żeby ktoś to robił za ciebie. Czyli powiedzmy musisz, dobrze, ale rób to tylko na komputerze. Gorąco polecam. I to był mój pierwszy etap. Wywaliłem sobie apki Facebooka i Instagrama na kompie, no i zacząłem używać tylko na kompie. Wywaliłem na komórce i zacząłem używać tylko na kompie. No i co? I wtedy już nie mogłem na kibelku sobie kliknąć, zobaczyć, a to, a tamto. Nie. Trzeba było pragmatycznie wejść na komputerze, zrobić, co zrobić i wyjść. I już. Więc to jest dobry pierwszy etap i naprawdę, to już zmienia życie. Bo ile jak tam włączysz sobie światło w kiblu, no to będzie delikatne pogorszenie, o tyle ludzie, którzy używają Facebooka, czy Instagrama, czy już TikToka, tym bardziej, naprawdę, im się coś dzieje z mózgiem. Oni są manipulowani przez wielkie koncerny, które wdrażają ich do bańki informacyjnej, zmieniają im przekonania, poglądy, światopogląd i oni się stają innymi ludźmi. Naprawdę. W dodatku wiele badań neurologicznych pokazało już, że chemia mózgu w ogóle się psuje, upraszczając, bo to by trzeba wejść w hormony konkretnie, co się dzieje, ale upraszczając, psuje się chemia mózgu przez korzystanie z tego typu badziewia, ponieważ ono sięga do naszych najgłębszych instynktów, do chęci bycia akceptowanym, bycia społecznie fajnym i tak dalej, do uzyskiwania nagrody. Fatalne rzeczy, dzięki, cześć, nie chcę w tym badziewiu uczestniczyć i stwierdziłem, że sprawdzę, tak? Wywalę te wszystkie media społecznościowe i zobaczę po miesiącu, czy mam mniej pieniędzy na koncie. No bo mogłem sobie uzasadnić, że aha, dobra, ja to używam do zarabiania, nie wiadomo co. Okazało się po miesiącu, że miałem więcej pieniędzy na koncie i jestem przy okazji szczęśliwszym człowiekiem. No i stwierdziłem, spoko, to nie jest decyzja nieodwracalna, tak? To nie jest amputacja nogi. W związku z czym stwierdziłem, że potestuję ten eksperyment, a teraz on już jest od dawna zakończony i nie widzę żadnego powodu, żeby mieć jeszcze kiedyś jakiekolwiek medium społecznościowe poza YouTube'em na swojej komórce albo w ogóle używać również na komputerze, bo to jest absurd. Dla firmy przyjmiemy wszystkie media, tak? Wyjdzie jutro jakaś konkurencja dla TikToka, wejdziemy tam, przygotujemy materiały, zrobimy, jak najbardziej. Marketing tak, bo ludzie tam są, no to my tam też musimy być, to nie jest nasze widzimisię, tak? Natomiast sam tam być nie muszę i nie będę. Dzięki, cześć. Jedziemy dalej. Budzik, nieagresywny budzik. Kiedyś mój kolega Hiszpan Leonardo powiedział mi fajną rzecz. Bo jak ja mu powiedziałem, narzekałem mu trochę, że kurczę, najgorsze są takie poranki, tak? Że ten budzik iPhone'owy taki dzwoni i od razu zawał, tak? Wali to serce z rana, kołatanie. To nie jest najlepszy sposób zaczynania dnia.
A on mi mówi, aha, bo ty jesteś z tych frajerów, co używają jeszcze budzika z komórki. A ja mówię, dajesz, Leonardo, dime, venga, hombre. Co, jakie jest rozwiązanie? A on mówi, no, nie powiedział, wchodzisz na Allegro, bo u nich nie ma Allegro. A on powiedział, wchodzisz na Amazona i szukasz budzik solarny Philips. I kupujesz. No to tak zrobiłem. Wszedłem na Allegro, kupiłem budzik solarny Philips. Są też inne oczywiście, ale on mi polecił Philipsa i takiego też kupiłem. Jestem zadowolony. I co to jest budzik solarny? Brzmi, nie, to nie jest budzik na energię słoneczną. Nie. To jest budzik, który ma po prostu, no masz zwykły zegar. Ma to okrągły kształt. Stoi sobie na twojej szafce nocnej. No i w związku z tym możesz wyłączyć telefon na noc, bo już nie ma wyjaśnienia, że budzik. I rano, pół godziny, czy masz budzik na przykład na godzinę 7, to on od 6.30 zaczyna zwiększać poziom światła. I coraz bardziej, a o 7 to już wali pełnym światłem prosto w twój pysk. Czyli włącza światło, można powiedzieć. I o 7 włącza również melodyjkę, ale to nie jest melodyjka wstawaj człowieku, a już! Tylko to jest melodyjka, do wyboru jest kilka, albo las, albo coś tam, ptaszki ćwierkają i tak dalej. Zalecam zacząć w weekend, bo się raczej nie obudzisz za pierwszym razem, bo twój mózg jest pewnie przyzwyczajony do tego, żeby ignorować niskie hałasy, a budzić się jak już jest trauma taka. Ale po paru dniach przyzwyczajisz się do tego, że ćwierkanie ptaszków to jest to, co wystarczy do obudzenia się. I to jest rewelacja. Pół godziny wcześniej zaczyna się słońce, nawet jak jest środek zimy, tak? Ale mój Philips daje mi słońce. I wstajesz rano, w słoneczny dzień, i jeszcze ćwierkanie i tak dalej. Ale super. Już nie ma tych poranków, że kołatanie serca i zawał, tylko fantastycznie. Polecam naprawdę każdemu. Jest to jakaś inwestycja, bo to kosztuje parę stów, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. Kolejna rzecz. Notowanie, liczenie wszystkiego. Ja spisuję wszystko. Spisuję, ile zrobiłem treningów, którego dnia jaki trening, ile w ciągu tygodnia wypiłem zielonych herbat, naprawdę, do tego jeszcze wrócę, ile razy wypiłem kurkumę z cynamonem i z pieprzem, ile razy czytałem dzieciom książki, co robiłem w ogóle z dziećmi, tak? Czyli kiedy poszedłem z nimi do kina, kiedy poszedłem na salę zabaw i tak dalej, żeby to nadzorować, czy jest dobrze, czy niedobrze. Zacząłem oczywiście, jak każdy, od finansów, czyli, że zacząłem notować ile przychodu, ile rozchodu albo odchodu, a potem stwierdziłem, czemu by nie liczyć, no bo pieniądze trzeba liczyć, dlatego że to jest ważna dziedzina w życiu, tak? A jak nie liczymy, to zaczyna to nam uciekać. To czemu mam nie liczyć innych ważnych dziedzin, tak? Czyli właśnie tego, jakim jestem ojcem. Czemu by tego nie liczyć, nie skwantyfikować, tak? Czyli właśnie ile czasu spędziłem z dziećmi, kiedy, co, jak robiłem i tak dalej. A zdrowie też jest ważne, ważniejsze przecież niż biznes, no więc czemu tego nie liczyłem, tak? Czyli ile robiłem, ile razy w ciągu miesiąca wypiłem alkohol, ile razy zjadłem cukier, to Wam od razu mogę powiedzieć, na koniec lutego to było tak, że 4 lampki alkoholu miałem wypite. Łącznie w 2023 roku. A cukru miałem 3 dni, w których zjadłem cokolwiek, co zawierałoby cukier. Co jest dla mnie wielkim sukcesem, bo mam taki gen, on się chyba nazywa 1AT2 bodajże, nie tak się nazywa, ale coś podobnego. I on powoduje, że ludzie, którzy go mają, chcą, mogą żreć cukier bez końca, tak? W sensie można usiąść i żreć, zjeść jeden baton, drugi, potem siódmy i dziesiąty. I to się może nigdy nie skończyć, tak? Można mieć taki brzuch i dalej mieć smaka na cukier. Ja tak miałem od lat, od zawsze, tak naprawdę, od dziecka, jak pamiętam, więc dla mnie to było podwójnie trudne, żeby to ogarnąć, no ale się w końcu okazało, że z wiedzą z książki Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, to mogę nie mieć silnej woli, ale zmienić to, więc uważam, że tam 2-3 dni na 2 miesiące z cukrem to jak najbardziej, nie trzeba być ekstremistą, żeby już nigdy do końca życia nie zjem cukru, nie wypiję wina i tak dalej, nie trzeba. Można sobie to po prostu ograniczyć do określonych okoliczności, okazji, ale nie przesadnych, czyli co środę, w środa dzień cukru, czwartek dzień wody, piątek dzień marihuany, sobota dzień papierosów i no co, przecież ja tylko piję raz w tygodniu, nie jest źle, nie? No dobra, ale inne rzeczy się tu kumulują. W związku z czym notuję, liczę i mierzę. Wszystko, co jest dla mnie ważne, musi być mierzone. Bo jest to ważne, tak? I muszę wiedzieć, kiedy liczby się nie zgadzają, kiedy coś trzeba poprawić i tak dalej, bo inaczej, jak zacząłem na przykład mierzyć dni cukrowe, to się okazało, że mi się wydawało, że już jest w miarę dobrze, ale jak zacząłem to mierzyć, to się okazało, ja pierniczę.
to ja tyle żrę tego cukru, to straszne, żałosne, fatalne. Nie może tak być. Dlatego też to jest bardzo ważna rzecz. Kolejny nawyk produktywności, time blocking. Świetna, genialna metoda zarządzania zadaniami. Ja już od paru miesięcy nie mam klasycznej listy zadań, tak? Czyli lista zadań, zrobić dziś to i to. Mam listę zadań opartą o time blocking, czyli konkretne godziny, czyli na przykład, mogę Wam nawet powiedzieć, chociaż nie, dobra, wyłączony telefon, to może z pamięci. Dzisiaj od 8 do 8.30, czyli ja mam wpisane godziny i wtedy zadania, tak? Czyli to nie jest lista zadań, gdzie mogę sobie szafować tym, wybierać, odruchowo wybierać najłatwiejsze zadania na początek i najtrudniejsze na koniec, odkładać, no bo mam listę zadań, no nie, muszę dziś zrobić te 7 rzeczy, no to mogę sobie zacząć od czego chcę. To niestety jest niebezpieczne. Natomiast time blocking to jest tak, że masz konkretne zadania na konkretne godziny wpisane. Szacujesz, ile mniej więcej dane zadanie zajmuje i tyle. Dlatego też dzisiaj od 8 do 8.30 miałem wpisane Signal, tak? Że Signal mam i golenie, tak? Bo musiałem się ogolić przed nagrywaniem. Więc miałem wpisane Signal i golenie. I ogarnąłem wszystko na Signalu, wszystkie wiadomości i się zdążyłem ogolić. Mam nadzieję, że dobrze. Teraz sami możecie ocenić. W każdym razie 8.30 do 10.30 mam wpisane na dzisiejszym time bloku nagrywanie. Mam wpisane Biznes 2.0. No i jedziemy z tym. Do 10.30 nagrywamy. Potem mam wpisane od 10.30 do 11.30 trening plus sauna. No dobra, tam jest, musi być dłużej. Najpierw jest trening, a potem sauna dodatkowe pół godziny, bo z treningiem się nie wyrobił. No i mniej więcej tyle mam. Teraz z pamięci mówię, więc mogę coś tam pomieszać. Potem mam tam od 12 do 12.30 mam nadzorowanie 10 poziomów wskazówek gramatycznych w aplikacji Lingomouse. Czy są odpowiednio proste, banalne, czy się nie kojarzą z gramatyką, czy każdy je łatwo zapamięta. Muszę to nadzorować po to, żeby, czyli sprawdzić ostatecznie, zatwierdzić, żeby ekipa to wrzuciła nam do apki, po to, żeby to było naprawdę dobrze zrobione. I to mam i wtedy jednocześnie jeszcze raz wejdę na Signala, żeby sprawdzić, co tam w Instytucie Lingwistyki, co w Slavia Cosmetics, co tam się dzieje oczywiście w firmie Expertia, w wydawnictwie i tak dalej. No i tak naprawdę o 13 to skończę i od 13 do 16.30 mam wpisane języki. I wtedy już się będę tylko uczyć języków, ćwiczyć, robić sobie moje ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. To jest mój time block na dziś. I tyle. I potem wieczorem sobie, nie rano kolejnego dnia, tylko wieczorem dzisiaj sobie wypiszę time block na jutro, rozpiszę swoje zadania i to jest świetne. Zauważyłem, że po pierwsze, jak wpisujesz, że coś zajmie godzinę, to zajmuje godzinę, a nie dwie. Czasem są wyjątki, czasem się nie zdąży, ale ogólnie tak jest. Zgodnie z prawem Parkinsona, czyli z tym, że każde zadanie zajmuje tyle, ile sobie przygotujemy na jego wykonanie. Także tak to działa, świetna sprawa. I jednocześnie nie ma już takiego, że, no bo ja mam wpisane, że 8 jest na przykład, czy na przykład 8.30 jest nagrywanie, bo Signal to jest banał, ale nagrywanie to już wymaga ode mnie dużo energii tak naprawdę i tak dalej, nie? Więc jakby to nie było wpisane z godziną, tylko na dziś. Dziś muszę zrobić odcinek, no bym sobie zrobił, dobra, może o 10, może o 12, zobaczymy. A o 13 bym powiedział, nie, teraz już jestem przemęczony, jeszcze jadłem, to już mam mniej energii i tak dalej, bo trawi organizm. Bez sensu. Bez sensu, słabe by to było, w związku z czym nie, musi być pisane, tu i tu jest nagrywanie, jedziemy. Najtrudniejsze zadania najbardziej na rano, najbardziej wymagające, no i jestem tu i do Was mówię, więc widać, że time blocking działa. Kolejna rzecz, która działa, kolejny nawyk sukcesu, journaling, tak go nazwę górnolotnie, czyli pisanie pamiętnika. Ja akurat średnio piszę pamiętniki o tam, nie wiem, o emocjach, uczuciach i tak dalej, bardziej mam coś takiego, nie mam teraz tego tutaj, więc weźmy naszą nową premierę, Dziennik Mistrzowski, dostępny na ekspertia.com.pl. Załóżmy, że to byłby mój właśnie journal. Czyli kupiłem sobie zeszyt właśnie mniej więcej takiej wielkości i podzieliłem go. Najpierw napisałem zdrowie. W moim wypadku napisałem Saudzi, ponieważ prowadzę mój dziennik po portugalsku, ale nieważne. Więc zrobiłem Saudzi, czyli zdrowie, zrobiłem parę pustych stron, kolejna dziedzina, czyli produktywność, parę pustych stron, Bentley, czyli wszystko związane z projektem Bentleyowym, parę pustych stron, Instytut Lingwistyki, parę pustych stron, napisałem tam rodzina, tak, dzieci i żona, parę pustych stron, znowu napisałem tam inwestycje i pieniądze i znowu parę pustych stron i tak dalej, inne tam jakieś cele i po prostu siadam sobie, nie codziennie, tylko jak mnie najdzie, tak, wieczorem sobie siadam w domu, kiedyś przy winku, teraz przy kieliszku,
suplementu z Duolife. Kupiłem sobie z firmy Duolife napój suplementacyjny z witaminami, ponieważ stwierdziłem, to jest dobre. Nie tylko dlatego, że ma dużo witamin, ale dlatego, że to wygląda jak wino. We flaszce powinie, znaczy nie powinie, ale w takiej samej flaszce jak wino, można to sobie nalać do kieliszka i pić sok witaminowy. Mówię, dobry patent, żeby się oszukać. Zwłaszcza jak ktoś za dużo pił wina. I sobie siadam z czymś takim i mam ten zeszyt, biorę długopis i sobie tak jadę, tak? Otwieram tą pustą stronę, teraz już nie pustą, bo trochę zapisano, ale najpierw otwieram zdrowie, tak? Zdrowie, czytam wszystko, co do tej pory napisałem, a następnie piszę, coś mnie dziś naszło, tak? Czyli na przykład piszę dzisiejszą datę i normalnie w bulletach, czyli w kropkach. Od kropek piszę jakieś przemyślenia, tak? Czyli przemyślenie, że o, Huberman mówi, żeby nie włączać w nocy światła, jak się idzie do kibla. Przetestuję przez tydzień, czy się nie zabije i czy co mi coś zmienia. No i tyle. Albo już tydzień później wpisuję w temacie zdrowie, no faktycznie, okazuje się, że jakoś tak łatwiej się zasypia po powrocie z tego kibla. No i już. Jak w temacie zdrowia jestem, że tak powiem, wyczerpany, przechodzę parę stron dalej i tam mam na przykład produktywność, tak? I patrzę na, czytam wszystko, co pisałem do tej pory, to mi daje mocny wgląd w siebie, w swoje własne przemyślenia, a następnie dopisuję to, co mnie naszło nowego. I tak jadę z każdym działem. Genialne to jest. To jest naprawdę genialna sprawa, pisanie tego typu rzeczy, bo z tego wynikają jakieś wnioski, o których się nieraz zapomina, tak? Ja mam na przykład taki problem, żebym zaczął jeszcze 100 biznesów dzisiaj najchętniej. A to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo potem jak się okazuje, że zaczniesz 2 nowe biznesy, to po tygodniu już pracujesz tyle, że nie masz czasu dla rodziny. No bo tak to działa, w związku z czym, ale dlatego też jak znowu chodzi mi po głowie nowy biznes, zrobiłbym to, zrobiłbym tamto, zrobiłbym siamto, tu bym otworzył szkołę, własny dom dziecka bym zrobił chętnie, chociaż to nie jest biznes, ale i tak bym zrobił. Kiedyś chciałem w Maladze w Hiszpanii otworzyć muzeum Lego, bo zobaczyłem takie bodajże w Szczyrku, albo w Zakopanem, albo w Szklarskiej Porębie, no nie wiem, gdzieś tam zobaczę, chyba w Szklarskiej Porębie. Mówię, to jest dobre, a ja chcę robić głównie biznesy zagraniczne już, bo polskich już zrobiłem sporo, to bym w Maladze otworzył, bo tam tego nie ma. A jest Muzeum Samochodów i Mody, naprawdę bardzo fajne, a Malagę uwielbiam. Mówię, kurczę, może tam. No i taki miałem pomysł, no nie, już. Innym razem miałem pomysł, żeby zainwestować w hiszpańską, znaczy w wegańską knajpę w Hiszpanii, czyli znaleźć jakiegoś kucharza, który tam chce być i tak dalej. Czyli zrobić biznes, który nie jest tak naprawdę do biznesu, bo no, umówmy się, restauracja to jest mega trudny, słaby biznes, można powiedzieć. Może wyjść na prostą, ale tak naprawdę, błagam, rzadko. No ale miałem taki pomysł, tak? Może jest jakiś maniak, promowanie weganizmu, dobre jedzenie. Jeszcze jak będę w Hiszpanii na wczasach, to sobie zjem we własnej knajpie. To by było fajne i tak dalej. Więc pomysłów nie brakuje, ale wpisywanie tego wszystkiego właśnie w ten żurnal od bulletów, że mam tu takie pomysły i tak dalej, a potem tydzień później patrzę na to i mówię, no dobra, ten pomysł tydzień temu mi się wydawał genialny, dziś w ogóle już mnie nie podnieca. Tamten pomysł, tu w ogóle sobie napisałem, że w tym roku nie zaczynam tylu i tylu biznesów, tylko na przykład limit jakiś tam i tak dalej. Teraz czytam o tym, aha, dobra, sam sobie dałem limit, czyli nie można przesadzać. To mi bardzo pomaga się tak uspokoić, zyskać tę cierpliwość i tak dalej, realizować swoje cele, patrzeć, jak one się zmieniają albo czasem coś im przeszkadza i tak dalej, naprawdę świetny nawyk. Kolejny nawyk może się wydawać dziwny, zwłaszcza jeśli mówimy o produktywności, ale jest to świetna rzecz potwierdzona nauką. Brak pornosów. Brak pornosów, tak, to ci mówię. Ja ci mówię, brak pornosów. Pornografia jest zła. I nie mówię tego z perspektywy jakiegoś tutaj kaznodziei, religijnie, tak, że jak będziesz oglądać pornosy, to ci się zrobi HIV, no nie, albo odpadnie ci śliszek. Nie o to chodzi. Chodzi o naukę. O naukę. Dla mnie jeszcze chodzi o empatię dodatkowo, ponieważ jako na przykład weganin jestem empatyczny wobec zwierząt, tak? Bo wiem, że tak jak ludzie cierpieli w Auschwitz, tak? W Auschwitz dla zwierząt, bo jest to dokładnie taki sam system działania w oparciu o te same plany. Nie wiem, czy wiecie, ale przecież naziści przygotowali obozy koncentracyjne, bo część z nich miała farmy dla zwierząt i wiedzieli, jak to działa, jak to zrobić, żeby więcej tam upchać i było bardziej efektywnie, żeby nie powiedzieć brutalnie. Więc jestem empatyczny wobec zwierząt i wyobrażam to sobie tak, że jak całe życie zwierzę ma fajne na łące i tak dalej, a potem ktoś się tam zabije, no to dobra, no można, może ktoś to sobie tłumaczyć porządkiem świata, łańcuchem pokarmowym, dobra, tu nie będę polemizować, to są osobiste przekonania, ale
nie ma już miejsca na osobiste przekonania w momencie, jak kupuje ktoś kurczaka w Lidlu, który to kurczak jest w zwykłym zwierzęcym Auschwitz, gdzie jest karmiony sterydami, łamią mu się kości, bo nie umie ustać od tej wagi, musi mieć obcięty dziób, żeby się nie pozabijać z tego ścisku, z tej agresji skumulowanej z innymi kurczakami. To jest podłe, nieludzkie. Każdy, kto ma chociaż cień sumienia, nie może tego już nigdy w życiu zrobić. Od tego momentu nie powinien ten człowiek, który ma jakiekolwiek serce, nie powinien nigdy w markecie kupić żadnego mięsa do końca swoich dni. To jest jedyna uczciwa, moralna droga. Tak uważam. Powiedziałem. I analogicznie mam dużo współczucia wobec ludzi. I kiedyś moja najlepsza gwiazda porno nazywa się Shelley Lubben i nigdy nie widziałem filmu z nią. Dziwne, nie? Ale tak, to jest kobieta, którą poznałem kiedyś, jak się rozwijałem na wielu różnych polach w internecie i oglądałem różne rozwojowe, motywacyjne YouTube'y i znalazłem Shelley Lubben, okazało się, że ona występuje i jest byłą gwiazdą porno i ona edukuje świat o tym, jak działa branża porno naprawdę. Że to nie jest tak, że radośni, frywolni ludzie teraz idą, idziemy się bawić, jeszcze będzie na tym hajs. Nie, nie, nie. To są wyjątki. Są tam takie przypadki, ale to są wyjątki. Średnia życia aktora porno to jest chyba 38 lat. Dokładnie tyle mam dzisiaj. Widzisz? Jestem tu, żywy. To jest dowód, że nie grywam pornoza. Ale tak naprawdę, czemu tak krótko? Bo choroby, takie, siakie, weneryczne, różne inne, do tego depresja, do tego uzależnienie od narkotyków, bo tego się nie da robić na trzeźwo. To nie jest tak, że o, jak oni się dobrze bawią. Nie, 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 wcale się dobrze nie bawią. Po pierwsze, żeby ten facet mógł nagrywać przez godzinę z takim drągalem, że tak powiem kolokwialnie, to on musi ćpać. To nie jest normalne, no nie? Przyznaj szczerze, Andrzeju, nie mamy tak, nie? U nas to trochę delikatnie gorzej wygląda, no co zrobić. Więc ta branża jest trochę jakby lustrzanym odbiciem weganizmu, tak? Czyli właśnie nie chce znęcania się nad zwierzętami, tak samo nie chce znęcania się nad ludźmi. Oczywiście oni mają wolną wolę, więc są tutaj ich udział we własnym cierpieniu jest trochę większy, aczkolwiek to też nie jest takie jednoznaczne, tak? Bo zazwyczaj okazuje się, że gwiazdy porno to są ludzie, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, może już byli gwałceni w tym dzieciństwie, zazwyczaj to są ludzie tacy, albo byli niewolnikami w swoich domach, czyli mieli jakąś ortodoksyjną, hardkorową rodzinę, gdzie po prostu nic nie mogli zrobić, nie mieli żadnej własnej woli i tak dalej. I teraz ta frywolność, którą oni robią, to nie jest dla przyjemności, tylko żeby pokazać swoim rodzicom, że patrzcie teraz, to teraz ja się na przykład puszczam, mówiąc kolokwialnie, i co wam teraz? Co teraz? Wy, moi źli rodzice, widzicie? Nie kontrolujecie już mnie. Więc tam są poważne problemy psychologiczne. To są ludzie, których nie należy wziąć, rzucić na kanapę i, że tak powiem, no nie powiem, to co się dzieje w tych filmach, tylko ich należy przytulić, wziąć na terapię i pomóc. Rozumiesz to? Oni są uzależnieni od narkotyków, bardzo często od alkoholu, są nieszczęśliwi, mają depresję, bardzo często popełniają samobójstwa, a nawet jak nie, to i tak żyją 38 lat. Ja nie chcę tego wspierać. To był mój powód. Natomiast powód, który jest bardziej naukowy pod kątem produktywności osobistej, tak? Jak jesteś totalnym egoistą, mówisz, szanić to, ja chcę nuggetsy, więc idę do Lidla i se kupię, nikt mi nie będzie w talerz zaglądać, a to, że jestem nieetycznym pajacem, nieważne. Niech etykę zostawimy innym, a ja będę się okłamywać i stosować różne sztuczki manipulacyjne na samym sobie, czyli że marchewkę też cię zabija, żeby sobie uzasadnić to, że mi się po prostu tyłka nie chce ruszyć, żeby kupić biokurczaka albo w ogóle rzucić mięso. Tak samo nie obchodzi mnie to, oglądam gołe baby i będę se oglądać i nieważne, że one są ćpunkami, mnie to nie dotyczy, to jest ich życie. Dobra, ja ci nie będę wmuszać moralności na siłę, nie każdy człowiek jest dobry, no cóż poradzić, ale dam ci za to cel egoistyczny, bo tu też on jest. Okazuje się, że oglądanie pornografii, i to nie jest widzimisię, tylko to jest nauka. Znowu, to ja wiem od Andrew Hubermana, naukowca ze Stanfordu, ale nie tylko, bo wiele innych źródeł już o tym głośno mówi. Oglądanie pornografii rozregulowuje ci totalnie poziomy dopaminy w organizmie. Co oznacza? Dopamina to jest ten hormon, który powoduje, że nam się chce. Że nam się chce działać, że nam się chce osiągać nowe cele i tak dalej. Dlatego osoby, które są uzależnione od pornografii, co do zasady są, im się nie chce robić rzeczy w życiu, tak? One mają problem z koncentracją, z uwagą, z działaniem, z produktywnością i tak dalej. Te osoby są po prostu 100 razy mniej efektywne. One są przemęczone. Oglądają te filmy i potem to siada po prostu na mózg. I już, więc nie, siusiak ci nie odpadnie, ale
ale być może odpadnie Ci parę sukcesów w życiu, bo Twoja produktywność będzie mniejsza, zabraknie Ci po prostu dopaminy, żeby chcieć zmieniać swoje życie, tak? Widzisz, ja tu gadam jak najęty dzisiaj. Maniak! Gadam, krzyczę, opowiadam, bo mam dopaminę, tak, cisnę. To mnie kręci, że ktoś może tego wysłuchać, zainspirować się i zmienić coś w swoim życiu, tak jak ja słuchałem innych ludzi, amerykańskich, hiszpańskich i tak dalej, i zmieniałem swoje życie, albo czytałem książki, więc wiem, że to działa. To jest turbo motywujące, że teraz ja, prosty żuczek z Polski, też mogę taki wpływ na kogoś mieć. Rewelacja, to jest, jestem za to mega wdzięczny, jara mnie to. Wysoki poziom dopaminy. Ciągle mi się chce coś robić, działać, zmieniać, osiągać i tak dalej. Ale jak robisz takie rzeczy, które rozregulowują poziom dopaminy, to może też być hazard i tak dalej, ogólnie nałogi, natomiast pornografia to jest królem rozregulowywania tego, to wpływa negatywnie na wszystko w swoim życiu. Więc nawet jak nie masz żadnej empatii wobec tych ludzi, którzy naprawdę cierpią olbrzymie katusze, to ja mam nawet empatię wobec tych, którzy znęcają się nad zwierzęcami w zwierzęcych Auschwitz. Naprawdę, to może być dziwne, że to są ci oprawcy, ale nie. Oni tam pracują, większość ludzi ogólnie na świecie uważa, że pracują tam, gdzie pracują, bo muszą, bo nie było innej opcji. To jest oczywiście wierutna bzdura, ale większość ludzi w to wierzy, więc to też trzeba się umieć wczuć w to przekonanie. Więc oni w pobliżu mieli fermę jakichś tam zwierząt, no to się tam zatrudnili, ale tak naprawdę okazuje się, że badania na nich prowadzone pokazują, że oni również mają zepsutą psychikę, mają tak jakby uszkodzenie mózgu, tak? Oni zaczynają być odporni na ból i cierpienie, tak? Ludzkie również, bo jak codziennie widzą to, przejeżdżają sobie traktorem kurę, bo wolno i nie ma za to żadnych konsekwencji, no to w sumie tak jest w życiu i oni przestają odczuwać głębokie uczucia, bardzo często trafiają z depresją do psychologa i tak dalej, albo siebie nienawidzą, tak? Jeżeli mają jakąkolwiek empatię, to siebie zaczynają nienawidzić za to, co robią, więc ja nawet takim ludziom współczuję, w związku z czym, no cóż, tylko ruskim żołnierzom chyba nie współczuję, także... Chociaż znowu, jak sobie pomyślę o jakimś 16-latku z jakiejś pipiduwy na Syberii, którego biorą nagle, mówią, masz tu karabin, idź strzelać do tamtych, bo jak nie, to my strzelamy do ciebie, to wcale nie chciałbym być w tej sytuacji. Więc no cóż, także warto o tym pamiętać i odpuścić sobie pornografię. Pornografię się, człowieku, uprawia, tak? Spotkaj się ze swoją dziewczyną, żoną, kochanką, koleżanką albo kolegą, nie wiem, kim jesteś i jakie masz tam preferencje, nieważne, nie moja sprawa, ale rób, działaj, a nie oglądaj. Takich rzeczy się nie ogląda. Zabójstwa, napady na bank, kryminały, to się ogląda, tego się nie robi. Tego się nie robi, to się ogląda na Netflixie. Natomiast takie rzeczy, to już trzeba działać. Kolejny świetny nawyk, obsesja zlecania. Kiedyś miałem tak, jak każdy polski przedsiębiorca, czyli no głupio trochę zlecić, bo może źle zrobią, może zepsują, może nie dadzą rady. Teraz mam dokładnie odwrotnie i to naprawdę, to mnie czasem przeraża. Jakikolwiek pomysł mi się pojawi albo zadanie na liście, to moja pierwsza myśl to jest, komu to zlecić? To już zawsze to mam, zawsze to mam. Od razu, kto to powinien zrobić? Dobra, to trzeba zrobić, to trzeba ogarnąć, kto to, kto tamto, kto zrobi? To jest moje najczęstsze pytanie na Signalach, cały mój zespół to potwierdzi. Jak jest grupa, gdzie jest więcej niż jedna osoba, gdzie jest kilka osób, to rzucam jakiś pomysł i mówię, jak wam się to podoba? Jak oni mówią, fajny pomysł, zróbmy to, to ja się pytam, kto to zrobi? I tak mam. I to jest jedyny tak naprawdę sekret, bo niektórzy mi tam jakieś boskie siły przypisują. Tak? Jak to jest możliwe? Instytut Lingwistyki, teraz apka Lingomouse, która już zaczyna za tydzień być sprzedawana w Hiszpanii i tak dalej, niedługo w marcu w Ukrainie, w Niemczech i tak dalej, we Włoszech być może. Więc ciśniemy. Tu Slavia Cosmetics, wegańskie kosmetyki, które przecież to nie jest prosty biznes. Tu trzeba produkować, tu trzeba mieć słoiczki, etykiety, mieć badania naukowe na to wszystko, dystrybutorów, drogerie i tak dalej. Wydawnictwo Ekspertia, różne kursy online, tak? Sekrety spółek, nowoczesna firma. Jak ja to wszystko robię? Może geniusz? Nie. Nic z tych rzeczy. A może pracuję 16 na dobę? Nie. Nic z tych rzeczy. Wszystko mierzę, pamiętaj, więc w styczniu 2023 pracowałem 56 godzin. Tak było. Chyba że dodać naukę języków obcych, że to jest praca, po części można w moim wypadku, bo ja potem swoimi skillami językowymi robię marketing moich firm językowych, więc to też się trochę zwraca. To wtedy byłoby dużo więcej, może i ze 150, natomiast taki stricte roboty, to było dużo mniej, jak widać. W związku z tym co, geniusz? Nie! Uzależniłem się od zlecania, tak? W każdej firmie zastanawiam się, kto co powinien zrobić. Jest lista zadań,
ja ograniczam swoje do niezbędnego minimum, czyli a, nadzorowanie, tak, czyli wczoraj na przykład nadzorowałem sobie jakieś tam norweskie podcasty do nowego kursu norweskiego na Instytucie Lingwistyki, który pewnie za miesiąc będzie miał premierę. No i po prostu było ostatnich 30 podcastów. Moje zadanie to było przeczytać je, zobaczyć, czy to jest proste dla widza. Czyli przeczytać to i sprawdzić, czy tu nie ma pojęć gramatycznych, jakichś takich skomplikowanych haseł, czy ja jako prosty człowiek jestem w stanie skumać, o co w tym chodzi i się z tego nauczyć norweskich zdań i słów. Jak nie, to dałem feedback, tak, tu trzeba poprawić, to trzeba zmienić, to jest niejasne. No i tyle. Prosta i przyjemna dla mnie akurat robota i już. To jest moje pierwsze zadanie, nadzorowanie różnych rzeczy, a drugie zadanie to jest nagrywanie, tak? I to tylko akurat w firmie akurat tej Bentleyowej, wydawniczej. W instytucie ja nic nie nagrywam. Natomiast tam mamy już lektorów profesjonalnych z każdego języka innego. Natomiast w Bentleyu no to nagrywam, bo to mnie kręci, choć jest to wymagające bardzo, ale jednak efekt końcowy jest zawsze super, jak potem wiem, że ludziom to pomaga i ktoś może coś w życiu zmienić, mam nadzieję, że na lepsze. Także obsesja zlecania, ćwicz zlecanie, kluczowa rzecz. Kolejny nawyk. Językowe seriale, książki czy YouTube. Czyli co do zasady ja nie czytam i nie oglądam nic po polsku, chyba że muszę, tak? Co to znaczy, że muszę? Muszę to oznacza, że mam wywiad następnego dnia z Tomaszem Kamelem, no to dzisiaj oglądam na 2x 5 wywiadów z Tomaszem Kamelem na YouTubie, żeby wiedzieć, o czym gadać, tak? Żeby być przygotowanym do wywiadu merytorycznie, a nie pitolić o 3x3. No i już, więc tylko wtedy oglądam lub czytam polskie rzeczy, jak się tak naprawdę szykuję do wywiadów, czyli muszę. Natomiast w każdym innym wypadku wszystko, co czytam, czytam w innych językach, no bo chcę mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Czyli czytam portugalską książkę, no to z jednej strony ćwiczę portugalski, teraz czytam tak naprawdę rosyjską książkę po portugalsku. Metro 2033. Świetna książka, rewelacyjna, dużo się tam dzieje, akcja. Więc czytam sobie taką książkę, ale po portugalsku. No i obok na telefonie mam otwarty słownik, no i sobie sprawdzam słówka, potem je wpisuję do apki ze słówkami i je powtarzam. Rewelacyjna rzecz. Świetnie się bawię, a jednocześnie uczę się języków. Same korzyści, same plusy. I sobie tak czytam. YouTube to samo. Oglądam wyłącznie w innych językach. Jak robię trening swój, a mam siłownię, górnolotnie to nazywam, bo to nie jest żadna tam siłownia. Mam siłownię w biurze, w sensie swoją taką do ćwiczenia, więc mam tam jakieś kettle, jakieś hantle i tak dalej. Robię swój trening, no to odpalam słuchawki i tam na przykład przez godzinny trening puszczam sobie dwugodzinny podcast Andrew Hubermana, naukowy, na przyspieszeniu 2x. W przerwach między seriami sobie robię jakieś notatki dodatkowe, jak coś mnie wyjątkowo zaciekawi. No i już. I tak naprawdę się okazuje, że jestem zdrowszy, no bardziej umięśniony, no to nie wiem, może mniej splaczały w moim wypadku, należałoby by powiedzieć. Jednocześnie bardziej produktywny, bo jak robisz regularny trening, to siłą rzeczy jesteś potem bardziej produktywny. I jednocześnie do przodu naukowo, bo poznałem naukowe ciekawostki od Andrew Hubermana o różnych tematach. Ostatnio o medytacji słuchałem, co nauka na ten temat i wróciłem do medytacji dzięki temu, bo mnie to bardzo przekonało. I jeszcze trening językowy, no bo Andrew Huberman mówi po angielsku, więc znowu mogę sobie ćwiczyć. Patrz, ile korzyści za jednym zamachem. Więc to jest świetna rzecz, jak uczysz się języków, łykaj content w innych językach. Ja przestałem oglądać Netflixa dawno, dawno temu, poza spotkaniami rodzinnymi, czyli z dziećmi na przykład, jakieś tam bajki i tak dalej. Natomiast wróciłem do Netflixa niedawno i do Disney Plus, jak się okazało, że faktycznie tam są napisy w prawie każdym języku. Więc puszczam sobie Mandaloriana po hiszpańsku z hiszpańskimi napisami i robię co chwilę spacja, pauza, spisuję słówko, którego nie znam i jadę dalej. I tak jadę, po czym jak zobaczę sobie odcinek, to sobie puszczam na przykład serial Criminal Minds, bardzo ciekawy, stary serial o psychologach, którzy śledzą seryjnych zabójców, ale nie oglądam tego po angielsku, tylko po czesku. I to się nazywa Myślenki zlocińce. Ja to tam oglądam. No i oni łapią tych zlocińce. No i zlocińców tak naprawdę. I spisuję sobie słówka czeskie i tak dalej. Potem oglądam Andora, czyli znowu Gwiezdne Wojny, po niemiecku tym razem. I jadę. Więc świetna, świetna rzecz. Polecam każdemu. Kolejny mega nawyk. Pisanie bezwzrokowe. 3 miesiące mi zajął trening z aplikacją Mistrz Klawiatury, ale w internecie masz mnóstwo stron na ten temat. Piszesz jakiś fast typing,
czyli Fast Tipping, albo tenfastfingers.com, 10fastfingers.com. Mnóstwo tego typu stron jest i ćwiczysz pisanie bez patrzenia na klawiaturę. Zauważ, że najlepsi piłkarze nie patrzą na piłkę, a najlepsi pisarze nie patrzą na klawiaturę. Ten trening na początku jest frustrujący, bo polega na tym, że klepiesz jakiś klawisz ileś razy, F, J, i tak jedziesz, a potem starasz się już w ogóle nie pisać wzrokowo, tak? Czyli hamować swój odruch i piszesz. Ja pisałem jedną stronę A4 chyba w 2 godziny. Było to wkurzające, ale to było, jak miałem chyba 17 lat. I od tego czasu, czyli już 21 lat, zwraca mi się to drastycznie, bo piszę 3 razy szybciej teraz. Nie patrzę na klawiaturę i piszę. Tak piszę. A przecież zawsze coś piszę, bo albo piszę książki, albo piszę na bloga artykuł, albo coś piszę na Signalu na komputerze, albo coś w ogóle trzeba napisać i tak dalej, i tak dalej. Czy listę zadań sobie szykuję na jutro, albo słówka wpisuję, tak, w aplikacji, ćwiczę słówka, no to też je wpisuję. Więc znowu, setki godzin oszczędzam rocznie na tym nawyku, więc bardzo, bardzo polecam. Raz zainwestujesz czas, a potem zyskujesz całe życie. Kolejny nawyk sukcesu, brak kofeiny. Uwielbiam kawę, uwielbiam herbatę. W herbacie też jest kofeina. Uwielbiam te rzeczy, więc dlatego wizja tego, żeby zrezygnować z kofeiny, wydawała mi się zawsze straszna. Aż się zorientowałem, znowu, znalazłem badania naukowe, gdzie sprawdzano, czy ludzie są w stanie wyczuć smak kofeiny. I okazało się, że kofeina nie ma smaku. Czyli nie da się. Nikt się nie zorientował. Jak dali im kawę bezkofeinową, a kofeinową. Byle to była ta sama kawa, tak? Czyli lubisz lawatce, to kupujesz bezkofeinową lawatce i się nie zorientujesz, że nie ma różnicy. Testowałem wielokrotnie na gościach, przychodzą do mnie, w moim ekspresie jest tylko bezkofeinowa kawa, daję im, wypiją, jak tam kawa, bardzo dobra jak zawsze, a właśnie nie jak zawsze, bo już bez kofeiny. To jest tak samo jak dajesz wegańskie żarcie ludziom. Najpierw wszyscy, co jedzą od lat tylko kluski i kotleta i mają totalnie nudną dietę, dasz im kotleta jakiegoś falafela na przykład, albo jakąś tam ciecierzycę dobrze przyprawioną, nikt się nie zorientuje, albo nuggetsy wegańskie, nikt się nie zorientuje, że to nie jest mięsne. Jedzą, zajadają. Jak smakowało mięsko? Bardzo dobre, fantastycznie, no, kurczaczek taki. A właśnie, że nie, to nie kurczaczek. Jak to? A nie, ja coś czułem, że to jakieś inne. No, bzdury na resorach. Także to jest ciekawe. Jak przeszedłem na weganizm, się okazało, że 100 razy więcej składników używam w codziennej diecie, że są rzeczy, których nigdy nie próbowałem i tak dalej. 100 razy ciekawsza i bardziej urozmaicona jest ta dieta, jakby ktoś miał wątpliwości. I tak samo z kawą. Okazuje się, że kawa bezkofeinowa smakuje tak jak kofeinowa, więc nie musiałem zrezygnować z kawy, a mogłem zrezygnować z kofeiny. Dlaczego to jest ważne? Już mam około 3 miesiące pod rząd bez ani grama kofeiny. I dlaczego to jest ważne? Znowu, nauka jest w tym jednoznaczna. Kofeina to jest w jakimś sensie narkotyk i ona, to jest jedno. Dwa, kofeina ma bardzo wolny czas rozkładania się w organizmie. Oni to wyliczają połową czasu, czasem do połowy rozkładu, czyli i ten czas wynosi 6 godzin. Czyli wypijesz filiżankę kawy i po 6 godzinach dalej masz połowę tej kofeiny z tej filiżanki w organizmie. Zobacz, jak to jest długo. To chyba alkohol szybciej się przetwarza, więc to jest bardzo długo. I teraz okazuje się, że to wpływa w związku z tym na sen, bo jak wypijesz 2 filiżanki, to już nie ma opcji, żebyś śpiąc nie miał kofeiny w organizmie. Nie ma szans. A jeszcze jak ktoś wypije po 12 w południe swoją jedyną, bo jakby ktoś pił jedyną filiżankę kawy o 10 rano, spoko, może pić całe życie, nie będzie żadnego efektu, ale jak ktoś wypije już 2 filiżanki kawy w ciągu dnia lub więcej, albo wypije choćby jedną, ale już po 12, to coś się stanie z jego snem. I nauka tu jest jednoznaczna. Sen się psuje. U niektórych to się objawia tym, że się budzą w nocy albo nie umieją zasnąć, ale u innych to się nijak nie objawia, poza tym, że są zmęczeni w ciągu kolejnego dnia. Czyli ty myślisz, że zasnąłem w 10 sekund, nie budziłem się w nocy na kibelek, śpię dobrze, u mnie nie ma problemu. Ale nie wiesz dlaczego, wstajesz o tej 7, czy 6, czy 8, i chce ci się kawy. Dlaczego? Bo jesteś totalnie zmęczony. Bo kofeina zepsuła ci sen w nocy. Dlatego też to jest bez sensu. I stwierdziłem, zrobię eksperyment, czy moje życie będzie gorsze bez kofeiny, skoro mogę pić dalej kawę i herbatkę. Kupiłem sobie bezkofeinową herbatę na Allegro, bezkofeinową kawę, przetestowałem parę, lawatca mi akurat najbardziej podeszła i piję. I co się okazało? Smakowo, bez różnicy, nie do zczajenia, a efekt jest naprawdę świetny. Mam dużo więcej energii teraz, mimo że to kawa, w sensie kofeina, kojarzy się z energią, to nie. Ja bez kofeiny mam dużo więcej energii,
łatwiej mi się zasypia, lepiej śnie, ale ogólnie w ciągu dnia mam dużo większy power. Rewelacja, polecam każdemu. I to mnie przeprowadza do kolejnego nawyku produktywności: brak energetyków. Od kilkunastu lat nie biorę tego gówna. Tu trzeba powiedzieć wprost, bo o ile kofeina jest niekorzystną rzeczą i lepiej żyć bez, zwłaszcza że się da, o tyle energetyki to jest gówno. I powiem to wprost, brutalnie i tyle. Tak jest, kofeina to jest gówno. Równie dobrze możesz jeść gówno. Idź do lasu sobie tu, poszukaj łajna i też możesz zjeść. Tak samo można dawać dzieciom energetyk. To jest syf na syfy. Patrz, cukier, biały cukier. Nie ksylitol oczywiście, biały cukier. Tauryna, kofeina. I jeszcze ludzie to dają dzieciom, pozwalają swoim dzieciom to dawać. Jak ja bym im, ich dziecku dał marihuanę. Słuchaj, mam dla twojego dziecka blancika. Co by zrobił taki człowiek? Walnąłby mi w pysk. Powiedział: Maćku, pogięło cię na mózg. I to by było słuszne. Jakbym robił sobie okład oka potem, ze śliwą pod nim, to bym mówił: należało mi się. Ale ten sam człowiek dziecku pozwala pić Red Bulla. Matko Boska! Czy on coś ćpał? Czy on kocha w ogóle swoje dziecko? To jest mocne pytanie. Jakkolwiek nie lubię co do zasady zakazów, to nowy pomysł ustawy, żeby zakazać w ogóle sprzedaży dzieciom energetyków i zakazać reklamy energetyków, podoba mi się. Nie dlatego, że on będzie działać. Bo nie będzie działać oczywiście. Dzieci wykombinują, jak tam kupić sobie to bocznymi ścieżkami. Natomiast być może ci tępi rodzice, którzy nie rozumieją, że dziecku nie wolno dawać takich rzeczy ani pozwalać na to, dzięki temu, że będzie się o tym gadać, bo patrzcie, nowa ustawa, zakaz, czemu to jest złe i tak dalej, może oni się w końcu doszkolą. Bo to trzeba umieć. Jak można mieć dzieci i nie mieć tak podstawowej wiedzy, że dziecko nie powinno tego pić? Wcale, nigdy, w żadnej ilości. To nie jest batonik. Że dobra, dziecko zje czasem ciastko, no to dobra, no nie umrze, nie dostanie cukrzycy jutro, no nie? Ale takie coś to jest produkt, który w ogóle powinien nie istnieć na świecie. Go powinno nie być. Rozumiesz? Powinno to być zlikwidowane w ogóle na świecie. Oczywiście nie siłą, tylko świadomością konsumentów, żeby ludzie mieli na tyle IQ wysokie, żeby nie chcieli tego brać do ust nigdy. Jak miałem 19 lat, wypiłem, byłem mega niewyspany, pracowałem w ochronie balona. Pod Spodkiem w Katowicach postawił Orange swój balon i ktoś w nocy musiał siedzieć tam w aucie i pilnować, żeby łajdacy nie przyszli i nie pęknęli tego balona. I to byłem ja. W związku z czym siedziałem tam i pilnowałem balona, więc rano byłem zawsze bez energii totalnie. A musiałem żyć normalnie, bo chyba już wtedy, nie, może już wtedy studiowałem, a jak nie, to chodziłem do szkoły, no coś tam robiłem w dzień, więc musiałem być na chodzie. No i co? Więc wypiłem dwa Red Bulle na raz. W sensie jeden i po paru minutach drugi i wtedy dostałem kołatania serca, krwotok miałem od razu tak potężny, że przez chwilę nie umiałem go powstrzymać. Byłem przerażony. I to był ostatni raz, kiedy, przedostatni, bo raz kiedyś byłem w totalnej trasie o drugiej czy trzeciej w nocy i rzeczywiście wtedy kawa już nie działała. I odpaliłem jakiegoś energetyka i to był jedyny taki wyjątek, ale wtedy zrozumiałem, jak mi ten krwotok poszedł, że to jest naprawdę, to jest straszny produkt, to jest podłe, to jest zabójstwo, czyste zabójstwo. To już naprawdę, lepiej żeby twoje dziecko, daj mu się zjarać, przynajmniej będzie wesołe, a serce mu się nie zepsuje. Oczywiście żartuję z tym, nie dawaj mu się zjarać, bo ktoś może już szedł do dealera po paczkę. Nie, 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 to był żart. W każdym razie ten produkt nie powinien istnieć. I teraz tak. Teraz powiesz, no dobra, chwycisz mnie za słówko, ale widzisz, w trasie ci pomogło. Tak, tylko że teraz, jak już się mój organizm przez parę dni odzależnił od kofeiny, bo pierwsze parę dni bez kawy bolała mnie głowa, było nie najlepiej, 3-4 dni. Potem już było super i teraz, jak ja nie, od paru miesięcy już jestem bez kofeiny, to jak teraz będę w trasie jakieś o drugiej w nocy, to kawa zadziała. Bo teraz już kawa na mnie znowu działa, tak? Wtedy to było tak, że najpierw jedna kawa przestała działać, to już trzeba było dwie, potem trzeba już było trzy i tak dalej, potem doszło do czterech, więcej już nie chciałem przesadzać, no ale już było tak, że cztery kawy dziennie, no i w sumie dalej bez efektu jakiegoś, nie wiadomo jakiego, no nie? A teraz mój organizm już jest wolny od kofeiny, więc jak będzie trzeba i pojadę sobie autem do Hiszpanii i o drugiej w nocy pod Barceloną będę myśleć, o kurczę, czy to Barcelona, czy Chiny, czy już nie wiem, bo już widzę podwójnie, wtedy se walnę hiszpańską kawę ze stacji Repsol i ona zadziała w 10 minut, bo mój organizm nie będzie przyzwyczajony do kofeiny i to mu wystarczy. To mu wystarczy, nie trzeba będzie dodawać cukru, tauryny i różnych innych substancji dziwnych. Także tak to działa.
Pamiętaj, jak chcesz te nawyki skutecznie wprowadzać, wiesz już jakie, no to zapraszam, Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Przypominam też, że dwie książki dla dzieci mają swoje premiery. Dziennik mistrzowski, to nie książka, tylko zestaw ćwiczeń, można powiedzieć, biznes planer dla dzieci oraz przedsiębiorcze dzieci. Przeczytają sobie twoje dzieci i dowiedzą się, jak być przedsiębiorczym człowiekiem. Zapraszam też na Instytut Lingwistyki po kursy językowe i jedziemy dalej. 5 nawyków związanych z kasą. Pierwszy, płacenie głównie gotówką. Nie tylko gotówką, bo oczywiście na stacjach, na Orlenie, to jest, trzeba powiedzieć z przykrością, bo Orlen jest państwowy, nie lubię chwalić państwowych podmiotów, ale z przykrością stwierdzam, że Orlen jest genialny pod tym względem, że wysiadasz z auta, tankujesz, skanujesz kod QR apką Orlenu i masz zapłacone i jedziesz se. Nie wchodzisz do środka, żeby ci wciskali hot dogi i tak dalej, tylko odjeżdżasz. Super sprawa. Genialne. A podczas pandemii, jak mi się nie chciało kłócić na tych stacjach, że bo maska, bo to, morderca, bo to, no to po prostu pod dystrybutorem sobie tankowałem, płaciłem i dzięki nie wchodzę nawet. Rewelacyjna sprawa, więc oczywiście albo na bramkach na autostradzie A4 między Krakowem a Katowicami są bramki i tam możesz mieć aplikację, sczytuje ci blachy i już, i przejeżdżasz. Więc latem to jest mega, mega różnica, tak, pod kątem produktywności, bo tam się robi korek, a ty wjeżdżasz i wyjeżdżasz. Więc oczywiście czasem płacenie kartą czy systemem jakimś, albo kupowanie na Allegro, jak najbardziej, to jest łatwe, przyjemne i fajne, to jest zrozumiałe. Natomiast wszędzie, gdzie się da i gdzie nie komplikuje mi to życia za bardzo, płacę gotówką, tak? Czyli jeśli da się na Bookingu wynająć hotel i nie płacić z góry, to tak robię. Dojeżdżam, płacę na miejscu gotówką, bo nie chcę, żeby moje konto bankowe, czyli bankier, a teraz już urzędnik, który może sobie wejść na prywatne konto, żeby oni wiedzieli, gdzie ja spałem. Co ich to obchodzi? To nie jest ich cholerna sprawa. To jest moja sprawa. I nie podoba mi się, że ktoś ma wgląd w takie rzeczy. Albo co ja to kupiłem, tak? To tu, to tam, że w takim sklepie byłem, że tyle wydałem. Co to kogo obchodzi? Więc płacę gotówką, poza tym okazuje się, i to już bardziej nauka mówi nam, że płacenie gotówką powoduje większy ból, że odpala się ośrodek kary w naszym organizmie, bólu, może ból bardziej niż kary, gdy płacimy gotówką, bo wtedy czujemy, tak? Wyciągasz pieniądze, patrzysz na nie, masz je fizycznie i nagle już ich nie masz, bo ci zabrali i to boli. A płacenie kartą, no to wyciągasz kartę, coś pika, pikanie przyjemna rzecz. I dalej masz kartę, nic się nie stało. Badania pokazują, że ludzie, którzy płacą kartą, wydają więcej, przez to, że ich to nie boli. Mało tego, jak masz sklep internetowy, to badania pokazują, że jak wrzucisz na niego logo Mastercard i Visa, to ludzie wydają w twoim sklepie więcej pieniędzy nawet. Masakra. Robiono badania na zbiórkach charytatywnych, gdzie dziewczynki, które sprzedawały jakieś ciastka po domach, to było w Stanach, miały na koszulce logo Mastercard i Visy i się okazywało, że więcej zebrały na chore dzieci. Ciekawe to jest, no nie? Dlatego też tam, gdzie się da i gdzie nie komplikuje mi to życia za bardzo, to płacę gotówką. Kolejny świetny nawyk, który totalnie mi zmienił życie, o którym już wiele razy mówiłem, brak kredytów i leasingów. Nie mam ani jednego kredytu, ani jednego leasingu. Nigdy nie miałem najmu długoterminowego i nie będę miał, bo jest to syf. Nie mam kredytu hipotecznego nawet, chociaż taki miałem. To był jedyny kredyt swoją drogą, na którym nie straciłem. Więc to ciekawe. Karty kredytowe miałem, ale już nigdy nie będę miał. Limity w rachunku miałem i nigdy nie będę miał. Wstajesz rano i nawet nie musisz, właśnie o to chodzi, że nie musisz być bogaty. Podstawą bogactwa prawdziwego jest to, że nie masz długów. Wstajesz rano i nikomu nic nie jesteś winny. Nikt ci nie powie, że tu masz minus na koncie, że tu masz kartę kredytową do spłacenia, że tu masz ratę za auto. I nawet jeżeli nie zarabiasz tyle, że w tym stanie po prostu, no dobra, no to teraz kupię dom w Hiszpanii, nie wiadomo co, i nie wiadomo jakie auto. Ale sam ten stan jest genialny. Mało tego, uważam, że on daje więcej szczęścia niż ten stan dalszy, tak? Czyli stan dalszy, że już zarabiasz taką kasę, że sobie kupujesz niesamowite auta i tak dalej, jeździsz po Dubajach w najdroższe hotele. To uważam, że tamten stan to już minimalnie może dać frajdę człowiekowi. Jasne, jakąś daje, ale żeby tak stale zmieniał poziom szczęścia, to nie sądzę. Natomiast poziom szczęścia pod kątem miałem długi, a już nie mam, to jest kosmiczny wystrzał. Być tak wolnym człowiekiem, że wiem dzisiaj, że każdy mój projekt może w najgorszym wypadku wyjść na zero, bo żaden z nich
nie ma żadnych zobowiązań. Ja wiem, może niektóre biznesy postawiłbym szybciej, tak? Jakby nie to, że płacę tylko pieniędzmi, no to może mógłbym być deweloperem, tak? Stawiać osiedla. No nie mogę, no sorry, nie stać mnie na postawienie osiedla. Chciałbym, może nawet, bo to jest ciekawe doświadczenie pewnie, ale no nie postawię osiedla, muszę zostawić to firmie Atal i tylko ona będzie stawiać osiedla. Ale jakbym miał kredyty i tak dalej, budowlane, to, no mam firmy, które działają już wiele lat, to pewnie jakąś zdolność mają. Jeszcze są różne spółki, więc pewnie jedna by postawiła część osiedla, druga drugą i tak dalej. Pewnie mógłbym się pobawić w deweloperkę, ale nie chcę, bo dla mnie wolność jest najważniejsza. I to nie słowami, tylko naprawdę. Chcę być wolnym człowiekiem, żeby mi bank nie mówił, co ja mam robić ze swoimi pieniędzmi. Więc to jest rewelacyjna rzecz. I nieosiągalna od razu, tak? Kawę bez kofeiny sobie możesz podmienić na dzisiaj, tak? Czy jutro, jak przyjdzie z Allegro. A spłacanie kredytów niestety zajmuje miesiące, a najczęściej lata. I tu trzeba się trzymać tego celu, ale gwarantuję Wam, każdy z Was, kto to zrobi, będzie przeszczęśliwym człowiekiem. Mimo że kredyty w naszym towarzystwie, społeczeństwie są normalne, tak? Auto w leasingu, czy w najmie, broń Boże. Jak już musisz, to w leasingu, błagam, nie w najmie. Leasing, zrób leasing. Dom, wiadomo, no to już jest trochę nie do przeskoczenia, ale karta kredytowa, badziewie, powinno nie istnieć. Limit w rachunku, syf, precz z tym. Kredyt konsumpcyjny, kredyt gotówkowy, błagam, powinno być zdelegalizowane, kara śmierci za tego, kto tego udziela w ogóle. To oczywiście przesadzam, żeby nie było, wcale nie dla nich kara śmierci, robią swoją robotę, no i tyle, mają prowizję. Trudno. W każdym razie dostałem setki maili już od ludzi, którzy mi wysyłali zdjęcia swoich pociętych kart kredytowych. I nie wysyłali mi maili z pretensjami. Maćku, pociąłem kartę, teraz moje życie zdobanie. Nie. To były bardzo pozytywne, fantastyczne maile. I to jest świetna sprawa. Polecam każdemu. Choć nie jest to oczywiście łatwe i długo zajmuje, ale będziesz wdzięczny samemu sobie, jak to zrobisz. Kolejna rzecz. Mój świetny nawyk rewelacyjny, który wiązał się trochę z tym, że kiedyś miałem długi przez to, że płaciłem płatności, że płaciłem należności w ostatnim momencie, tak? Czyli najpierw se wydałem na coś swojego, a potem rata za auto. No i się okazywało potem, że na którąś ratę brakło. Nauczyłem się zatem płacić wszystkie rzeczy, na przykład za prąd, gaz i tak dalej. Teraz już nie mam długów, ale mam rachunki za prąd, gaz czy telefon. Te wszystkie rzeczy płacimy na strzał od razu, jak tylko przychodzą. Od razu wszystko, ale w tej grupie są również pracownicy, zespół. Mam taki nawyk, świetny nawyk, polecam każdemu pracodawcy, żeby płacić ludziom od razu, jak tylko mam pieniądze. Tak, czyli każdy człowiek zespołu w samym Instytucie Lingwistyki, to jest do około 50 osób, niektórzy są kontraktowi, więc pracują 2-3 miesiące, zrobią kurs i tyle, inni na stałe, więc różnie to tam bywa ta ilość, ale wszyscy mają tam w umowach, nawet nie wiem co mają, bo nie ja te umowy pisałem, więc albo do 10, albo do 15 i zazwyczaj pierwszego dnia miesiąca już mają kasę. Max drugiego. Raz był problem, bo Nestbank, który odwala co parę miesięcy różne rzeczy, że bez powodu ci blokuje konto, zablokowali mi konto i nie mogłem. I przez to musiałem rezerwowe konto załatwiać, przerzucać jakoś środki, kombinować, w kasie PKO wpłacać i tak dalej. No, mój błąd, nie byłem zdywersyfikowany na tę okoliczność, teraz już jestem. I dostali ludzie 9, to naprawdę trzeciego dnia miesiąca ludzie się już pytali, czy coś się może stało, może jestem chory, albo coś, kondycja finansowa firmy się pogorszyła. Mówiłem, nie, spokojnie, tylko konto zablokowali, ale ogarniemy, przepraszam i tak dalej. Więc tak się ludzie już przyzwyczaili do tego, że kasa jest szybko. Dlaczego? Bo ja to mam w głowie. Przecież ludzie, też pracowałem w różnych miejscach. Pracowałem w wielu różnych zakładach pracy, w ochronie, w kilku różnych firmach. Pracowałem w IKEA, pracowałem jako śmieciarz i tak dalej. No różne rzeczy się robiło i wiedziałem, że ja czekam na te pieniądze, tak? Kończył się miesiąc i czekałem na te pieniądze. Chciałem je mieć na swoje rachunki, na swoje sprawy i tak dalej, więc wiedziałem, że jak one przychodziły, to były dobre emocje to powodowało. Więc ja chcę, żeby ci ludzie mieli dobre emocje jak najszybciej. Świetny nawyk, polecam każdemu i tyle. Jak dajesz ludziom pracę, wypłacaj im od razu. Nie czekaj, nie zwlekaj, nie wydziwiaj, sru, jak najszybciej. Daj im obietnicę, że dostaną 15, a wysyłaj pierwszego. To jest świetna rzecz. Kolejna rzecz, budżetowanie. Czyli to była pierwsza z tych rzeczy, które mi pomogły wyjść z długów. Czyli, że w ogóle zacząłem śledzić swoje pieniądze. Co się z nimi dzieje? Dlaczego ja ich nie mam? Czyli wpisujesz wszystkie swoje przychody, te regularne, które są oczywiste, jak wypłata, jak i te nieregularne. Tak? Jak masz firmę, no to różnie to bywa, wiadomo, więc to trzeba zerknąć na ostatnie 3 miesiące i uśrednić. Więc wpisujesz, co może przyjść z której strony i wszystkie wydatki.
co w tym miesiącu musisz opłacić, to za internet, to za żarcie, to za benzynę i tak dalej. I dla wielu ludzi pierwszy taki budżet będzie szokujący. To jest zawsze nieprzyjemne, bo robienie tego to nie jest jakaś szokująco przyjemna robota, ale będzie to też szokujące, dlatego że wiele osób zobaczy, że wydaje więcej niż zarabia. Tak? Bo jak spiszą swoje raty kredytów, które mają zapłacić w tym miesiącu, na przykład jakieś odsetki, to nagle się okaże, że o kurde, to ja muszę coś zmienić w swoim życiu. I rzeczywiście tak jest. I dla mnie też było takie spojrzenie na to. Budżetowanie to trzeba robić. To nie jest, że ci się nie chce, że to nieprzyjemne. Trzeba to robić, żeby wiedzieć, ile zarabiasz, ile wydajesz. W każdym miesiącu trzeba pilnować pieniędzy, bo liczby rządzą. Liczby rządzą. Nie miejmy myślenia magicznego, że o, ja zamknę oczy, pomyślę, zamanifestuję swój sukces, będzie dobrze. Skończ. Zamanifestuj swój sukces w Excelu. Tak, sprawdź twoje liczby i stań oko w oko z brutalną rzeczywistością. Tak? Alkoholik musi sobie powiedzieć przed lustrem: tak, człowieku, przesadziłeś, jesteś alkoholikiem, jest źle, teraz trzeba coś z tym zrobić. Pierwszy punkt, świadomość, drugi punkt, leczenie. Tak? I tu to samo. Jeżeli coś jest nie tak w twoich finansach, pierwszy punkt, musisz wiedzieć dokładnie, co, gdzie, jak. A potem drugi punkt, naprawiać, leczyć to. Dlatego trzeba budżetować. Zawsze, jak mi się skończy miesiąc, to od razu robię budżet, rozpisuję, co przyjdzie, co i zawsze zaniżam to, co przyjdzie, a zawyżam to, co wyjdzie, tak? Czyli wszystkie koszty. I wtedy okazuje się, że sposobem na bogactwo, uwaga, Wieczorek daje sposób na bogactwo, który działa u każdego bogatego człowieka na świecie. Przysięgam. Jest prosty jak drut w teorii i mega trudny w życiu. Ale to tak działa. Tu nie ma naprawdę tajemna wiedza? Nie, proste. Więcej wydawać i mniej więcej zarabiać i mniej wydawać. Albo mądrzej wydawać. Nie zawsze mniej, tak? Bo jak zarabiasz 3 razy więcej, a zaczniesz wydawać 2 razy więcej, to i tak jest to mądrzejsze. Tak? Bo jednak zarabiasz więcej niż wydajesz. Więc jak chcesz być bogatym człowiekiem, musisz popracować nad tym, żeby więcej zarabiać kasy i mądrzej wydawać kasę. Czyli na przykład głupie wydawanie kasy to jest płacenie za odsetki. Ktoś płaci za odsetki, a ja w tym czasie nie płacę za odsetki. Czyli on się frajerzy, traci pieniądze, a ja te pieniądze mogę sobie wydać na wycieczkę. A on ich nie ma, bo więc trochę frajerzenie, no nie? Przyznasz. Dlatego też budżetowanie musi być. I kolejny nawyk związany z budżetowaniem to jest ustalanie minimum budżetowego, czyli takiej poduchy finansowej, poniżej której nie zejdę na koncie. Tak? Czyli na przykład, ile ty musisz mieć pieniędzy na koncie i poniżej nie wolno ci zejść. Na przykład na początku, jak ktoś ma jeszcze jakieś problemy finansowe, dajmy na to, że to będzie 5 tysięcy. Większość, nie wiem czy większość, to nie widziałem statystyk polskich, widziałem amerykańskie. I tam było, że ponad połowa Amerykanów żyje od pierwszego do pierwszego. Czyli, że oni nie mają na koncie żadnych oszczędności, w sensie, że gdyby, ankieta była taka, gdyby coś się wydarzyło, że musiałbyś dziś zapłacić za coś pilnie $1000, to czy byś miał? I ponad połowa Amerykanów nie miałaby. Rozumiesz to? 320 milionów ludzi, ponad połowa i tak dalej. Policz sobie fatalnie. Fatalnie. I to najbogatszy kraj na świecie. Więc obawiam się, że w Polsce również. Na takie emergency, takie pilne coś też by ludzie nie mieli. Więc fatalna sprawa, przyznasz. Dlaczego? Dlatego, że trzeba budować poduchę finansową. Stabilnie ją zwiększać, ale trzeba zacząć. Nie może być tak, że twoją strefą komfortu jest minus na koncie. Debet. Nie. Moją strefą komfortu, no nie powiem jaka to dzisiaj jest kwota, ale jest to kwota, która by wystarczyła na wszystkie wypłaty. Musi tak być. I poniżej tego nie zejdę, nawet jak mam pewność, że ktoś mi wisi kasę, albo że jutro przyjdą jakieś przelewy, albo że to, że tamto. Nie ma takiej opcji. Muszę mieć zabezpieczoną firmę. I już. Czyli to jest moje minimum budżetowe. Jest jakaś kwota X i ona musi zawsze być pod ręką. Jak jej nie ma, to mimo, że tak naprawdę nic to nie zmienia, bo to jest kwota odpowiednio adekwatna do rzeczywistości, tak? Czyli naprawdę, jakby było trochę mniej, nic by się nie stało. To nie, to ja już czuję mega stres. Nie ma takiej kwoty na koncie? Niedobrze. To trzeba przyciąć jakiś wydatek i tak dalej, zatrzymać inwestycje. Więc taki mam nawyk. Pilnowanie minimum budżetowego, jakiejś kwoty, poniżej której nie wolno mi zejść z konta. Na koncie zawsze musi tyle być. Jedziemy dalej. Nawyki związane ze szczęściem, ponieważ szczęście, jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, to jest i tak ważniejsze od na przykład biznesu,
a przecież przez biznes chcemy doprowadzić cię do szczęścia, więc to i tak wszystko ze sobą współgra. Natomiast okazuje się, że jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, to przy okazji jesteś bardziej produktywny, bardziej ci się chce, lepiej działasz i tak dalej, więc to też jest nawyk produktywności. Pierwszym nawykiem związanym ze szczęściem moim jest wdzięczność. Co to oznacza? Że każdego wieczora siadamy całą rodziną i każdy podaje trzy rzeczy, za które dzisiaj jest wdzięczny. Co się wydarzyło tego dnia? Że jesteś wdzięczny światu czy Bogu, że się stały, tak? Bo łatwo jest widzieć problemy, tak? Że to nie działa, mamy polityków w Polsce straszliwych i tak dalej, to problemy, to wyzwania, to coś. Ale jednak masz mnóstwo rzeczy, zawsze więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Na przykład dzisiaj, przecież ja mogę z rękawa rzucać tym. Jestem wdzięczny za to, że mam ręce. Niebawem robię wywiad z człowiekiem, który nie ma ani rąk, ani nóg. I przygotowując się do tego wywiadu, sobie tak się wczuwałem, jak jego matka dostała go na ręce. Znaczy, chcieli jej dać lekarze po porodzie, bo nic nie było wiadomo. Nie wyszło to na USG jakoś, nie wiadomo jak. I nagle on się urodził, pokazali go matce bez rąk i nóg i powiedzieli, chcesz podtrzymać syna? A ona, nie, weźcie mi to. Tak powiedziała, tak zareagowała. Więc wyobraź to sobie, jaka to jest sytuacja dla rodziny, a zresztą oni potem powiedzieli swojemu synowi, przepraszając go, że taka była ich reakcja, no nie? Więc jaki to cios był, jak on miał 11 lat i się dowiedział, że matka tak na niego zareagowała. Więc widzisz, ja sobie czytam to i myślę, przygotowując się do wywiadu, myślę sobie, no i co? A ja tu to marudzę, że miałem grypę żołądkową niedawno i 4 dni mnie bolał brzuch jak cholera. No bez sensu to jest po prostu. Więc to jest to. Albo jestem wdzięczny za to, że jestem w Polsce, a nie na przykład na Ukrainie, tak? Gdzie można dostać rakietą w pysk. Za to jestem wdzięczny. Ale też jestem wdzięczny, że nie jestem na Syberii, gdzie bym dostał jakieś pismo, że idź się strzelać, bo masz być debilem i tak dalej. Albo jestem wdzięczny, że nie jestem w Korei Północnej. No i co? To by dopiero było. Mało tego, nawet jestem wdzięczny, że nie jestem w Stanach, bo dobra, my tu mamy swoich polityków, ale oni też nie mają jak jest to Biden i ci wszyscy ludzie, co generują wojnę za wojną. Trump to był jedyny prezydent od kilkudziesięciu lat, który żadnej wojny nie wywołał, a jedną nawet zakończył. Jedyny prezydent, kiedy Korea Północna i Południowa się spotkała i sobie ręce podawali. Ach, no więc jestem wdzięczny, że tutaj jestem. Że tutaj jestem w Polsce, gdzie nie ma strzelanin w szkołach i tak dalej. Są inne problemy, jasne, ale mówię o czym, za co jestem wdzięczny, tak? I tyle. Każdy z nas ma mnóstwo rzeczy. Jestem wdzięczny, że jak skończę ten odcinek, to pójdę zjeść sobie pyszną soczewicę na ostro, która będzie już tam czekała, zrobiona w pełni w bio, pełna makroskładników, obliczona, żeby było 50% węglowodanu, 20% białka, 20% tłuszczu i tak dalej. Z oliwą, z oliwek świeżą, żeby nie było byle jakiego tłuszczu, tylko porządny. Za to jestem wdzięczny, że tak mogę po prostu, tak se mogę. Rozumiesz, to mam kaprys na soczewicę z oliwą, z oliwek, żeby wszystko było bio, czyli trochę niestety droższe i mogę. Wow. Wow. Ty też możesz. No ale marudzimy, bo ktoś marudzi, bo nie ma Ferrari. Albo bo coś tam, no nie? Nawet jak masz długi i trochę masz trudniej w życiu, no to dobra, to i tak jesteś bogatszy od większości świata. Nawet będąc zadłużony po uszy. Także wdzięczność. Nauczyłem też tego swoje dzieci, więc wszyscy robimy to wieczorem. Każdy mówi co i jak. Kolejna rzecz, która mi daje szczęście, to jest czytanie dzieciom. Mam taki wieczorny nawyk, wieczorem się spotykamy. Oni umieją czytać, mogliby sobie czytać sami, ale nie o to chodzi, tak? Tylko o to, żeby miło spędzić czas. Więc kładziemy się razem w łóżku i ja zaczynam czytać książkę. Aktualnie jestem, ostatnio czytaliśmy Rasmus i Włóczęgę od Astrid Lindgren. Świetna książka, rewelacyjna. Teraz czytamy Kota Maksymiliana. To jest cała seria, która dzieje się, no teraz akurat odcinek w teatrze się dzieje, tak? I kot Maksymilian poznał jednookiego kota Oskara, który oprowadza go po teatrze w Londynie. Fantastyczne. Ja im czytam, bo oni się cieszą, mile spędzamy czas i jest to fantastyczne. Polecam każdemu. Kolejny nawyk szczęściowy, że tak powiem, to jest pytanie siebie regularnie, czy jest mi dobrze, tak? Czyli dzieje się coś, tak? Na świecie znowu jakieś newsy fatalne i tak dalej, a to teraz same fatalne newsy w sumie od zawsze i tak dalej. Wszedłeś, nie daj Boże, na Onet albo na Facebooka i wydaje ci się, że koniec świata już jest i wtedy zadaj sobie pytanie, no dobra, ale czy jest mi tu i teraz dobrze? Nie, czy nie tam takie smęcenie, no ale jutro może być gorzej. Nie, teraz, tu i teraz, czy jest mi dobrze? Czyli słucham jakiegoś newsa albo
bo najgorsze i tak docierają, zwłaszcza do mnie docierają te newsy związane z przedsiębiorczością, tak? Czyli słyszałeś, znowu jakaś głupia ustawa, że ktoś, kto inwestuje w nieruchomości, no to będzie miał 6% podatku PCC, jak kupi sobie szóstą nieruchomość i każdą kolejną. No i mi się gotuje wewnętrznie, no nie, że wstrętni socjaliści, zażygani populiści i tak dalej, gotuje mi się. Ale potem zadaję sobie pytanie, dobra, Maćku, czy jest mi teraz dobrze? Coś mnie boli? Czy nie wiem, brakuje mi na chleb? Zjem dziś tę soczewicę, dzieci zdrowe i myślę sobie, dobra, jest mi dobrze. Nawet jak prowadzą taką rzecz i przez to, jeżeli ja zainwestuję w jakąś nieruchomość, chociaż od kiedy wybuchła wojna, to trochę te nieruchomości w Polsce tak mi się delikatnie kołatają, czy to jest dobry pomysł. No, w każdym razie, no ale jeżeli bym chciał, to wtedy wiem, że zapłacę horrendalny podatek, tak? I to się może średnio opłacać, ale dobra, no, dalej mam ręce, nogi i dalej będę jeść soczewicę. Więc nawet jak się nie będzie opłacało zainwestować, to dalej będę żreć tą soczewicę i będzie dobrze, miło, sympatycznie. Rozumiesz to? I tak jest z wieloma rzeczami. Tak? Inflacja, paliwo drożeje, dobra. Płacę za to paliwo, jakieś dziwnie drogie te baki teraz, ale sobie myślę, dobra. Ale nie mam żadnych długów, czy jest mi dobrze? Nie mam długów, nie mam kredytów, więc dobra. Wydałem może dużo na paliwo albo na coś tam, ale dalej wyjeżdżam z tej stacji jako wolny człowiek. Bez długów. I przecież to nie jest tak, że jutro mi przez to zdrożenie paliwa braknie na soczewicę. I już. Regularnie zadajemy sobie to pytanie. Mało tego, nawet jak leżałem z COVID-em, którego miałem 3 razy, z czego raz, 2 razy było niesympatycznie, a z tego raz to było naprawdę mega słabo, niestety. I tak sobie leżałem i musiałem mieć, mimo że było 0 stopni na dworze, to miałem otwarte okno na oścież. Cały czas musiał być wiatr, bo inaczej nie umiem oddychać. Takie to było. No, nauczyło mnie to trochę pokory, przyznam szczerze. No ale dobra, to już były dawne czasy. No nie powiem, że jak wziąłem amantadynę, to mi błyskawicznie pomogło, bo byłaby to nieprofesjonalna porada, niemedyczna, więc tego nie powiem. Zostawię ten fakt dla siebie, zwłaszcza, że to i tak trzeba konsultować z lekarzem, a nie z jakimś typem z YouTube'a. No ale to, akurat tak było wtedy. No, w każdym razie, nieważne. Nieważne. Ważne, że leżałem sobie wtedy i ciężko mi się oddychało, no ale sobie pomyślałem, no był jeden taki moment, że było naprawdę, się zastanawiałem, czy to dobrze się skończy, ale to była chwila. Ogólnie to tak po prostu byłem mega osłabiony, nic nie mogłem robić, nie mogłem dojść nawet do kibla, bo nie było sił, no ale raczej zakładałem, że nie umrę, tak? Więc sobie tak leżałem, bolały mnie te płuca jak cholera, ciężko się oddychało i sobie tak leżałem, 7 godzinę na przykład bez ruchu i mówię, dobra, ale czy jest mi dobrze? Czy... Niby nie, no bo bolą mnie płuca, bo coś tam i żebra nawet potem mnie bolały już. Ale czy naprawdę jest mi źle? Jeśli zakładam jednak, że przeżyję, że za parę dni będzie ok, ktoś się mną tam opiekuje, tak? Czyli leżę, no, niewiele było do roboty, tak? Bo jeść też nie mogłem. No ale jednak ktoś się tam mi coś przyniósł, jakąś herbatkę czy wodę, czy węgiel aktywny do wypicia. Więc ktoś mi tu pomaga, dzieci sobie radzą, tak? Cała rodzina była w gotowości, żeby w razie czego pomóc i tak dalej. Czy naprawdę jest mi źle? No jest ból fizyczny, no ale to nie było jak przy wyrywaniu ósemki, po wyrywaniu ósemki, więc nie było to tragiczne. I stwierdziłem, w sumie to mi jest dobrze. Nawet w takiej sytuacji bolesnej, niesympatycznej, ale jednak ogólnie. Więc widzisz, ciekawy nawyk, pytanie siebie regularnie, parę razy dziennie nawet, czy jest mi dobrze. Kolejna rzecz. Dieta niskoinformacyjna, czyli ja wolę content, ja muszę mieć jakąś wiedzę o świecie, tak, każdy jak najbardziej, ale wolę mieć wiedzę wysokiej jakości, w związku z czym, jak przygotowuję odcinki, to siłą rzeczy zbieram wiedzę z danego tematu, natomiast tak na co dzień, to jak już, to czytam Independent Trader, czyli blog Tradera 21 i jakieś newsy ekonomiczne, jak mnie interesują, to jak już, to wchodzę na bankiera.pl. Czyli żadne tam Onety, WP, Interie, nigdy wcale nie byłem na Onecie, nie byłem, przecież ja to mierzę, więc co ci mam mówić? Mam taki nawyk, który się nazywa, ja piszę po portugalsku, więc tam mam napisane sem merda, czyli bez gówna, taki nawyk. I to chodzi o to, żeby nie czytać newsów, więc mierzę ile razy i teraz w zeszłym roku 9 dni miałem takich, że sprawdziłem newsy. 9 dni. I kiedy to było? Bo nawet zapisałem kiedy, żeby kontrolować to, kiedy ja wchodzę na newsy. I to było 7 dni, to było zaraz po wybuchu wojny, czyli od 24 lutego tam do 1 marca wychodzi chyba, czy do 2. Wtedy byłem na newsach faktycznie, na Onetach i tak dalej, no bo to było w moim żywotnym interesie, tak? Zaczyna się wojna i tak dalej, ja chcę wiedzieć, czy zaraz będę, do mnie też będą strzelać.
i co dalej. Więc to wtedy 7 dni byłem na newsach, no i 8 dnia stwierdziłem, dobra, wygląda na to, że jednak nie przyjadą te czołgi jutro tutaj. Więc potem już nie wchodziłem na newsy, zwłaszcza, że to nie jest budujące, tak? Dowiedzieć się, ilu ludzi kolejnych zginęło, spłonęło i tak dalej. Więc wystarczyło. I potem 2 dni byłem na newsach, jak wybuchły w Polsce rakiety. Bo chciałem wiedzieć, co to za rakiety, dlaczego w Polsce wybuchły i tak dalej. No i jak się okazało, że jednak pomyłka, że tak powiem, choć niestety kosztowna dla 2 osób, to dobra, to stwierdziłem, mogę olać. Czyli 9 razy byłem na Onecie w ciągu całego 2022 roku. Uważam, że to jest wystarczająco, tak? Czyli jeżeli wszystko jest dla ludzi, to portale informacyjne w wymiarze 9 dni rocznie są dla ludzi. Natomiast nie więcej, nie więcej. A z bankiera biorę zazwyczaj, tam też czasem niestety trafi się jakiś głupi news, ale zazwyczaj i tak w niego nie klikam, bo mnie to nie interesuje. Zazwyczaj to klikam właśnie w takie newsy typowo ekonomiczne, tak? Co zrobił Elon Musk, to tamto, co się wydarzyło w Twitterze, bo takie rzeczy, jak ktoś zarządza firmą, mnie interesują. Albo że Bill Gates zainwestował 1 miliard w Heinekena, to też chcę wiedzieć, żeby już nie pić Heinekena w takim razie, mimo że lubię. To tyle. Także dieta niskoinformacyjna i szukanie informacji wysokiej jakości. Ja nie powiem, żeby bankier zawsze był tam bezbłędny, genialny, ale w porównaniu do Business Insidera, to moim zdaniem to jest po prostu 7 leveli wyżej pod kątem jakiegoś pojęcia ekonomicznego. Business Insider to jest bardziej na clickbaity jakieś, na takie o, szokujące, o to, tamto, nie wiadomo co. Jedziemy. I na koniec, chociaż tych nawyków jest sporo, moje nawyki związane ze zdrowiem. Ponieważ uważam, że w życiu nie tylko przedsiębiorcy, ale każdej osoby, która chce mieć fajne życie, zdrowie jest bardzo ważne i to nie może być tak, że wszyscy sobie pitolą, składając życzenia, że no i zdrówka, bo zdrówko jest najważniejsze, no to zjedzmy teraz ciastko z toną cukru. No jak tak można żyć? Jasne, ja wiem, jak to jest Wigilia, żryjmy ciastka. Ale jak to się dzieje prawie codziennie, a ja znam takie rodziny, gdzie syn od swoich dzieci dostaje nuggetsy codziennie. Rozumiesz to? Nie biją mięso, tylko dostaje nuggetsy ze sterydami. Rozumiesz to? To dają własnemu dziecku, kilkunastoletniemu, sterydy. Co to za rodzice jest w ogóle? Są. Jak można sterydy dzieciom dawać? Jak już ktoś samemu chce sobie lidlowe sterydy zapodawać w postaci kurczaków, niech se bierze. Możesz, tylko rób dużo pompek wtedy, żeby się chociaż zwróciło w mięśniach. Ale dzieciom dawać? No jak tak można? Antybiotyki się powinno brać bardzo rzadko, jak jest coś grubego, tak? Bakteria cię zaatakuje, tak? To rzeczywiście antybiotyk działa, tępi florę bakteryjną na parę miesięcy niestety, więc dlatego nie można zbyt często, no ale są sytuacje, kiedy no niestety trzeba. Ale jeść je codziennie? No przecież ludzie, którzy jedzą mięso z supermarketów, jedzą codziennie antybiotyk. Czyli ich jelita są w stanie zerowym zawsze. Nie mają żadnej ochrony. Jak tak można jeszcze dzieci tak karmić? W związku z czym chciałbym, żeby w naszym polskim społeczeństwie zagranica mnie nie obchodzi, Polacy nie obchodzą. To jest polska służba zdrowia, która potem próbuje wydawać na to pieniędzy, których nie ma, bo politycy je kradną, na leczenie ludzi, których się nie da w ten sposób wyleczyć jakimiś dziwnymi sposobami, kiedy tak naprawdę, jakbyśmy połowę pieniędzy służby zdrowia wzięli stamtąd, i zamiast kupować drogie maszyny, wydali na kampanię zdrowia. Zdelegalizowali może energetyki, ale też promowali. Ludzie, nie jedzcie fast foodów, albo jedzcie raz do roku, czy raz na 3 miesiące, jak zeżrecie sobie burgera, dobra, w Max Burgerze, który jest już w paru miastach na świecie, w Polsce, na świecie to już w większej ilości, możecie zjeść wegańskiego burgera. No i dobra, zjesz sobie wegańskiego burgera raz na kwartał, to nie umrzesz od tego, ale jeść takie coś codziennie, gorąco odradzam. Więc nie chcemy doprowadzić Polski do stanu jak Stany. Nomen omen. Tak? Czyli, że tam 1/3 otyłych, a 1/3 z nadwagą. Tak? Czyli albo ktoś jest tam otyły, albo ma nadwagę. Czyli albo totalny grubas, albo trochę grubas. No i 1/3 jeszcze się trzyma, aczkolwiek ta liczba maleje tutaj. Bez sensu to jest. I jeszcze sobie wymyślają ideologię, że love yourself. Tak? Jestem gruba, ale kocham swoje ciało. Jak można kochać coś, co jest chore? Czy to jest, jak to można? To jest bez sensu. To jest nielogiczne. Och, zaatakował mnie COVID, nie mogę oddychać, ale kocham go. Kocham go, mój COVID. To jest bez sensu wytępić ten wirus i każdy inny, tak? Tak, grypa żołądkowa, precz z nią. A jakbym miał raka, to bym chciał go zwalczyć. Każdym sposobem, który uznałbym za wiarygodny w danym momencie, a nie... Och, jaki raczek, och, jak sympatycznie, jakiś głos mi tu... To co? Otyłe ciało... I ja jestem uprawniony, żeby mówić to w tak brutalnych, niepoprawnych politycznych słowach.
jest wstrętne. I nie mówię o wyglądzie, bo to jest kwestia gustów, każdy ma swój, jasne. Mówię o zdrowotności. I tu nie można z tym nawet dyskutować. Każdy, kto to próbuje podważyć, to debil. Rozumiesz to? Nauka jest w tym jednoznaczna. Każdy kilogram nadwagi zwiększa szansę na cukrzycę, na zawał, na raka i tak dalej. Nie udawajmy, że tak nie jest i nie akceptujmy tego. Ach, ważę 120 kilo, kocham swoje ciało, które doprowadzi mnie do raka. Uwielbiam swojego przyszłego raka. Co? Nie, nie można tak. Więc drodzy Polacy, dbajmy o to. Jasne, róbmy wyjątki. Mało tego, pocieszę, bo czytam bardzo dużo badań albo oglądam w postaci YouTube'owych wniosków z badań. Badań na temat zdrowia i się okazuje, że faktycznie robiąc czasem wyjątki, jesteśmy zdrowsi niż będąc hardkorowo czyści, że tak powiem, tak? Czyli jak ktoś nigdy nie pije, nigdy nie niezdrowego tłuszczu, nigdy nie zażre cukru, to się okazuje, że on jest trochę mniej zdrowy niż ten, kto w 90% albo 95% odżywia się idealnie, ale czasem, nie dwa razy w tygodniu, jak jest weekend, tylko raz w tygodniu, zrobi sobie to pizzę, to coś tam, to batonik, to cukierek, coś tam. Okazuje się, że ci ludzie z wyjątkami, ci ludzie, którzy robią wyjątki, są zdrowsi. Więc to jest pocieszające. Nie trzeba być totalnym hardkorem. Wystarczy być w 90% hardkorem i to jest ok. Ale to jest też łatwiejsze, tak? Bo łatwo wytrzymać 6 dni bez czegoś tam, wiedząc, że w niedzielę możesz sobie pofolgować trochę. I to jest jak najbardziej spoko. Dlatego dbajmy o nasze zdrowie, nie okłamujmy się, że bycie chorym to jest w porządku, bo nasz organizm nie do tego został stworzony. Ja wiem, że są choroby, których się nie przeskoczy, są genetyczne, wyskakują, tak, albo dziecko ma cukrzycę typu pierwszego, no i co z tym zrobisz? Są straszne rzeczy, no albo w pewnym wieku przyjdzie taka choroba, że no kiedyś z tego świata niestety każdy z nas musi zejść, no i nie poradzisz, ale bardzo wiele rzeczy, większość rzeczy zależy od nas i na tym miejmy wpływ. Na cukrzycę typu drugiego mamy wpływ, drastyczny. I mówię, że jestem w tych brutalnych słowach uprawniony, ponieważ ważyłem parę lat temu 30 kilo więcej niż dziś. Więc widzisz, to były czasy żarcia mięsa, kebabów, tego całego syfu, więc ten cały tłuszcz się odkładał w tym ciele. Wchodziłem wtedy, mieszkałem na trzecim piętrze i serce mi kołatało. Budziłem się w nocy z bólem serca. To było straszne. I zamiast mówić sobie wtedy, kocham swoje ciało, trochę tłuszczykowe i tak dalej, to mówiłem sobie, jak mogłeś, człowieku, ze sobą takie gówno zrobić? Jak mogłeś, dostałeś od Boga zdrowe ciało i tak mu teraz plujesz w twarz? To jest plucie mu w twarz, tak? Zboże, ty pajacu, zobacz, co ja zrobiłem z twoim prezentem. Szczam na niego. Tak się czułem wtedy i tak naprawdę, tak się czułem. Co ci mam mówić? To są brutalne słowa, ale przytaczam historię sprzed lat. I wtedy stwierdziłem, ja tak nie mogę. Nie mogę tak, to jest nie fair wobec siebie, wobec innych, wobec świata całego. Nie mogę tak, wobec mojej rodziny, tak? Czy ja chcę, żeby moja rodzina potem łaziła po szpitalach i mnie odwiedzała, jak ja będę mieć jakieś coś zawału dostane albo coś? Nie można tak. Dobra, i co to są za nawyki? Pierwsze, pełne światło z rana i w biurze. Znowu to wziąłem z podcastu Andrew Hubermana, który powiedział przecież, że jak włączysz światło na full, to melatonina schodzi do zera. Czyli zamiast pić kawę z kofeiną z rana, żeby mieć jakąś energię, wpadasz do swojego biura i włączasz wszystkie światła. Nawet jeżeli w tym biurze nie trzeba włączać światła. Ja wiem, Greta Thunberg i ekolodzy teraz się załamią. Ja wiem, że to jest nieekologiczne. Ale prawda jest taka, że nawet jak jest jasny dzień, to ja wchodzę do biura i włączam wszystko na full. Od kiedy Andrew Huberman mi powiedział, dlaczego to działa. I rzeczywiście, okazuje się, że przy pełnym świetle jestem mega dużo bardziej produktywny, mega więcej zadań robię i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie, mniej zmęczenia, melatonina się zeruje i tak dalej. Chciałbym znaleźć sposób bardziej ekologiczny na to, ale niestety, jeżeli jest wybór już, muszę dokonać jakiegoś, to wtedy wolę wybrać siebie niż ekologię. Nie wybrałbym siebie nad zwierzęta pewnie, no, zależy o co by chodziło, tak? Jakby mnie tygrys gonił, a ja miałbym paralizator, to by dostał w łeb i tyle. Ale na co dzień nie muszę takiego wyboru dokonywać, szczęśliwie. Natomiast w temacie takim ekologicznym lubię ekologię, jak najbardziej uważam, że ekologia jest ważna, poza tą polityczną, unijną, wymyślaną, ściemnianą, tylko taka prawdziwa ekologia. Natomiast niestety w tym wypadku pełne światło w biurze zdecydowanie poprawia mi produktywność i jest to ważne dla mnie, więc tak robię. Świetny nawyk. Kolejna rzecz. Wstaję rano, to się przeciągam się do góry, żeby mięśnie tutaj się ułożyły, kręgosłup i tak dalej, i piję szklankę wody. Naprawdę jest to świetna rzecz, bardzo pomaga się obudzić i dobrze zacząć dzień z energią. Kolejna rzecz, pościelenie łóżka. Jak pościelisz łóżko, to już czujesz mały sukces. Nie lubiłem tego nigdy robić, bo ogólnie uważam to za bezsens, tak? Po co ścielić łóżka? To jest to samo, jak nie rozumiem, dlaczego ludzie prasują prześcieradło albo majtki.
Po co prasować majtki? O co tu chodzi? Albo prześcieradło, przecież na tym się i tak leży i się... No ale nie wiem. Natomiast tak samo nie rozumiałem ścielenia łóżka, teraz już rozumiem. Wstaję rano i w pierwszych 15 sekundach już mam sukces życiowy. Rozumiesz to? Wstaję, wow, 15 sekund, już pierwsze udane zadanie, już pierwszy ptaszek odhaczony. Genialny. Więc ścielenie łóżka. Kolejna rzecz zdrowotna, intermittent fasting, czyli żywienie okienkowe. Ja odżywiam się w okienkach 7-godzinnych zazwyczaj. Czasem to jest przedłużone do 8, ale zazwyczaj 7 godzin, czyli o 11 jem pierwszy posiłek, zazwyczaj koło 15 jem drugi i o 18 zazwyczaj coś dojadam, czyli albo to jest otręby owsiane na mleku ryżowym z orzechami i pestkami winogron, albo jak nie mam aż takiego apetytu, no to zazwyczaj jest to jabłko z bananem i czasem z pomarańczą. I to jest wszystko. 18 zamykam sklepik i już nie jem. I wtedy 17 godzin nie jem. Badania pokazują, bo to wszystko jest oparte o naukę, widziałem dziesiątki godzin wiedzy medycznej na temat intermittent fasting. Badania pokazują, że w okolicach 16 godziny bez jedzenia zaczyna się proces autofagii, czyli pożerania własnych szkodliwych komórek, tak? Czyli jak zaczynają się tworzyć jakieś komórki śmieciowe, rakowe i tak dalej, to one się zaczynają zjadać, zostają wykorzystane do napędzania całego organizmu, czyli po prostu same się zjadają. Czyli ludzie, którzy są na żywieniu okienkowym, mają mniejsze szanse na cukrzycę, na raka i tak dalej, na wiele rzeczy, na zawały, w zasadzie na każdą chorobę, można by powiedzieć. Także jest to świetna rzecz, polecam każdemu, można się do tego przyzwyczaić bardzo szybko. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz i przy okazji ułatwia zrzucanie wagi. No bo jeżeli co do zasady nie jesz po 18 albo nie jesz śniadań, no to jest spoko. Także fajnie. No i już. Także mamy to. Kolejna rzecz, którą robię w każdy dzień roboczy, to jest sauna. Czyli wbijam do sauny na pół godziny. Zazwyczaj przeplatam to zimną kąpielą, czyli i to się od razu łączy z kolejnym nawykiem, a w zasadzie dwoma, czyli prysznice zimne i zimne kąpiele. I to u mnie w praktyce wygląda tak. I robię to zazwyczaj po treningu, że zaparzam saunę, że tak powiem, i wpadam pod zimny prysznic na około 2 minuty. Jestem cały już zmarznięty i tak dalej i wtedy wpadam do sauny. Wpadam tam aż do momentu, kiedy już się ze mnie leje i wtedy wskakuję do zimnej wanny. Wanna pełna świeżej, zimnej wody. Wskakuję tam na około 2 minuty, aż już jestem cały czerwony z zimna. Wyskakuję z tego i z powrotem na saunę wbijam i znowu potem do zimnej wody i znowu na saunę i znowu do zimnej wody. I tak robię, czyli tak 3 razy. I to robię codziennie, w każdy dzień roboczy. Jest to rewelacyjne. Sauna znowu ma wiele potwierdzonych korzyści medycznych, czyli wywalanie na przykład ciężkich metali, których my dzisiaj z powietrza i z jedzenia mamy całkiem sporo. Więc to jest świetna rzecz, poprawianie krążenia, tak, wzmacnianie serca i tak dalej. A z kolei zimne kąpiele, zimne prysznice usuwają tłuszcz brązowy z organizmu, czyli po prostu ten podskórny. Do tego wzmacniają w ogóle organizm, zimą się dużo mniej choruje albo wcale i tak dalej, i tak dalej. Także świetne rzeczy, więc zimne prysznice, zimne kąpiele, jak masz możliwość, bo masz wannę, i sauna, jak masz możliwość. No a jak jesteś w mieście, to masz możliwość, bo zawsze gdzieś tam sauna jest. Także gorąco, nomen omen, do tego zachęcam. Świetna rzecz. Kolejna rzecz, która mi bardzo zmieniła życie na lepsze, to jest weganizm. Zarówno z przyczyn moralnych, bo zauważyłem, ile empatii we mnie wzrosło. Tak? Ja najpierw byłem weganinem, a potem wiele innych rzeczy takich proludzkich zauważyłem, że zwracam na nie uwagę, tak? Czyli ciekawe, tak? Oczywiście wcześniej też ludziom pomagałem na różne sposoby, ale po weganizmie to już było jak taki oczywisty krok, tak? Że po prostu co do zasady cierpienia nie akceptuję, tak? W sensie, jeżeli można zrobić coś z czyimś cierpieniem, czy ten ktoś jest zwierzęciem, czy człowiekiem, to należy i warto coś zrobić, mimo że nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować tego całego cierpienia w ogóle, tak? Ale częściowo jesteśmy w stanie, więc to z jednej strony moralnie mnie pocieszyło, bo tak naprawdę dzisiaj ja tego nie umiem zrozumieć, że tyle lat zabijałem zwierzęta. Znaczy, czy ktoś zabijał na moje zlecenie, tak? Ale jeden kit, to nie ma żadnego znaczenia. Więc nie umiem tego pojąć dzisiaj. Czemu mi tyle lat zaczęło dojrzenie? Najpierw do wegetarianizmu, co się wydarzyło chyba ze 12 lat temu, czyli miałem, nie wiem, około 20 lat, no nie, to więcej, 25, 26 może, no nie pamiętam, mniej więcej, tak? Czemu mi to tyle lat zajęło? Czemu ja nie umiałem tego skumać? Nie wiem. Do dziś nie wiem i pewnie już się nigdy nie dowiem. A czemu później jeszcze przez parę lat nie skumałem, że te krowy na mleko, to one też są maltretowane i też są w Auschwitz? Nie wiem. Nie pojmuję, ale grunt, że w końcu skumałem. No, lepiej być mądry po szkodzie niż wcale. W każdym razie
wtedy z tego trochę poczucia winy dałem sobie za zadanie rozmawiać o tym, mówić z innymi po to, żeby odrobić, że tak powiem, te zwierzęta, które zabiłem wcześniej przez wszystkie lata mojego życia. Wydaje mi się, że to działa, bo wiele osób mi pisze, że zmniejszyło zabijanie zwierząt chociaż trochę, albo że na przykład przeszli na dziczyznę, tak? Czyli często jedzą już same owoce i warzywa. Przypominam dla tych wszystkich, którzy chcą używać durnych argumentów, nie, marchewka nie cierpi, bo nie ma ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. W weganizmie nie chodzi o zabijanie, tylko o cierpienie, tak? Nie chodzi zatem o to, żeby, znaczy oczywiście optymalnie, jak najbardziej, jak się da, to wtedy lepiej nie zabijać, natomiast to nieważne, że marchewka jest zabita, ważne, że nie ma mózgu i nie jest torturowana wcześniej przez 5 lat. To jest klucz. A zwierzęta mają mózg, są torturowane, płaczą, cierpią, widzą, jak inne są zabijane na ich oczach i wtedy płaczą i są przerażone, mają kołatanie serca, niektóre mają zawały i to jest coś, co weganizm chce zwalczyć i jest to moralnie prawidłowe, uzasadnione i słuszne. I tak należy robić, a przy okazji, dzięki weganizmowi ja akurat stałem się dużo bardziej zdrowy. Nie mówię, że każdy, bo zależy, co ktoś by jadł, tak? Jak ktoś by codziennie jadł wegańskiego burgera albo jakiś tam izolat białka sojowego, no to wcale by to nie było dobre. Natomiast jak ja jednak jem głównie nieprzetworzoną żywność teraz, czyli warzywa i owoce, plus strączki, to wszystko jest przygotowane, zagotowane i tak dalej, ale nie jest przetworzone na zasadzie jakieś gotowe kluski ze sklepu, albo gotowe jakieś tam nie wiadomo co. Wszystko jest po prostu w postaci surowej kupowane i przygotowywane specjalnie tutaj na obiad. Także totalnie przeróżne wyniki zdrowotne mi się poprawiły. Zresztą samo zrzucenie wagi było totalnie łatwe, tak? Bo grubych wegan jest naprawdę mało. Oni są, bywają, ale naprawdę nie jest łatwo być grubym weganinem. No to trzeba się bardzo postarać. W związku z czym sam temat nadwagi się trochę sam rozwiązuje, więc naprawdę świetna sprawa. Kolejna świetna sprawa to jest nawyk, w zasadzie on się wprowadza w sekundę, szczotkowania włosów przez 2 minuty, a wprowadza się go za pomocą szczotki elektrycznej lub sonicznej. W moim wypadku jest to szczotka soniczna Philips Sonicare. Bardzo, bardzo polecam i świetnie pomaga, ponieważ zawsze jest ten problem, tak, że zęby się powinno myć 2 minuty. No i kto tak robi? Ten, kto ma ręczną szczoteczkę, to tak nie robi, bo nawet tego nie liczy, bez sensu. A szczoteczka soniczna, jak ją klikasz, no to ona dopiero po 2 minutach się wyłączy, więc nie ma innej opcji. Jak wychowujesz dzieci, chcesz, żeby miały czyste ząbki, no to przecież one myją zęby przez 5 sekund. Bez sensu to jest. Więc kupujesz im szczoteczkę soniczną lub elektryczną, problem rozwiązany. Jest to inwestycja, ale robisz nawyk w sekundę. Niektóre nawyki da się zrobić w sekundę. Drugi nawyk związany z zębami to jest Listerine, czyli w moim wypadku to jest tak, że jak coś zeżrę, to potem płukam gębę Listerinem po to, żeby jednak fluorem dostały te bakterie. I już nie boję się fluoru. Kiedyś się bałem, ale poczytałem badania naukowe i się okazało, że jak nie pijesz tego fluoru, no to naprawdę on ci nie zaszkodzi, to nie ma szans. Ja wiem, że fluor to jest trucizna i on zabija bakterie, ale pasty dla dzieci są bez fluoru nie dlatego, że to jest globalny spisek i dorosłych chcemy otruć, a dzieci to nie mamy tutaj sumienia, więc dzieci mają bez fluoru. Nie, tylko dlatego, że dzieci jedzą pastę, więc one nie mogą mieć fluoru w paście, bo by zeżarły, a dorośli nie jedzą pasty, nie piją Listerinu, tylko go wypluwają, czy tam inne te płyny Colgate różne tam, więc to naprawdę nie szkodzi, a widziałem testując, bo robiłem test kiedyś i przez parę miesięcy myłem zęby nie pastą do zębów, tylko, znaczy raz pastą do zębów bez fluoru, a przez jakiś czas sodą oczyszczoną. I się okazywało, że oba te eksperymenty okazały się mega niepowodzeniem. Moje zęby zaczynały być żółte, psuły się bardzo szybko i z przerażeniem wróciłem do fluoru i z zadowoleniem po paru miesiącach zauważyłem, że jednak fluor rządzi. Niestety, tak jest. Więc Listerinem płukam po każdym posiłku, nawet jak nie zdążę gdzieś umyć zębów i tak dalej, Listerin rządzi. Kiedyś brałem Holsy, no ale one mają cukier, więc mimo, że są potężne, mocne i tak dalej, teraz jak się da, czyli nawet czasem przed wywiadem, tak? Jedziemy gdzieś do Warszawy, jedziemy parę godzin, zaraz będzie wywiad, jedliśmy po drodze, więc może nam capić z gęby, że tak powiem kolokwialnie, no i chciałbym mieć fajny zapach. No to jeżeli nie ma możliwości, to już zjem Holsa, ale jak tylko jest możliwość, czyli jest jakaś stacja, to biorę swój Listerin i idę tam przepłukać zęby, bo wtedy mam coś, czego nie połykam, nie jem cukru i tak dalej w tym Holsie i tyle. Także jest to niezły patent, więc Listerin. I kolejna rzecz związana ze zdrowiem zębów, irygator. Genialny wynalazek. Wszedłem na Allegro, kupiłem irygator. Irygator to jest coś takiego jak u dentysty, tak? Że wsadzają ci tą rurkę, no i ona ci płucze z syfu, czy z krwi, czy co tam się dzieje aktualnie. Więc to mnie zaszokowało, że obojętnie jak długo myjesz zęby szczoteczką albo płuczesz Listerinem, to nie będziesz mieć zdrowych zębów, jeśli do tego nie dodasz irygatora.
99% ludzi w Polsce ma próchnicę podobno, a w Stanach mało kto i wszyscy mają zdrowe zęby, białe zęby, mimo że jedzą straszny syf. Gorzej niż my przecież jedzą. Więc jak to jest możliwe? No oni dbają dużo bardziej, tak? Właśnie płuczą zęby, myją zęby długo i jednocześnie irygują zęby też często. Irygator polega na tym, że masz sobie w tym wodę i po każdym posiłku przejeżdżasz sobie tym. Naciskasz on i po prostu jedziesz, no robisz sobie tak jakby kerszer do zębów, no. I mnie to zawsze szokuje, że jak robiłem test, tak, czy przepłukałem zęby normalnie, umyłem je szczoteczką, a potem zairygowałem, to zawsze i tak coś wypadło. Jakiś kawałek tutaj soczewicy albo kaszy. Ja pierniczę. Czy przez wszystkie lata, kiedy ja nie miałem irygatora, to te rzeczy tam zostawały i sobie gniły? Ja się dziwię, że musieli mi dwie ósemki wyrywać, że mam jeden ząb kanałowo wyleczony, że moje zęby nie są idealnie białe i tak dalej. Ja się dziwię, to nic dziwnego. Więc teraz robię tak, że najpierw irygator, żeby wyleciało, co ma wylecieć, potem Listerin, żeby dopłukać idealnie, no i na koniec szczotka soniczna i sru. Także jadę to. Kolejny mój nawyk to jest sugar free się nazywa, czyli wolność od cukru, w dodatku to mierzę, czyli że cukier jem naprawdę rzadko. Na co dzień, jak już chcę coś słodkiego, jak już muszę, jest taki dzień, że o nie, dziś muszę coś słodkiego, tak? Na przykład otręby owsiane na mleku ryżowym z orzechami, z pestkami winogron. Świetny, bardzo zdrowy posiłek, pod warunkiem, że nie dodasz cukru. Ale jak nie dodasz cukru, to może być różnie, bo jak masz naturalne mleko ryżowe, to ono nie jest słodkie. Jak jest słodkie, znaczy, że słodzili. Ja kupuję niesłodkie, więc trochę muszę posłodzić, ale od lat nie mam w domu cukru. Nie widzieli u mnie cukru. Co mam? Ksylitol. Więc nawet goście, jak przychodzą, ktoś musi sobie posłodzić kawę z nieznanych dla mnie przyczyn, bo to jest absurd. No ale jak ktoś chce, to nie ma problemu. To słodzi ksylitol. Ale nawet nie wie, bo ludzie nie wiedzą, że to ksylitol, bo to smakuje tak samo, wygląda tak samo, a jest dużo, dużo zdrowsze. W związku z czym, jak sobie chcę dodać do takiego mleka ryżowego ksylitolu, to sobie dodaję ksylitolu, nie ma żadnego problemu. I tyle. A cukier to już naprawdę bardzo rzadko, czyli na jakimś wyjeździe, tak? Robią ciasto, nie robią z ksylitolem, no bo robią z cukrem, no to wiadomo, że sobie zjem i przecież nie umrę, mam nadzieję, od 2 czy 3 dni słodyczy na miesiąc czy na 2 miesiące. Zwłaszcza, że to nie są dni słodyczy typu żre od rana do nocy, tylko jakiś jeden deser gdzieś, tak? Także, a przez większość życia jadłem słodycze codziennie, naprawdę, przez większość życia. Przez co najmniej 80% życia jadłem codziennie cukier biały. Więc i tak jestem mega wdzięczny, że nie zdążyło mi się jeszcze coś rozwinąć przez ten czas, bo przez tyle lat jedzenia to naprawdę nie jeden już dostał raka i umarł. A mój organizm jakoś z tym dał radę, natomiast nie chciałem go już więcej katować w ten sposób. Także to jest to. Jedziemy dalej. Alkohol free. To jest kolejna rzecz. Badania wszystkie są jednoznaczne, że alkohol nie daje nic dobrego, a w dodatku ja nie lubię korporacji, więc bardzo dużo się dowiadywałem, jak system, czyli korporacje plus politycy, nas oszukują na różne sposoby. I oczywiście banksterka, to tamto, wiadomo. Branża cukrowa to jest jeden wielki wał. Branża farmaceutyczna tyle oszustw robi, że szok. Natomiast tak samo jest w branży alkoholowej, okazuje się. I okazuje się, że branża alkoholowa wymyśliła sobie, wytypowała wiele lat temu jakiś rodzaj alkoholu, który będą promować jako ten zdrowy wyjątek. Czyli jak ludzie się zorientują, że alkohol jest, bo najpierw było tak, że alkohol to tam wszyscy piją, no nie? W komunizmie na przykład. Ale potem się okazało, że ludzie się zorientowali, że przez alkohol to są same problemy. Ludzie są agresywni, ludzie są alkoholikami, rozpadają się rodziny i tak dalej. Trochę problem. Więc branża alkoholowa wymyśliła, że wytypuje tego jednego zdrowego kandydata i zacznie wymyślać i kłamać, manipulować całym społeczeństwem, że to jest zdrowe. I wybrali czerwone wino. I przez parę lat wałkowali na ten temat do tego stopnia, że dzisiaj większość ludzi na świecie uważa, że czerwone wino to jest w sumie spoko, bo ono coś robi. Na trawienie, na coś tam, więc mówię ci wprost, nie. Czerwone wino jest tak samo do bani, jak piwo, jak woda i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ja wiem, wszystko zależy od ilości alkoholu, czyli paradoksalnie to piwo jedno może być zdrowsze, znaczy mniej niezdrowe niż butelka wina, bo procentowo licząc alkoholu będzie więcej w winie. No i z drugą strony, jedna lampka wina będzie zdrowsza niż jedna małpka wódki, tak? Bo będzie tam więcej alkoholu w tej małpce. Natomiast co do zasady, nie ma czegoś takiego, że ktoś potrzebuje pić wino, bo to mu coś tam poprawia. To może co najwyżej, jak jest rzadko pite, to nie zaszkodzić. I to jest wszystko, co alkohol dla ciebie może zrobić. W najlepszym wypadku nie zaszkodzi. Jest to trucizna. Z drugiej strony no jest pyszna. A w dodatku czasem z kimś się dobrze nawalić, to nie jest być może taka tragiczna rzecz, zwłaszcza jeżeli ktoś ma nerwy na wodze, tak? Bo
ja się na przykład zmieniam po alkoholu w misia. Jestem sympatyczny, fantastyczny i tak dalej. Więc nie wszczynam burt i tak dalej. W związku z czym, jak ktoś może, to czemu nie? Byle to było naprawdę rzadko. Tak jak mówię, na koniec lutego 2023 miałem 4 lampki wina wypite. Uważam, że to spoko. W marcu mam plan z kolegą się spotkać i wypić parę lampek więcej na jednym posiedzeniu. Ale potem znowu przez parę tygodni nie będzie ani jednej. A kiedyś w sensie jeszcze rok temu, miałem codziennie jedną lampkę wina. Do obiadu, do kolacyjki, do farmazonu. I się okazywało, że z czasem zaczyna mi się coś dziać po prostu. Jakoś tak gorzej śpię. Na to się znalazły badania, że faktycznie po alkoholu się dużo gorzej śpi, znowu jest mniejsza produktywność i tak dalej. Potem czasem coś zabolało i tak dalej. Potem stwierdziłem, kurczę, a już zwłaszcza jako człowiek, który miał w dzieciństwie wirusowe zapalenie wątroby, czyli żółtaczkę, no to wątroba tych ludzi jest zawsze trochę w gorszym stanie. Więc one są jeszcze bardziej narażone na marskość wątroby. Czyli ktoś, kto nigdy nie miał żółtaczki, dopiero jak będzie grzał w palni równo, no to w końcu ta wątroba mu siądzie, a ktoś, kto żółtaczkę miał, wcale nie musi grzać równo w palnik, tylko może regularnie pić i to może wystarczyć. Więc stwierdziłem w końcu, że kurczę, z wątrobą, zwłaszcza, że to jest taka lipa, tak? Bo wątroba nie boli, jak boli, to już zazwyczaj jest bardzo, bardzo źle. Fatalne to są choroby, więc stwierdziłem, że trzeba poluzować i pić okazyjnie, rzadko, jasne, w Hiszpanii, winko, na plaży, dobra, wszystko dla ludzi, ale właśnie, żeby to nie było takie wszystko dla ludzi na zasadzie poniedziałek alkohol, wtorek cukier, środa haszysz, nie wiadomo co, nie można tak, bo to jest świetną wymówką też dla ludzi, tak? No wszystko dla ludzi, wszystko jest dla ludzi. Nie jest tak, to nie jest prawda. Jak to jest prawda, to powiedz mi, jaka dawka pedofilii jest dla ludzi? Ile? Jedno dziecko dopaść miesięcznie czy rocznie? Ile? No widzisz, nagle się okazuje, że zasada wszystko jest dla ludzi nie działa. Pedofilia nie jest dla ludzi, powinna nie istnieć, powinno jej być zero. Samogwałtów powinno być zero na świecie i już. To nie jest dla ludzi. Tak samo jak napoje energetyczne, no nie wszystko dla ludzi czasem, nie? Tak samo jak mięso z marketów, z tym całym syfem. To nie jest dla ludzi, tego powinno nie być wcale. Kolejna rzecz świetna, chodzenie boso. Chodzenie boso, czyli w domu chodzę boso, nie używam żadnych kapci, w biurze chodzę boso, nie używam żadnych kapci. Usunęło mi się samo płaskostopie z tego, co ciekawe, w parę miesięcy, choć wcale to nie był cel. Celem było zupełnie coś innego, że czułem po prostu, że jak chodzę boso, to jakoś nie wiem, tak się bardziej czuję uziemiony, powiązany z ziemią, z gruntem. No nie wiem, po prostu jakoś mi tak lepiej. Lepiej czuję się wolniejszym człowiekiem. Oczywiście nie chodzę jak Cejrowski po mieście na boso, jak również w hotelach, jak jadę gdzieś w podróży, to wtedy biorę jakieś tam kapcie, no bo w tym hotelu, ja nie wiem, kto tam stąpał i co mu ze stopy odpadało. Pracowałem kiedyś w śmieciach i jak się wchodziło pod prysznic wśród śmieciarzy, to się widziało naprawdę. Niektóre ziomki, to tam dosłownie grzyby im ze stóp odpadały. I to naprawdę potem stwierdziłem, dobra, wolę już w tym całym smrodzie po śmieciach wracać do domu. Wchodziłem przez to pieszo, bo do autobusu już nie mogłem wchodzić w takich warunkach. Więc wracałem do domu pieszo i się kąpałem w domu, bo jak raz zobaczyłem, co tym ludziom odpada z nóg, to stwierdziłem, matko boska, ja tu nie chcę być w pobliżu. W każdym razie, dlatego też w hotelach oczywiście kapcie wskazane, natomiast w domu czy w biurze świetna sprawa, rewelacja. Tyle rzeczy, po prostu to jest dziwne, bo na to nie wiem, czy są badania jakieś, bo nigdy nie znalazłem, nie szukałem nawet, ale naprawdę czuję się jakoś tak wolniejszy, fajniejszy, bardziej wolnym człowiekiem, nie powolniejszy, tylko bardziej wolnym człowiekiem. Polecam każdemu spróbować. Kolejna świetna rzecz, którą robię regularnie, to jest trening jogi. Joga jest rewelacyjna i na to również wiele badań jest, wiele z nich znalazłem, ale widzę też po sobie, że faktycznie jak się człowiek chociaż trochę porozciąga, ja to robiłem wcześniej tak, że tam raz czy dwa razy w tygodniu miałem pełny godzinny trening, ale potem sobie to, jak już obczaiłem, jakie to są ćwiczenia i zacząłem je robić samemu, no to sobie robię po prostu na koniec treningu siłowego, tak? Czyli jak już popodnoszę jakieś tam ciężarki i tak dalej, to na koniec rozciąganie, które w moim wypadku przybiera postać jogi, czyli przez 10-15 minut sobie robię parę tam różnych jogowych pozycji, dlatego że no po spinaniu mięśni rozciąganie to jest dobra rzecz, a joga ogólnie uspokaja, jest fajna, jest sympatyczna, jest prosta i jest praktycznie dla każdego, bo nawet jak, nie wiem, ktoś tam, kobieta ma okres, to może robić inne ćwiczenia po prostu niż te, wybrać sobie, tak, zestaw. Osoba w ciąży nawet może ćwiczyć jogę, tylko musi pominąć niektóre ćwiczenia, więc dla każdego coś jest, tak? Więc joga jest rewelacyjna,
i bardzo uspokaja. Kolejny nawyk, szybkie reagowanie zdrowotne. Co mam na myśli? Otóż jest takie myślenie magiczne, które ja również podzielałem, że nie można iść do lekarza, bo coś znajdzie. Czyli, że jak nie pójdę, to tego tam nie ma. Tak? I to myślenie, no niestety, no ono się kupy nie trzyma. A w dodatku przecież wiemy, że im wcześniej ktoś coś wykryje, tym lepiej, no bo tym łatwiej to coś wywalić. I oczywiście w wieku 20 kilku lat mnie to nie obchodziło, bo byłem nieśmiertelny. Jak każdy w tym wieku. Poza kimś, kto już choruje. Natomiast ktoś, kto nie choruje, no to wiadomo, nieśmiertelny, nic mnie nie tknie. Natomiast czas leci, potem miałem tę otyłość, ważyłem 112 kilo, już miałem bóle serca, już się różne rzeczy działy i zacząłem widzieć, że kurczę, mnie się jednak da zdjąć z planszy. A wolałbym nie. Nie żeby ta plansza była idealna, ale jednak nieźle mi się na niej gra. W związku z czym stwierdziłem, że nie może tak być i że nie mogę do zdrowia podchodzić na zasadzie farmazonów, tam najważniejsze, tylko konkretnie to akcje, czyny świadczą o człowieku, a nie jego pitolenie, tak? Więc stwierdziłem, dobra, to teraz ciężko mi coś naprawić, jeżeli nie będę o tym wiedzieć. I mimo że, oczywiście jest takie ryzyko, tak? Każdy się tego boi, że pójdziesz, zrobisz standardowe badania, a dowiesz się czegoś, co jest straszne, tak? I że te wszystkie emocje... Zauważ, że to jest najciekawsze, że my się najbardziej boimy strachu. No bo przecież, jeżeli teraz w naszej wątrobie coś się psuje, to się psuje niezależnie od tego, czy wiemy, czy nie wiemy. Czyli tak padniemy. Zakładając, że tego nie uleczymy i tak dalej, to i tak padniemy. Tak? Więc my się nie boimy tego, że padniemy, idąc do lekarza, tylko my się boimy strachu. Zobacz, jaki metastrach. Boimy się iść do lekarza, bo jak on nam coś powie, to będziemy przerażeni. To ci dopiero numer. Natomiast nie wiedząc, ciężko będzie coś z tym zrobić. I tyle. Nawet wiele różnych przecież rzeczy pokazuje badań, że na przykład zdrowe owoce, warzywa i tak dalej, witaminy, że to wszystko drastycznie zwiększa szansę niezachorowania na różne rzeczy. Zmniejszenie ilości mięsa spożywanego, drastycznie mniejsze szanse są na raka, na zawał, na cukrzycę, ale również badania pokazują, że jak już się zachoruje i wtedy się te rzeczy wprowadzi, to poziom wyzdrowienia jest dużo mniejszy, tak? Czyli w praktyce upraszczając, 100 razy łatwiej zdrowymi nawykami zapobiec chorobie, niż ją wyleczyć. A z kolei wyleczyć znacznie łatwiej, im ona jest mniejsza, bardziej początkująca i tak dalej. Więc mimo że nikt z nas nie chce słyszeć złych wieści, to ja w końcu dojrzałem do tego, potrzebowałem na to prawie 40 lat, żeby do tego dojrzeć, że jednak jak coś się dzieje, trzeba iść. Jak ostatnio złapała mnie grypa żołądkowa i nie byłem pewny, czy to jest grypa żołądkowa, bo mnie tak bolał brzuch, że naprawdę żyć mi się nie chciało, dosłownie żyć się nie chciało, ból jak cholera, to po paru godzinach stwierdziłem, dobra, jadę, a nóż mi powiedzą, że to jest wyrostek. Bardzo bym nie chciał. Bałem się tego jak cholera, tak? Bo wiadomo, wyrostek, no niby to nie jest jakaś nie wiadomo jaka operacja rutynowa, choć jak powie lekarz, nie ma rutynowych operacji. No ale jednak. Jednak ja jestem człowiekiem, któremu w sumie takich zabiegów nie robiono, żeby go rozcinać i tak dalej. Jakoś mi się, miałem farta zawsze w życiu, że poza wyrywaniem ósemek, to tam się nic takiego nie działo, a tu nagle co? Wezmą mnie i to jeszcze na spontanie, pojadę tam, szybkie badanie i powiedzą, ach, że przejdzie do otrzewnej, no to trzeba szybko operować, tu, sru. Nie miałem, nigdy nawet nie byłem w śpiączce farmakologicznej, znaczy to się chyba tak nie nazywa, tak? Nie byłem w anestezji. Więc nawet to, tego się boję, tak? Co to będzie, a co jak się okaże, że jestem na to uczulony, już nie wstanę, dostanę zawału, Boże. Więc widzisz, taki jestem mięczak lekarski, trzeba przyznać wprost i uczciwie, ale stwierdziłem, że faktycznie jak to jest wyrostek i to się rozleje, no to umrę. No i cóż, a nie chcę. No więc pojechałem do lekarza z tym stresem i strachem. No i co? Pani podotykała, pomacała, wbiła mi dwie strzykawki w tyłek po raz pierwszy w życiu. Zawsze coś nowego człowiek przeżyje. Ale się okazało, że nie było to wcale nieprzyjemne ani bolesne. No i tyle. I się okazało, że tym razem szczęśliwie strach miał wielkie oczy, ale cieszę się, że to zrobiłem, pojechałem i ze spokojem już wróciłem do domu. Dalej z cholernym bólem brzucha, ale już ze spokojem, że jednak nie trzeba mnie operować, ani nie będę jutro umierać, tylko po prostu muszę pocierpieć trochę i już. Więc to jest to. Różne znamiona mi się zaczęły pojawiać na ciele jakiś czas temu i jedno było takie dziwne i stwierdziłem, dobra, idę z tym. Nie chce mi się do dermatologa, ale idę. W ogóle powiedzcie mi,
Dlaczego dermatolog chce, żeby chodzić do niego w masce? O co tu chodzi? Bo ja rozumiem, znaczy mogę zrozumieć ewentualnie, jak ktoś już naprawdę jest taki maskowy. Dobrze. To idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, czyli tam, gdzie przychodzą ci wszyscy ludzie, których coś boli, żygają ebolą po prostu, kaszlą covidem, mają grypę, smarkają. Dobra. No to przynajmniej ta maska spowoduje może, że ten człowiek, wstyd mu będzie, że w tej masce siedzi, to usiądzie dalej. Nie wiem, ale może. Ale do dermatologa idę sprawdzać znamiona, a oni tam w maskach siedzą, że co? No ale dobra, logikę w zasadach pandemicznych to ja już dawno porzuciłem, bo tam się kupy nic nie trzymało nigdy, od pierwszego dnia. No ale dobra, więc poszedłem do dermatolożki i stwierdziła, wszystkie tu znamiona są spoko, jedno jest takie podejrzane, możemy je profilaktycznie wyciąć, no i je wycięliśmy i tyle, zabieg był w miarę tam luźny, no i tyle. I teraz mam tylko obserwować, raz do roku chodzić, bo faktycznie jakiś tam, żeby pilnować, no i już. Że to jest dla mnie jakaś frajda chodzić po lekarzach? Zdecydowanie nie, no ale... Co zrobić? Co zrobić? Także wolę wiedzieć. Jak coś mnie będzie bolało, pójdę. Pójdę, sprawdzę. Pamiętam, jak miałem pierwszego COVID-a 2 miesiące przed pandemią. To było ciekawe, bo oficjalne kłamstwo jest takie, że w marcu był pacjent zero. Ja miałem COVID-a w styczniu w Polsce i poszedłem do lekarki. Ona sprawdziła objawy, bo tam miałem 35 stopni i w ogóle ledwo dychałem, ale nie umierałem. Natomiast było to mega słabe. No więc poszedłem do lekarki, bo to już był ten etap, że stwierdziłem, że tak, trzeba sprawdzić, żeby nie było nie wiadomo co. No i ona mówi, tak se żartowaliśmy, nie był pan może w Chinach ostatnio na wczasach? Ja mówię, nie, nic z tych rzeczy, tylko we Włoszech i w Hiszpanii. A to nie, tam chyba nie mają tego. Potem się okazało, że jednak mieli. W każdym razie, no i tyle, więc warto wiedzieć. Warto wiedzieć, mimo że wiedzenie jest nieprzyjemne. Niestety, no. Niestety, no ale jednak. Lepiej wiedzieć, żeby móc zareagować. W dodatku przecież pod wpływem tego strachu łatwiej się wdraża nawyki, tak? Przychodzi człowiek, mówią mu, no coś, lekarz mówi, coś tam widzę na tym prześwietleniu. Samo to, coś tam widzę, już powoduje, że rzucenie palenia albo alkoholu, albo energetyków, albo czegoś tam jest 100 razy łatwiejsze, czyż nie? Już jest jakoś tak, prosto, prosto. Także tyle. Jedziemy dalej. Łóżko o 22. Mam taki nawyk, który oczywiście mierzę jak wszystko, że o 22 mam być w łóżku. Nie muszę tam od razu spać, ale no bo kontrolować i liczyć, kiedy się zasnęło, to jest trochę abstrakcja, tak? To bym musiał zasypiać, patrząc na zegar i potem to zapamiętać i rano spisać. Bez sensu. Pilnuję więc, żeby o 22 być w łóżku. Ryzyko, że tam coś niewłaściwego będę robić, jest małe. No bo nie mam w sypialni telewizora, bo to jest absurd w ogóle. Żeby mieć w sypialni telewizor? Nie. Dzięki, cześć, ale ja wolę mieć spokojny umysł, zasypiać normalnie i na spokojnie. Natomiast oczywiście ludzie mają w sypialni komórkę, co też nie jest najlepszym pomysłem, no ale jak już mają, no to no, dla mnie komórka nocą nie jest zbyt ryzykowna, bo co ja tam robię na tej komórce, jak już? Czytam książkę. To jest męczące. No nie da się czytać książki do 3 w nocy. Nie, książka jest męcząca. To Netflixa nie oglądam na komórce, bo to niewygodne, więc to tam nie. Co tam mogę robić? No na YouTubie skaczących kotków w nocy mi się nie chce oglądać, więc jak już bym sobie obejrzał coś bardziej naukowego, no to też nie zaszkodzi, a nie da się też tego oglądać godzinami, zwłaszcza w nocy na zmęczeniu, więc ryzyko komórkowe jest niewielkie, więc nawet jak tam 23:30 już się zmęczę wszystkim, to zasnę. Więc pilnuję tylko, żeby o 22 być w łóżku, bo nie chodzi o to, żeby się spinać do wstawania rano o określonej porze, tylko żeby zadbać o pójście spać o odpowiedniej porze. To tam jest klucz ukryty. Polecam książkę Dlaczego śpimy doktora Matthew Walkera, bo to was przekona, dlaczego naprawdę sen to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o jaką trzeba zadbać, jeśli chcesz być zdrowym i jednocześnie produktywnym człowiekiem. Kolejna rzecz, waży się codziennie, mimo że dietetycy zalecają raz w tygodniu, ale ja chcę widzieć, jak tylko dziś jest 1,5 kg więcej niż wczoraj, ja od razu chcę to widzieć, czuć ten ból i reagować. Ciągle się ważę, jestem maniakiem ważenia się, dlatego że miałem otyłość w pewnych różnych miejscach, tu na przykład na bicepsach, do końca życia będę mieć rozstępy przez to, już nigdy na plaży nie będę piękny, nawet jak będę mieć fajne mięśnie, to zawsze to będą mięśnie obarczone białymi rozstępami i tak dalej. Więc cenę płacę już na zawsze,
Być może jakieś moje narządy są w gorszym stanie przez to wszystko z przeszłości, co się dopiero za parę lat wyłoni i każe mi życie za to zapłacić. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale teraz już chcę o to bardzo dbać i w tym celu ważenie się codziennie jest dla mnie takim rytuałem, że myję rano zęby, wbijam na wagę i widzę, czy kontrolujemy to, czy wszystko jest dobrze, bo kontrolę stracić łatwo, zwłaszcza jeszcze na jakichś czasach i tak dalej. Kolejna rzecz, siłownia. Codziennie robię trening 5 razy w tygodniu. Jest to trening, akurat w tym momencie trenuję już sam sobie w biurze, więc to jest spoko, bo mogę robić większe przerwy między seriami, na przykład tak, zrobić jedną serię czy ćwiczenie, potem sobie coś zrobić przy komputerze biurowego, nadzorować jakieś podcasty norweskie i tak dalej, potem znowu sobie coś zrobić, poćwiczyć, więc różnie to bywa, jest to wygodne, fajne, sympatyczne. No i zdrowe, o to chodzi. Kolejna rzecz. Każdego dnia piję szklankę kurkumy z cynamonem i pieprzem. Pieprz dlatego, że wprawdzie smak wtedy jest gorszy, ale kurkuma, a raczej kurkumina ma 2000 więcej procent szans, więcej procent wartości odżywczych pod wpływem piperyny z pieprzu. Więc piję taki drink, że tak powiem, każdego wieczora. Jest to naprawdę niezłe, ostre, jak ktoś lubi ostre smaki, ale naprawdę jest to ciekawy napój. Ciekawy napój, piję każdego wieczora. Dużo wartości odżywczych. Badania pokazują, że kurkumina, jak i cynamon, jak i piperyna, to są mega zdrowe rzeczy, które w dodatku łatwo się w takiej formie przyswaja. Jak ktoś lubi, to mógłby sobie dodać jakiegoś mleka migdałowego czy ryżowego, tworząc tak zwane złote mleko. Świetny napój. Wszyscy weganie go pewnie znają. Naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale ja wolę bez tego mleka, bo to już zazwyczaj piję w okienku moim bezjedzeniowym, tak? Czyli gdy już jest 19, 20, 21, jak już, a zwłaszcza jak chce mi się, zdarza się rzadko, ale jak mi się zachce jeść o 20, no to ciepły napój jest najlepszym rozwiązaniem, tak? Herbatka, kawa, teraz piję bezkofeinową, to mogę sobie kawę nawet o 23 wypić i to jeszcze z dziećmi mogę wypić, one też mogą wypić kawę bezkofeinową, co za problem. W związku z czym albo to, albo ta kurkuma. To jest też świetna rzecz, mogę sobie wypić, to nie ma kalorii, więc nie odpala trawienia, czyli nie przerywa postu, a jest bardzo, bardzo zdrowe. Kolejna rzecz, zielona herbata, piję również codziennie. Zielona herbata ma dowiedzioną skuteczność w zapobieganiu rakowi, wielu różnym odmianom raka. Oczywiście nie w 100% przypadków, ale drastycznie zmniejsza szanse na tego typu choroby, na inne również, zawały i tak dalej. Więc piję zieloną herbatę codziennie. W moim wypadku jest to bezkofeinowa zielona herbata, bo znowu nie chcę kofeiny. Herbata ma kofeinę, więc znalazłem bezkofeinową. I w dodatku lepsza jest w liściach. W liściach, a nie w torebkach. Do torebek często niektóre firmy, zwłaszcza chińskie, używają dosłownie wybielacza, różnych substancji chemicznych, które działają jak wybielacz. Nie mówiąc o jakości samych tych liści. Pamiętajmy, że wszystko, co jest chińskie, a jest spożywcze, powinno nie gościć na naszych stołach. Ani chiński czosnek, ani chińska herbata nie jedz takich rzeczy, ponieważ Chiny mają dużo mniej, albo dużo bardziej lajtowe prawo odnośnie chemikaliów, zwłaszcza tych na eksport. Tak, czyli jak oni spryskają grubo ten swój czosnek, albo te swoje liście herbaty, to lelo im to. I Europejczycy zjedzą i wypiją, ich problem, tak? Natomiast w Unii dalej nie jest idealnie, ale jednak te zasady są dużo bardziej hardkorowe. Więc herbata z Japonii na przykład. Ja teraz piję zieloną herbatę z Japonii, liściastą, bez kofeiny. Nie jest to tanie. Ona jest zawsze droższa, zwłaszcza, że ona jeszcze jest bio w tym wypadku. Więc bio z Japonii, nie z Chin, liściasta i bez kofeiny. To naprawdę jest dużo elementów wpływających na cenie, więc ona jest cholernie droga, można powiedzieć, ale warto. Ale warto, a jak ktoś chce oszczędzać, no to oczywiście może pić tam jakąś tańszą. Dobry napój i zdrowy. Kolejna rzecz, codziennie biorę białko i kreatynę, dlatego że ćwiczę. Że ćwiczę, kreatyna to jest ciekawa substancja, ponieważ jest najlepiej zbadaną substancją związaną z treningiem siłowym i jednoznacznie dobrą, tak? Czyli praktycznie nie ma efektów ubocznych. Mówię praktycznie, bo były jakieś dwa przypadki chyba na świecie, które być może miały związek z kreatyną, ale nie wiadomo dlaczego. Więc naprawdę kreatyna jest turbo dobra. Pod tym kątem zdrowa, nie ma tutaj problemów. A białko z kolei, dlaczego biorę białko? W moim wypadku jest to białko z grochu firmy Ostrowit, czyli wegańskie. Dlaczego? Ponieważ no, siłą rzeczy weganizm powoduje, że trochę łatwiej o dysproporcje, czyli żeby za dużo było węglowodanów, a za mało białka i tłuszczu. Oczywiście ja to tak czy siak nadrabiam na różne sposoby, ale właśnie dwa z nich to są takie, że piję oliwę z oliwek dziennie, dolewam sobie jeszcze do posiłku trochę oliwy z oliwek, co najmniej dwie łyżki,
Do tego łykam witaminy A, D, E, K, zawsze też w oliwie z oliwek. I do tego, czyli tu nadrabiam tłuszczu zdrowego, czyli nie olej słonecznikowy, nie olej rzepakowy. Tego w ogóle człowiek nie powinien jeść, tych dwóch rodzajów oleju. No to też są badania. W ogóle człowiek nie powinien używać tych dwóch rodzajów oleju. Rozumiesz to? Słonecznikowy i rzepakowy. Wyrzuć to od razu. Nie pij tego. Nie, to już naprawdę lepiej jakiś tłuszcz zwierzęcy, mimo że nie jest w moim interesie mówienie takich rzeczy, ale no, z niezwierzęcych oliwa z oliwek lub olej kokosowy w niedużych ilościach, a ze zwierzęcych to tam nie wiem, bo też nie wszystkie, ale na pewno nie olej rzepakowy, słonecznikowy. Więc tym nadrabiam tłuszcz, a białko z kolei nadrabiam no, białkiem, które sobie zapodaję i no i tyle. I mam. Kolejna rzecz, woda. Piję dużo wody, to na pewno i jest to filtrowana woda. Tylko na wyjazdach kupuję wodę w plastiku, no bo tam nie za bardzo jest wyjście, chyba że wyjazd jest bliski, to mam swoje butelki i biorę swoją wodę. Natomiast ogólnie plastiku staram się unikać. Po pierwsze ekologia, to już jest taka prawdziwa ekologia, a nie te tam budynki zeroemisyjne z Unii, tylko plastik to jest prawdziwa ekologia, tak? Ten plastik się długo rozkłada, jest bez sensu, że on powstaje i tak dalej, więc tylko na wyjazdach, jak nie ma innej opcji. Natomiast druga rzecz, no niektóre badania sugerują, że w plastiku jest bisfenol A, który się przedostaje do tej wody, my to potem pijemy, to psuje nam narządy, więc też bez sensu. Dlatego kupiłem filtr, w moim wypadku kupiłem na kunasystem.pl. No jest to mój znajomy, nie mam z tego prowizji, ale jest to znajomy, więc no, takie quasi polecenie. Zamontowałem sobie taki filtr i w biurze, i w domu i mam filtrowaną wodę z kranu. Podobno można bez filtrowania też pić wodę z kranu, aczkolwiek ja bym się bał, bo tam jednak jest trochę chloru i różnych innych rzeczy, więc no, wolę jeszcze bardziej mieć to przefiltrowane pod wpływem tych, pod kątem takich substancji. No i tak naprawdę z kranu leję sobie zdrową wodę, piję wiele razy dziennie i gra. Robię z niej herbatę też i tak dalej, kawę, więc tylko taka przefiltrowana woda i zawsze stuprocentowo dobra, jest ok. Co dalej? Ćwiczenia na kręgosłup. Odkryłem kiedyś, że bolał mnie kręgosłup. Odkryłem też, że było to przez siedzenie nadmierne przy komputerze, zwłaszcza jak to jeszcze nie miałem monitora, więc patrzyłem w dół na ekran laptopa. Potem kupiłem monitor, patrzyłem już do przodu, to mnie trochę mniej bolały plecy i kręgosłup, a potem jak zacząłem stać przy stojącym biurku, to od paru lat mnie kręgosłup nie boli. Niemniej jednak dalej jest skrzywiony i to jest fakt i dlatego robię różnego rodzaju ćwiczenia. Joga dużo pomaga na kręgosłup, robię jakieś ćwiczenia przy ścianie, robię to codziennie, bo jest to ważna sprawa i no nie chcę robić tak, że będę czekać, aż za 30 lat będę jakiś taki pochylony, jak kiedyś wszyscy mieli garba na starość. Teraz już nie są na to czasy. Tak, nie chcę tak, więc robię ćwiczenia na kręgosłup. Kolejna rzecz, już wspomniałem o niej, mój nawyk, nieużywanie oleju rzepakowego, słonecznikowego, to jest syf, nie chcę tego wtłaczać w siebie. Oczywiście znowu, będzie jakaś impreza, nie wiem, wesele, spotkanie gdzieś tam, albo zagranica i będziesz mieć smak na frytki. No to wiadomo, że tych frytek nikt nie robi na oliwie, byłoby za drogo. Albo że pieczone może będą, a ty chcesz smażone. No więc wiadomo, że będzie to olej najtańszy, jakiś popularny olej i tak dalej. Ja na przykład lubię hinduskie żarcie i niestety ono jest zazwyczaj robione na takim podłym, wstrętnym oleju. No i co mam poradzić? No, ale jak jestem za granicą, to sobie już zjem. Natomiast nie codziennie. Mnóstwo ludzi znam, którzy robią to codziennie. Tak? Codziennie smażą na oleju słonecznikowym albo rzepakowym. Co? Przecież to jest zwykła trucizna. To jest zwykła trucizna, to nie jest coś, co ewentualnie jest trochę niezdrowe. Olej rzepakowy był stosowany tylko w samochodach i został genetycznie zmodyfikowany, żeby on nie otruć ludzi od razu. Żeby ludzie w ogóle go mogli spożywać i nie umrzeć. Rozumiesz to? I teraz jedzą wszyscy ten olej rzepakowy genetycznie zmodyfikowany. Oczywiście ci sami ludzie narzekają na GMO, na co... No, nie róbmy tego. To jest twoje zdrowie. Twój rak lub jego brak. Ach, artysta mi się odpalił. Także nie, to tylko na wyjazdach, bardzo rzadko. Jasne, wszystko dla ludzi. Znowu, jak najbardziej, ale znowu, tak jak mówię. Tylko kiedyś gdzieś tam. I dlatego też ja codziennie nie jem w restauracjach, bo bardzo rzadko restauracje mają w pełni zdrowe jedzenie. Albo stosują, albo cukier, tak? No nie kupisz deseru z ksylitolem, tak? Tak samo jak smażą, to zazwyczaj właśnie na byle czym, na badziewiu, na oleju słonecznikowym, rzepakowym, albo jeszcze jakimś gorszym i tak dalej. Więc to jest ciężkie. Czyli restauracje tak naprawdę
ja bym ograniczył, ja ograniczyłem, bo jadłem przez jakiś czas codziennie obiad w restauracji i w końcu stwierdziłem, no nie, nie kontroluję tych składników. Nie wiem, czy ten bakłażan jest bio, czy on nie jest bio, nie wiem skąd on jest, olej na bank jest do bani, nie wiem, niektórych przepisów nawet nie znam, więc nie wiem, co tam dowalili tak naprawdę. Także stwierdziłem, że trzeba to inaczej zrobić i dlatego też mam catering indywidualny, można powiedzieć, czyli przygotowany zgodnie tutaj z konkretnie z moją prośbą, że tak powiem, konkretne posiłki, takie, siakie, takie makro ma być i tak dalej. Także i wszystko bio i tak dalej. No i to jest zdrowe, w przeciwieństwie do oleju rzepakowego i słonecznikowego. I odżywiając się tak na co dzień zdrowo, to wtedy mam czyste sumienie, że dobra, w weekend sobie gdzieś pojadę i się tam nażrę i co? Nic się nie stanie, wręcz przeciwnie, nie będzie nawet spoko. Kolejna rzecz, wyłączanie komórki na noc. Mam komórkę wyłączoną na noc i tak do mnie by nikt nie dzwonił z żadnym emergency, bo do mnie i tak się nie dzwoni, także tyle. Wyłączam komórkę na noc, czuję się wtedy lepiej, bezpieczniej, milej, sympatyczniej, mój mózg jest spokojniejszy, nie chodzi mi coś tam w tle i tak dalej. Chcę mieć komórki, bo są dwie, więc wyłączone na noc. Cisza, spokój, rano włączam, kiedy już jestem gotowy zacząć robotę. Kolejna rzecz, oczyszczanie powietrza. Zwłaszcza zimą, kiedy niestety powietrze jest do bani. Mam oczyszczacze powietrza, filtry powietrza. Znowu, kupiłem w firmie Kuna System u kolegi, więc polecam tak, tam. Są różne do wyboru, niestety jest to wydatek 1000, 2000, 3000 nawet, jeżeli mówimy o tych najlepszych. No ale tak niestety jest. Polacy palą wszystkim jak trzeba, zgodnie z tym, co im pewien polityk polecił, więc palą nawet oponami. I mój oczyszczacz powietrza ma jednocześnie czujnik, czyli on pokazuje, jakie jest powietrze. No i faktycznie, w centrum zimy, że tak powiem, jak różne dymy są z ulic, z kominów widoczne, to faktycznie ten oczyszczacz pokazuje na różowo. Różowy to jest ten najgorszy, że totalny syf. A latem, jak go włączę, to on jest cały czas niebieski. W zasadzie wychodzi na to, że mogę go wyłączyć, bo nie ma czego oczyszczać. Więc rzeczywiście to tak jest. Czyli to jest dowód, że to nie od samochodów jest, tylko od tego, czym ludzie palą. Tak? Czyli znam ludzi, pieluchy wrzucają do pieca. No naprawdę, to jest żenujące w ogóle. To jest już typu za usiłowanie morderstwa. Moim zdaniem oni powinni zostać osądzeni, tak? No bo robienie takich rzeczy, no to co? To jest typowo mordowanie innych ludzi, bo wszyscy tym będą oddychać. Ktoś idzie w tym czasie na spacer z dzieckiem, no to tak naprawdę raka robisz temu dziecku, paląc takie rzeczy. No nie, wow, nie. No ale dobra. Ktoś powie, no ale muszę, bo nie mam pieniędzy i tak dalej. Wiesz co? To zamiast mordować ludzi, robiąc raka setkom obcych ludzi, to se kup cztery swetry i se siedź w tych swetrach. Może cię to zmotywuje do zmiany pracy albo coś, nie wiem, ale siedź w czterech swetrach. Portugalczycy tak robią, mają nieogrzewane domy. Ja wiem, u nich nie ma minus 20, ale jest minus 10 i też siedzą w czterech swetrach dosłownie. I oni się dziwią, że w Polsce ludzie w t-shircie siedzą w zimie w domu. Naprawdę, wiem, uczyłem się portugalskiego z Portugalczykiem przez parę lat tutaj, więc wymienialiśmy się ciekawostkami kulturalnymi i on powiedział, to jest ciekawe dla mnie w Polsce, że ludzie tak grzeją, żeby siedzieć w t-shircie. W Portugalii nie do pomyślenia. W Portugalii człowieka w t-shircie nie widziałem nigdy w domu, poza latem oczywiście. Ale zimą nie, no zimą się bierze swetera, jak trzeba to dwa. No, pogadał. No i tyle. Więc oczyszczam powietrze. Mam to w biurze, mam w domu, w każdym pokoju, również w pokojach dzieci, to jest bardzo ważne i tak dalej. I jest to bardzo, bardzo pomocne. Co ciekawe, mój syn miał astmę, która podobno jest nieuleczalna i się okazało, że jak kupiłem oczyszczacz powietrza, to przestał ją mieć. A astmę miał naprawdę nie taką, że trochę sobie podyszał czasem, tylko że dwa albo trzy razy o trzeciej w nocy jechaliśmy do szpitala, bo się dusił i musiał mieć pilny zastrzyk adrenaliny. I zawsze na wyjazdy potem wszelkie jeździliśmy ze strzykawkami adrenaliny przy sobie, żeby w razie czego zareagować, więc to nie było śmieszne. Także polecam oczyszczacze każdemu. Kolejna rzecz, chodzenie zamiast autowanie. Jeżeli jest dystans do 2 km, to ja na pewno go zrobię na nogach niż autem. Z jakimiś tam wyjątkami, że nie wiem, no, albo bym był chory w danym momencie, tak, albo na przykład jak miałem grypę żołądkową, no to wtedy faktycznie wlazłem do windy, jak już musiałem, a tak to normalnie chodzę tylko po schodach i ogólnie chodzę. Unikam auta, no chyba, że już jadę gdzieś, tak, jadę gdzieś dalej, no to wiadomo, to jest oczywiste. Natomiast gdzieś tam, jak mam iść dystans kilkaset metrów, mnie to zdziwiło, że ja byłem w stanie pojechać dystans kilometra autem. To jest nielogiczne, to jest debil. Moim dzieciom mówię coś, co jest brutalne i politycznie niepoprawne, więc przepraszam od razu, ale mówię moim dzieciom to, w co wierzę, jak stajemy przed schodami i mamy przejść parę pięter na przykład. Mówię im, jak na przykład zaczyna się negocjacja, typu, a może windą wjedziemy? To ja mówię, kto jedzie windą? I one już wiedzą, co mają odpowiedzieć, bo zawsze od miesięcy mówiłem to samo. Windą,
jadą ludzie, którzy coś noszą, albo którzy są niepełnosprawni, w sensie chorzy albo aktualnie, albo w ogóle, tak? To jest oczywiste, tak? Jakbym nie miał nóg, jeździłbym windą, no bo to jest logiczne. Tak samo jakbym niósł 5 zgrzewek wody mineralnej, której wcale nie noszę nigdy, bo mam wodę filtrowaną. No ale gdybym niósł, no to bym wszedł do windy, bo to jest spoko. Albo przeprowadzka i meble nosisz. No to nie będziesz chodzić z nimi po schodach, bo to jest złe i dla ciebie, i dla mebli. Więc to jest logiczne. Czyli dla tych ludzi jest winda. A dla całej reszty, czyli jak ktoś nic nie niesie, jest zdrowy, nic mu nie dolega, to dla tych ludzi są schody. Ja pamiętam, że parę lat temu miałem, może już kilkanaście to było, miałem biuro na 10 piętrze. To było biuro w hotelu Katowice. I tam chodziłem też, na 10 piętro wbijałem. Kiedybym zrobił jeszcze może trzeci wyjątek, że jakbym wchodził, bo prowadziłem też różne szkolenia, no to dobra, jak miałbym o 10 szkolenie i biegałbym tam na ostatni moment, wszedłbym na przykład w garniturze, no to dobra, wtedy bym nie szedł 10 pięter po schodach, bo to by było niekorzystne dla uczestników, bo bym po prostu śmierdział potem na tym szkoleniu. Ale jak miałbym jeszcze pół godziny, to bym wszedł po schodach i tam bym się na miejscu umył, po prostu. Więc chodzimy, nóżki, po to mamy nóżki, żeby chodzić. 10 tysięcy kroków to się okazuje, kiedyś była totalna norma, a teraz to jest totalny absurd. To ja w swoim biurze chyba tyle robię, jeżeli tam praktycznie w ogóle nie siedzę, ale chodzę też od biura do domu, gdzieś indziej, gdzieś jak trzeba coś załatwić, to też idę i tak jak mówię, dopóki nie trzeba niczego wnieść, to z żadnej windy nie skorzystam, albo tak jak mówię, albo jak mam jakiś bardzo zły dzień, tak, coś mnie tam boli, co się rzadko zdarza, no ale jak już, no to wiadomo, to czy kogoś, tak, z rodziny, chociaż mamy nawet taki podział, tak, że jak jesteśmy we trójkę i jedna osoba na przykład jest kontuzjowana, no to ta osoba jedzie se windą, a reszta ciśniemy schodami, jeszcze się ścigamy, czy będziemy przed windą, także tak to funkcjonuje. Windy, tak jak mówię, są na takie właśnie okoliczności. Co dalej? I chodzeniem. Chodzenie, chodźmy. Jak mamy zdrowe nogi i możemy, to korzystajmy. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze dłużej zdrowe nogi, będziemy mogli chodzić. Kolejna rzecz, oliwa z oliwek. O tym już powiedziałem, ale jeszcze tylko dodam. Kupiłem sobie dobrą chorwacką oliwę z oliwek. Taka jest najlepsza, bo nie jest taka gorzka jak włoska, czy hiszpańska, czy portugalska. Wchodzisz na przykład, nie musisz do Chorwacji jechać, chociaż warto, ale wchodzisz na Allegro, znajdujesz sklep, który się nazywa Chorwacki Koszyk i od nich możesz sobie kupić wysokiej jakości chorwackie, pyszne oliwy z oliwek. Fantastyczne to jest. Na oliwie z oliwek można smażyć, oliwę z oliwek można dolewać do dań, praktycznie do każdego dania, jak trochę dolejesz, to nawet nie zauważysz, a będzie już zdrowiej, ponieważ oliwa z oliwek we wszystkich dietach, które są najzdrowszymi dietami na świecie, czyli na Okinawie, w Hiszpanii, we Włoszech i tak dalej, wszędzie tam jest oliwa z oliwek. Wszędzie. Przypadek? Nie sądzę. Dlatego warto. Kolejna rzecz, wystawianie owoców na stół. Przeczytałem ciekawe badania, które w sumie były oczywiste, aż dziwne, że ktoś je prowadził, no ale zrobili, że ludzie, którzy mają przekąski na stole, są średnio o 8 kg bodajże, czy 8%, nie pamiętam, pamiętam liczbę 8. No nieważne, ogólnie są grubsi niż ci, którzy na stole mają owoce. Rozumiesz to? To nie jest żadna zmiana praktycznie. Albo na twoim stole w salonie, w głównym pokoju są banany, pomarańcze i kiwi i jabłka, albo są tam chrupki, chipsy, batoniki. Co wybierasz? W moim domu co do zasady nigdy nie ma chrupków, chipsów, batoników. Mamy taką zasadę, że nawet jak jest dzień słodyczy, tak? Czyli dobra, przyjdą święta, albo Wielkanoc, albo jakaś okazja, ktoś ma urodziny, jasne, wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Żremy jak świnia, nie ma problemu. Ale mamy zasady wypisane i podpisane całą rodziną, że kolejnego dnia wszystko idzie do kosza. Rozumiesz to? Wyobrażasz to sobie? Przynoszą, czyli są urodziny. Wiele razy mówiłem to też mojej rodzinie, ale powiem o tym tu po raz kolejny, bo może będzie warto. Są urodziny. Dziecko ma urodziny, jest torcik, ludzie przynoszą czekoladę, wystawiamy tą czekoladę, jemy coś tam, to, sram to, wam to. I kolejnego dnia z rana, a tak naprawdę już o północy, jak wszyscy poszli spać, to ja wyrzucam całą resztę cukru. Ponieważ cukier nie może u mnie mieszkać. Cukier może mnie odwiedzać na okazję, ale nie może u mnie mieszkać. Czyli kolejnego dnia tego cukru już nie może być. Czyli nawet, jeżeli dzieci dostały cukierki, słodycze i tak dalej, to te, czego nie zjadły w dzień urodzin, w nocy trafia do kosza. Ja wiem, to może się wydawać nieeleganckie, ale to nie jest tajemnica. Ja o tym mówiłem wiele razy. Więc to, że ktoś przynosi do mojego domu cukier dalej, no to trudno. No, ten cukier trafi do kosza potem. Zawsze, zawsze, bezlitośnie. Zawsze trafi do kosza. Tam nie ma wyjątków, ponieważ ja nie chcę swoim dzieciom odejmować od ust. Chcę, żeby sobie czasem, jak każdy, ja też chcę,
sobie pojadły jakiś deser, ale nie chcę, żeby miały raka. Nie chcę, żeby się uzależniły, żeby zbudowały w dzieciństwie, kiedy nawyki są najmocniejsze, żeby zbudowały sobie nawyk częstego jedzenia niezdrowych rzeczy. Bo potem ten nawyk, ja sam wiem, ile lat ja potrzebowałem, żeby ten nawyk wytępić. Lata pracy ciężkiej były. Niektóre nawyki, dopiero tak naprawdę trzeba było ogarnąć całą naukę o nawykach, żeby w końcu sobie poradzić z tym najgorszym. Nigdy nie miałem problemu specjalnego z alkoholem, czy z, nie wiem, z papierosami, nie paliłem i tak dalej, czy już z narkotykami, to już w ogóle. Ale z cukrem tak. I tak właśnie sobie z tym poradziłem, ale nie było to łatwe. Czy na pewno nie było to krótkie, więc tego nie chcę. Nie chcę i już. W związku z czym cukier u mnie nie mieszka, może wpadać w odwiedziny. Także to jest to i dlatego też nie ma przekąsek. Nie ma przekąsek, na stole stoją owoce, a w szafce, a propos przekąsek, są schowane musy owocowe bez cukru i bez konserwantów. Takie musy owocowe, które tam, ja tego nie jem, ale dzieci jak już powiedzą, że ileż możemy samych owoców jeść, to tam macie musy owocowe, zapraszam. No i już. I to jest świetne i faktycznie. Okazuje się, że od kiedy mam jabłka na stole, to częściej jem jabłka. Przypadek? Nie sądzę. Widzisz, jaka prosta zmiana. Także to jest to. Co dalej? Ciekawy, bardzo dziwny nawyk. Chodzenie w dresach. Po ulicy może niekoniecznie, ale uwielbiam w domu i w biurze chodzić w dresach i w dodatku bez majtasów. Już nie będę wchodzić w szczegóły, ale jednak no tak się kiedyś mnie to zastanawiało po prostu. No przecież spodnie cisną i majtki cisną. Nawet takie luźne to jednak trochę cisną, tak? Bo inaczej by spadły. Tak mnie zastanawiało, czy to tak można na przykład przez 80 lat. Ciśnienie w dzień, ciśnienie w nocy, tak? W dzień ciśniesz dżinsami albo spodniami, jakimiś gaciami z garnituru albo czymś tam. W nocy ciśniesz jakimiś spodniami, nie wiem, z piżamy czy dresowymi czy coś. I tak ciśniesz. Czy to tak można na dłuższą metę? Nie wiem, w sumie nie wiem, do dziś nie wiem, ale tak mi się to wydaje logiczne, że po co ryzykować? I stwierdziłem, dobra, to tam, gdzie nie muszę, to będę chodzić po prostu z mniejszym ciśnieniem, że tak powiem, czyli majtasy w dół i dresy zakładam. Oczywiście, no bez majtasów to nie będę chodzić, przynajmniej tak długo, jak dzieci ze mną mieszkają. Jak się wyprowadzą, to może będę. Nie wiem, ale w biurze jakoś bez majtasów nie chodzę, bo to dziwne jest. Natomiast w dresie, w samych spodniach dresowych i to jest spoko. To jest spoko, widzę, że jest przyjemniej wtedy. Jakoś tak po prostu, no nie wiem, mam wrażenie, że dbam o swoje zdrowie bardziej. Tak samo jak jestem w podróży, lubię daleko jeździć autem, więc jak jadę trasę 12 godzin, no to kiedyś po prostu wszystko bolało po takiej trasie. Teraz prawie wszystko boli, ponieważ nie boli już brzuch na przykład, bo zawsze jestem w dresie. Oczywiście jak idę na stację, to muszę pilnować, żeby mi ten dres nie spadł, bo pod nim nic nie ma, no nie? Więc trzeba się pilnować, tak? Żeby zaraz pupal wieczorka tutaj nie został na niemieckiej stacji sfotografowany. Natomiast jest to ciekawy nawyk, polecam. Polecam, bo naprawdę uważam, że jest to po prostu zdrowe. Kolejna rzecz, zdrowa żywność dopasowana pode mnie. O tym już wspomniałem, ale jeszcze przypomnę, tak? Dla mnie to jest catering indywidualny. Jak ktoś nie może akurat, to catering warto przetestować. Tych firm cateringowych jest mnóstwo. Warto znaleźć taką właściwą dla Ciebie, tak? Co ciekawe, wiele z nich ma desery codzienne. To jest w ogóle jakaś paranoja, tak? Czyli codziennie brownie. Co to ma za zdrowotny catering być? Ja nie popieram tej ideologii, żeby liczyć tylko kalorie, a nie liczyć składników, tak? Moim zdaniem liczy się nie tylko ilość, ale też jakość. Czyli nie, no bo ja mogę przecież zjeść tak tyle batoników i chipsów dziennie, że zmieszczę się w 2000 kalorii i jeszcze będę chudnąć. Co z tego? Potem jak będę parę lat tak jeść, to potem dopiero schudnę, bo będę mieć raka żołądka. No, szybko schudnę. Więc tak nie chcę. Dla mnie jest ważne i ilość, i jakość, tak? Czyli nie biorę cateringu takiego, że codzienny deser. Deser to nie jest coś, co się powinno... Cukier biały to nie jest coś, co się powinno jeść codziennie. To jest coś na wyjątkowe okazje. Więc tego nie chcę. Więc trzeba znaleźć sobie catering odpowiedni dla siebie, jak ktoś ma możliwość. Czyli zarabiasz już, nie wiem, firma ci wyszła, albo zarabiasz tyle, że naprawdę masz jakieś tam pieniądze, to moim zdaniem warto zapłacić więcej i mieć indywidualny catering, czyli dogadać się z kimś, kto w pobliżu, nie wiem, pracuje w restauracji i powiedzieć, słuchaj stary, czy możesz dla mnie robić też dodatkowe jedzenie? Ja przygotuję, co tam ma być, będziemy załatwiać tylko warzywa i owoce bio, można je kupić albo na biotargach, albo na pyszneeko.pl, dowiozą ci do domu i robimy to i codziennie takie i takie menu, tyle kalorii, ty będziesz wiedzieć jako kucharz, jakie tam są makro, mikro, wszystkie składniki i tak dalej. Żadnych syfów nie używamy, nie stosujemy olejów takich i takich, nie stosujemy tego, na to mam na przykład alergię, bo ktoś może mieć jakąś alergię i tak dalej. I już, jak stać cię na to, zdecydowanie warto, zdecydowanie warto.
Jak nie, to i tak catering indywidualny warto, a jak nie, no to oczywiście warto zadbać o swoją własną kuchnię, czyli jak gotujesz samemu, to żeby robić to dobrze i porządnie. Tutaj ja bym dodał to, co ja nie gotując, ale jednak stosuję, czyli że ja dziennie jem dwa dania takie same, bo ja mam dwa dania dziennie, plus wieczorem ewentualnie jakieś tam owoce, ale mam dwa takie same dania. To jest łatwiejsze dla mojego kucharza. Mój kucharz, dobra, no, wcale kucharzem nie jest tak naprawdę, ale akurat tak się dogadaliśmy. Natomiast to jest dobre też dla mnie, bo to jest takie wtedy proste, sprawne, dobrze policzone, tak? Czyli mam pierwsze danie, drugie danie takie samo i już. I dla kogoś z Was, kto robi samemu jedzenie dla rodziny, to też możesz tak zrobić. Kto powiedział, że śniadanie, obiad i kolacja muszą być inne? Czemu? A zrób raz, a dobrze. I na śniadanie porcja tego, na obiad porcja tego i na kolację, jeśli jadasz kolację, również porcja tego samego. Parę dni pomarudzisz, że brak dywersyfikacji, ale potem się przyzwyczaisz. Potem się przyzwyczaisz, bo jutro będziesz mieć inny posiłek, a pojutrze jeszcze inny. I to dużo ułatwia pracę, bo ludzie często jedzą jakiś niezdrowy syf, bo łatwiej go przygotować, tak? Przecież szybciej się robi frytki, niż gotuje ziemniaki, tak? Frytki ci się robią kilkanaście minut, a ziemniaki się gotują 40. No w związku z czym łatwiej zrobić frytki. No dobra, ale łatwiej dostać raka, niż go nie dostać. Tak jest, niestety. W związku z czym trzeba się bardziej postarać, wychodzi na to, żeby go nie dostać, więc wszyscy, którzy robią sobie jedzenie samemu, to może to im chociaż pomoże, żeby przyzwyczaić siebie i swoją rodzinę do jedzenia dziennie tego samego posiłku przez cały dzień, a zmiana jest jutro. I tyle. Wtedy się łatwiej po prostu o to zadbać. Kolejna rzecz, jedziemy dalej, wszystko bio. Nie wiem przypadkowych rzeczy, kupiłem sobie kiedyś sondę za tysiaka, więc to nie byle jaka sonda i zacząłem ją wsadzać we wszystko. To jest sonda, która znajduje metale ciężkie, znajduje substancje trujące, konserwanty i tak dalej. Co ciekawe, okazało się, że w przypadku mięsnych rzeczy, ponieważ chciałem sprawdzić też mięso, tak? Więc wziąłem łososia, wbiłem w to i się okazało, że każdy łosoś jest niejadalny. Przynajmniej te, które ja miałem. Miałem z paru różnych marketów, te łososie gdzieś do mnie trafiły, bo ktoś przychodził, chciał łososia i tak dalej. Więc okazało się, że to jest dosłownie niejadalne. Ilość akceptowana tych substancji się mieściła bodajże do 100, miało być dobrze, no to łosoś średnio miał między 300 a 500. Na czerwono świecił ten czujnik, że tego nie wolno po prostu jeść. To jest sama chemia. To było ciekawe. Natomiast i tak samo miałem jakiś kurczak, jak ktoś przyniósł, to ja zawsze mówiłem, dobra, mogę wbić tu taką rzecz, tego twojego kurczaka? Jasne, wbijaj. I się okazywało, że bardzo źle było. Raz chyba było tak, że ktoś miał jakąś rybę dziko hodowaną i też w to wbiłem i tam było dobrze. Tam było dobrze, że takie coś można jeść, ale wszystkie inne się okazywały po prostu, czyli to z marketu, to jest nie tylko moralnie podłe, że ktoś takie coś śmie kupować, to po prostu trzeba nie mieć sumienia chyba wcale, albo okłamywać siebie, nie, ja tego nie widzę, to tego nie ma, no to jeszcze sam człowiek siebie tym totalnie zabija. Natomiast, co ciekawe, bo zawsze ludzie mają taki argument, tak jak atakują wegetarian, no ale przecież warzywa i owoce też się pryska. To prawda, częściowa, ale prawda. Ale okazuje się, że nie aż tak, bo normy w Europie są całkiem ostre, jeżeli chodzi o pryskanie warzyw i nie jest tak znowu źle. I okazuje się, że wbijałem tę samą sondę w wiele różnych owoców i warzyw i okazywało się, i tu znowu, że nawet w Lidlu i w Biedronce jakieś tam ananasy, jabłka, banany prawie zawsze były w 100% na zielono. Czyli czasem się zdarzyło, że było na żółto, na zasadzie można jeść, ale nie za często. Natomiast prawie zawsze jednak, nawet biedronkowe owoce i warzywa były na zielono i były zdatne do spożycia. Co ciekawe, wszedłem kiedyś na stronę crowdfarming.com i tam możesz kupować bioprodukty od rolnika i kupiłem tam kiedyś mango od włoskiego rolnika. To przyszło tam pocztą po miesiącu i miałem całą skrzynkę mango i wbiłem w to tę sondę, a ona mi na czerwono pokazała, że tego nie można jeść. To jest ciekawa rzecz. Przyznam szczerze, więc czasem nawet takie turbo niby zdrowe, to może się okazać ściema, tak? Bo podejrzewam, że ten rolnik to po prostu pryskał równo i tyle, i oszukiwał. No bo jak inaczej? Więc okazuje się, że to jest pociecha, że nawet jak komuś się nie chce jeździć i wydawać więcej pieniędzy na jakichś biotargach, biobazarach, to tak naprawdę, jak wystarczy, że odstawisz mięso,
to już w Lidlu i w Biedronce możesz kupować owoce i warzywa i prawie zawsze będzie to miało naprawdę wystarczająco mało tych ciężkich metali czy substancji szkodliwych, żeby to normalnie jeść, a jeszcze w dodatku owoce i warzywa mają swoje sposoby, żeby oczyścić je w sodzie oczyszczonej, żeby je totalnie już wyzerować z tego. Polecam, wpiszesz Marek Skoczylas, jak oczyścić chemię spożywienia, no to tam znajdziesz sposób. Także też tak się jak najbardziej da, więc ja co do zasady wszystkie owoce, warzywa kupuję bio i oczywiście jestem maniakiem zlecania, więc tak naprawdę osoba, która przygotowuje moje posiłki, to ona te rzeczy kupuje. No i tyle, dlatego też mamy czarny ryż i zminimalizowaliśmy biały ryż w diecie, żeby były zdrowe, bio, fajne rzeczy i tak dalej. Kolejna rzecz z tych rzeczy zdrowych, brak szamponu. Nie używam szamponu do włosów, to może być dla Was dziwne. To jest ogólnie dziwne, ale kiedyś przeczytałem na stronie swoją drogą o surowym odżywianiu, które w dodatku dotyczyło mięsnego surowego odżywiania, które mnie nie interesowało, ale jednak znalazłem, tak, bo wpisałem chyba w Google, co daje szampon, bo ciekawił mnie skład szamponu, jak dowiedziałem się, że większość szamponów i mydeł i żeli pod prysznic jest niewegańska, ponieważ ma łój krowy. Rozumiesz to? Myjesz się łojem krowy. To jest wstrętne. I wtedy stwierdziłem, no to kupię wegańskie mydło, wegański żel pod prysznic, wegański szampon. Ale potem stwierdziłem, no hola, hola. Ale to mydło wegańskie, to ono jest tak miłe i dobre, fajne w użyciu, że w zasadzie to już równie dobrze mogę sobie nim umyć pachę i głowę. A potem poszedłem o krok dalej i zastanowiłem się, czy trzeba myć substancjami chemicznymi jakimikolwiek pachę i głowę. I okazało się, że nie. I to mnie mega zdziwiło. Okazało się, że chociaż nie dla każdego, bo ja czytałem bardzo wiele opinii przed tym eksperymentem, który się nazywa myj włosy samą wodą. Więc bardzo wiele opinii, setki opinii widziałem, filmy na amerykańskim YouTubie, gdzie ludzie stwierdzili, no myję samą wodą, nic się nie zmieniło. Dalej mam tak samo czyste włosy, bo ktoś może powąchać, sprawdzić, czy nie mam wszy, czy nic mi tam kolonia grzybów się nie zapodaje i nie ma różnicy. A przecież jak przeczytasz skład szamponu i wpiszesz te łacińsko brzmiące nazwy w Google, no to się okaże, że tam jest sama chemia. Więc chemia na cebulki włosów, nie wiem, czy to jest dobre. Także stwierdziłem, przetestuję. Jedyny wyjątek to było, że kobiety z długimi włosami, często pisały, faceci też pewnie, ale takie opinie znalazłem, że kobiety z długimi włosami, niektóre, też nie wszystkie, ale niektóre pisały, że dla nich nie do przejścia, nie? Że przestały stosować szampon i tak jak u facetów zazwyczaj po tygodniu, dwóch zaczyna być wszystko idealnie, tak u kobiet czasem się okazywało, że za długie te włosy były na takie mycie, więc podejrzewam, że to jest kwestia eksperymentu, każdy musi sprawdzić dla siebie. Ja sprawdziłem i ciekawiło mnie, czy ktoś się zorientuje w ogóle. Czy nie powiedziałem nikomu. I dzisiaj mówię to pierwszy raz publicznie, że uwaga, bo tak możesz powiedzieć, no tak Maćku, od tygodnia twoje włosy wyglądają gorzej. Więc dziś mówię publicznie, że od 2 lat nie używam szamponu. To było 2 lata temu. Więc mniej chemii i zdrowiej. A włosy tak samo czyste, uprzedzając, nie, przez te 2 lata nic mi się we włosach nie pojawiło, żadne straszne rzeczy, fryzjerka mi też nigdy nie dosrała, że coś jest nie tak, także nieźle. Brak szamponu. Idąc tym trybem, zastanowiłem się, czy w takim razie można nie używać żelu pod prysznic, który jest pełen chemii, zwłaszcza, że tu już badania naukowe się pojawiły, że chemia z żelu pod prysznic zabija twoją naturalną florę bakteryjną, którą masz na skórze. Oczywiście to jest z jednej strony, z drugiej strony, no jak się spocisz, to śmierdzisz, no i co teraz? I sprawdziłem, dobra, zrobię eksperyment. Taki sam. Czyli będę myć się samą wodą. Oczywiście wieczorem ciepłą, bo zimna woda może niektórych rzeczy nie dobyć. Ale no za wyjątkiem jakiejś sytuacji, że nie wiem, wpadłbym w kałużę smaru, to wiadomo, tego wodą nie ogarniesz. Ale mówię tak normalnie, normalny dzień, tak? I mówię, prysznic, będę myć się samą wodą, cieplutką wodą i tak dalej. Ktoś może jakąś gąbeczkę i tak dalej. Sprawdzimy, co się stanie. Czy ktoś zauważy? I dziś po raz pierwszy, publicznie, od 2 lat mówię, że tak robię. Ani w biznesie nikt tego nie zauważył nigdy, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale co najważniejsze, nikt z mojej rodziny na to nie zwrócił uwagi i co jeszcze najważniejsze, moja żona na to nie zwróciła uwagi, a tak się składa, że w różnych okolicznościach ze mną miała do czynienia przez te 2 lata. Już nie wchodząc w szczegóły być może. Także to działa. To po prostu działa, więc wyobrażasz to sobie, że szampon w większości przypadków, zwłaszcza dla włosów krótkich, a żel pod prysznic zawsze są fake newsem? Rozumiesz to, że produkt wymyślony, który nie jest w ogóle potrzebny, okazuje się, że on nic nie daje. Także szok.
Idąc tym trybem, zminimalizowałem użycie mydła. Co to znaczy zminimalizowałem? Tu się okazało, że tu już nie przeskoczysz tego. Oczywiście u mnie to jest mydło wegańskie, ono jest fajne, bo jest takie szybko myjące, że tak powiem. No ale wiadomo, jak ja tam na przykład dodaję oliwy z oliwek do posiłków, to czasem ona mi się obleje. Tego nie zmyjesz samą wodą, to nie ma szans. Więc tu już mydło jest konieczne, albo w ogóle, no wiadomo, trzeba mieć już ręce, je trzeba, warto mieć zdezynfekowane, nie z powodu COVID-a, tylko tak ogólnie dla zdrowia. Więc to jak najbardziej, natomiast minimalizacja oznacza, że no staram się nie używać tego mydła godzinami, tak i tak dalej, i w zasadzie używam go tylko do rąk i tylko zazwyczaj albo przed posiłkiem, albo po tym, jak coś się wydarzy, tak, czyli byłem gdzieś na zewnątrz, coś dotykałem i tak dalej, no to tak, to tyle, ale staram się mniej. I analogicznie minimalizacja użycia perfum, no pachnieć trzeba jednak, nie znalazłem jeszcze totalnie naturalnego sposobu na to, żeby, nie wiem, jakiś kwiatek sobie wsadzać może gdzieś, nie wiem, więc trzeba. Człowiek się poci. Taką mam robotę, że gadam w garniturze, to wtedy siłą rzeczy zawsze się spocę. Tak to jest, w t-shircie już może mniej. No i tyle, więc czasem zapach jest niezbędny tutaj, jakiś, no ale też staram się w miarę mniej. Co to oznacza? Że na przykład jak wiem, że cały dzień spędzę w biurze samemu przy komputerze, to po co ja się mam rano psikać z zapachami? Żeby kto mnie czuł? Jak tam nikogo nie ma poza mną, sam się mam czuć, mi to jest niepotrzebne. Przecież po to tak naprawdę się perfumujemy, żeby to ktoś nas fajnie poczuł, no nie? Żeby nie capić w towarzystwie. Więc tam, gdzie nie ma towarzystwa, to się nie psikam. A kiedyś się psikałem, bo miałem taki nawyk z automatu, tak? Przy każdej okazji psiknąć się trochę, a teraz nie. Teraz się psikam, jak wiem, że będę mieć do czynienia z ludźmi. A wtedy, kiedy nie, to się nie psikam i już. Także tego mniej, bo znowu, jak przeczytasz skład perfum, to naprawdę, tam jest Mendelejew jeden wielki. Więc mam taką zasadę, że nie psikam się na ciało, jak nie muszę. No to ja wiem, że zasada jest taka, że powinno się perfumować ciało, bo wtedy te perfumy to tam z ciepłem skóry koagulują i jest większy zapach. Jasne, ale to bzdura wszystko, bo chodzi o to, żeby być zdrowym. Więc wolę się psikać na ubranie, żeby nie mieć tego na skórze. I wtedy jedyne co, to sam wdycham tego trochę, no ale wiadomo, jak tego się nie używa za często, nie ma problemu, ale jednak lepiej mniej niż więcej. Kolejny genialny wynalazek, zbliżając do końca się, bidet. Ludzie, bidet to jest niesamowita rzecz. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale jak w Hiszpanii odkryłem kiedyś bidet, to pomyślałem, że jak będę się kiedyś przeprowadzać i remontować, to będę mieć bidet w domu. Bidet, czyli ten obok, druga muszla klozetowa, tak jakby do umycia tyłka. Po to, żeby nie wciskać, powiem to najbardziej obrazowo jak się da, bo tak, takie są fakty. Jak podcierasz się papierem toaletowym, to wciskasz resztki twoich odchodów do środka i jednocześnie papierem, który jest twardy, podrażniasz swój odbyt. I robiąc to kilka razy dziennie, albo choćby raz dziennie, generujesz stan zapalny, który niestety, ale w perspektywie 50 lat, 60, może doprowadzić do różnych fatalnych rzeczy, łącznie z rakiem odbytu, który najczęstszy jest tam, w tych kulturach, gdzie istnieje papier toaletowy. To jest ciekawe, że są kultury, całe kraje, miliardy ludzi, którzy nie rozumieją, o co chodzi z papierem toaletowym. Nie mają tego. Jedziesz do Indonezji, papier toaletowy, co to jest? Indie? Chiny? Japonia? Jasne, w miejscach turystycznych wszędzie dadzą, bo wiedzą, że Europejczycy i Amerykanie tam jeżdżą, natomiast wszędzie indziej nie. I teraz można zadbać o pupkę w sposób bardziej zdrowy, przyjemny może nie, no, ale bo używanie bidetu to nie jest przyjemność, nie będę wchodzić w szczegóły, jak się tego używa, ale po użyciu bidetu, przyznam szczerze, zawsze trzeba użyć mydła do rąk. Oj tak, zdecydowanie. Natomiast to jest świetna rzecz. Świetna rzecz. Oczywiście, no, w takich krajach jak Indonezja, to oni w kiblu, w restauracji mają miskę. Rozumiesz to? I ktoś bierze, wsadza rękę do tej miski, leje tam najpierw wodę, potem se myje tyłek i potem... No to jest ohydne. Ale w przypadku bidetu da się do tego przyzwyczaić. Naprawdę, uczucie takiej naprawdę czystości, że w końcu jest się zdrowym, czystym i tak dalej, jest dużo lepsze niż po papierze toaletowym. Dlatego jak będzie kolejna pandemia i ludzie się będą panikowali, że papieru nie ma, to ja się nie będę bał. Mnie to nie straszne. Dobra, strasznie się zrobiło. To wracamy do zabawy. Woda bąbelkowa latem. Ogólnie piję wodę, dużo wody niegazowanej, cały czas filtrowanej, ale latem wyciągam swój tajny filtr do gazowania wody, czyli no to 200 taki filtr kosztuje, znaczy filtr, bulbulator ja to nazywam, a to się profesjonalnie nazywa nie... syfon?
No dobra, nazywa się to syfon, ja to nazywam bulbulator. No i wsadzasz tam taką butelkę z wodą filtrowaną, no i naciskasz tam dwa razy i masz nagle wodę gazowaną. Ogólnie woda gazowana jest mniej zdrowa niż niegazowana, ale latem wiem, że to jest trik, który pomoże mi trzymać się zdrowych nawyków, ponieważ latem w Hiszpanii pojawia się Fanta Limon, której nie ma w Polsce, albo już nie mam ryzyka z kolą albo Pepsi, nawet na wczasach, ponieważ to ma kofeinę, więc ja jestem wolny od kofeiny, także nie piję Pepsi ani coli. No ale Sprite, lemoniada, mojito, no to wszystko nie ma kofeiny, a smaczne jest na wyjeździe. Tak zimny napój, ciepła plaża i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby nie przesadzać z tymi napojami, bo znowu, można sobie czasem pofolgować na wczasach w Chorwacji, ale żeby nie przesadzać, no to znalazłem trik, który polega na gazowanej wodzie. Czyli jadę gdzieś i mam przy sobie butelkę gazowanej wody, którą sam sobie zrobiłem swoją drogą i nagle tapka myśl, a może se Sprite'a strzelę? I w sumie sobie myślę, no nie, przecież w Sprite'cie czy w napojach gazowanych przyjemne jest to właśnie te ból takie, który ci się robi, ból. No i ja sobie to mogę wodą zrobić. Więc ogólnie, mimo że, tak jak mówię, nie jest to tak zdrowa woda jak niegazowana, to jednak latem, bo zimą mnie wcale nie korci, ale latem mnie korcą te napoje gazowane czasem, a one mają cukier albo aspartam, więc jeden grzyb to i to do bani, także nie chcę. W związku z czym bulbulator, woda i tak dalej, no albo oczywiście ktoś chce, woli, to może sobie w sklepie kupić wodę gazowaną na gotowo. W każdym razie niezły nawyk. I ostatni, codziennie robię 500 skoków, podskoków na skakance. Co ciekawe, parę lat temu, jak poszedłem na siłownię, która później się okazała moją siłownią, bo w nią zainwestowałem, to nie umiałem skakać na skakance wcale. Rozumiesz, to trzy razy nie umiałem podskoczyć. Naprawdę. Teraz robię 500 podskoków, z czego jest jedna seria 200, a druga seria przed treningiem jako rozgrzewka, a druga seria 300 na koniec treningu jako rozgrzewka przed zimnym prysznicem, żeby trochę mniej bolało. Więc 500 podskoków dziennie, szybko, sprawnie, parę minut, gotowe, fantastyczne, sympatyczne, bardzo zdrowe i jest ok, polecam gorąco każdemu. Można to robić w domu, można to robić na dworze i tak dalej, a na pewno nie zaszkodzi ci takie cardio sympatyczne i tanie, bo kupujesz skakankę za parę dych i już, i na wczasach nawet se możesz z rana poskakać, nie ma problemu, także... I wtedy powiesz, że jesteś usprawiedliwiony. Dobra, zrobiłem swoje podskoki, to teraz mogę obalić Ożujsko i do boju ciśniesz na chorwacką plażę. Także tak to jest. 69 nawyków za nami. 3 godziny ględzenia prawie, że ja wiem, że długo, ale to jest program, który ma zmieniać życie. To nie jest program rozrywkowy stricte. Także mam nadzieję, że... Znaczy wiem, że wytrwałeś, skoro to słyszysz. Mam nadzieję natomiast, że z tych 69 wybierzesz sobie 5, 10, nie musisz przecież wszystkich i wprowadzisz w swoje życie po to, żeby coś było w nim lepsze. Pamiętaj, nawyki 2.0, w tej książce dowiesz się, jak te rzeczy teraz prowadzić. Jeżeli któraś z tych rzeczy wydaje ci się mądra, ale nie wiesz, jak to zrobić, bo parę razy już próbowałeś, to z tą książką dowiesz się, jak przestać próbować i zacząć to robić. Na Instytut Lingwistyki znajdziesz nasze kursy językowe, które również dobrze działają dla twojego, może nie zdrowia, ale na pewno, chociaż zdrowia też, bo dwa języki obce oznaczają 50% szans mniej na Alzheimera i demencję, więc też jest ok. Pamiętaj, Dziennik Mistrzowski i Przedsiębiorcze Dzieci. Dwie nowe pozycje w wydawnictwie Ekspertia. No i pamiętaj, jak chcesz mieć firmę i płacić 9% dochodówki i nie płacić ZUS-u wcale, to musi być spółka z o, więc na sekretyspółek.pl dowiesz się, jak to zrobić, a jeżeli już chcesz założyć spółkę z o, to pod tym nagraniem masz linka, gdzie zostawiasz swoje namiary i ludzie, których znamy, którzy zawodowo się zajmują zakładaniem i księgowością takich spółek, pomogą ci to zrobić. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i owocnych nawyków sukcesu. Do następnego, cześć!